Halo czat, czy nie jestem ponownie grzmocony prosto w dupsko przez technologię? Chyba nie. Ale muzyka za to jaka głośna. Dzień dobry czat, czy mnie słychać? Dajcie znać, chociaż po tych heja powiedziałbym, że tak. Dzień dobry wieczór. Przywitam was bez twarzy, ale jednym wielkim... O, buchem. Moi drodzy, rozpoczynamy chyba streama, co? Transmisja musi się rozpocząć. Koła muszą zacząć się kręcić, kwadraty muszą zacząć się obracać, a Seagrey 26 miesięcy już wspiera, tak więc zmieniam stronę w Stream Decku i raz, dwa, hej, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Broda taka trochę nieogarnięta. Siemano, witam was serdecznie. No i rozpoczynamy dzisiejszą wieczorną porcję rozrywki. Co tam u was słychać, czat? Czy wszystko w miarę działa? Czy moje tutaj rankingi są puste, bo tak dużo czasu minęło do ostatniego streama? Bardzo możliwe, trochę czasu minęło. Na twoich filmach głośność gry, jak coś powie, jak się ściszy, nie wraca. Zauważyłem Alo Hamati i od paru dni uważnie przeglądam każdy film, żeby wyłapać wszelkie takie momenty. Niestety jest to glitch premiera, ale odkąd mi o tym napisaliście, zacząłem zwracać na to uwagę. I po prostu na to patrzę i przeglądam cały film za nim i potem jakby likwiduję te problemy. Niestety najczęściej jest to wtedy, kiedy jest cutscenka, nic nie mówię, nagle powiem takie i wtedy nagle przyciszę i nie wraca do góry. O, jest najlepszy Jupiter, no garbę, najlepszy Jupiter, najlepsza widownia, najlepsze kurwa wszystko. Dzień dobry, witam serdecznie i pana M. Krosa wspornika pospolitego, dziękuję bardzo. Jestem gejem i walę pod Tivura Trans. Słuchaj, cokolwiek tobie pasuje, rób to. Jeżeli przynosi ci to szczęście, nie mam nic przeciwko. Proszę tylko, żeby nikogo nie wystawiać na oglądanie takich scen. Rób to we własnym zakresie. Nomadzik na wąsa tego wskoczył. Ekło od miesiąca, jak tam zdrówko. Całkiem nieźle, moi drodzy. Dzisiaj jest mega gruby dzień dla mnie, ponieważ... takiego jebańca dzisiaj, moi drodzy, już musiałem drugiego ładować, tak więc jest tutaj dużo aktywności, moi drodzy, ale nie o tym na dzisiejszym streamie. DJ Mike, jebacz księżycowy, kurwa! Pojechał potężnie, czy ja mam dobry profil w tej chwili włączony? Profil stream, chyba jest git. Dziękuję ci ślicznie za mega wsparcie i wszystkich sporników, witam tutaj ślicznie i pięknie. Chilluję po pracy, jutro pobudka przed piątą, niestety. Aaa, bolesne. Ja ostatnio jak musiałem wstać rano, to się wszystko spierdoliło i oczywiście musiałem spać z powrotem, jak wróciłem do domu, ale przynajmniej drzewo mi przycięli, wielkiego kurwa jesiona, albo nawet dwa. Kurt Cobain, 26 miesięcy, jaki plan na dziś, misiu kolorowy, zaraz się na ten temat rozgadam. Dziękuję bardzo i Gutek, 25 miesięcy, bardzo mi miło cię tutaj widzieć, wszystko się w miarę pojawia. Najlepszy Jupiter nie interesuje się kluczem płaskim 14. Aha, czyli w taki sposób będziemy się na ten temat porozumiewać w tej chwili, co? Mieliśmy bazarek wyborczy, gdzie kurwa były pistacje i jakieś inne warzywa i owoce i orzechy. Ale cóż, widzę, że nawet na YouTubie teraz musimy hasy używać. Tak, zdecydowanie nie interesują mnie klucze płaskie 14. Myślę, że raczej większe klucze są mi potrzebne do codziennego funkcjonowania, więc no. Jebać studia, jadę 50 km na 2 godziny, a dziś miałem 4 godziny okienka. Tak, no, dojazdy na studia potrafią być, myślę, bolesne. Ja najgorszy miałem wykład, kiedy jedynymi moimi zajęciami był wykład o 7:30 rano w środę i nic poza tym. Nie był obowiązkowy, ale wiecie, jaki był kurwa później trik? Wiecie, jak ruchają was w tyłek studia? Kiedy wszyscy przyszli na egzamin, wszyscy zasiedli, każdy zestresowany, to były sieci akurat, nikt nie lubi sieci, chyba że się chodziło do technikum, bo tam to głównie sieci. I co? I gościu mówi, no, to wszyscy ci, którzy chodzili na egzamin, na wykłady, dostają automatycznie 5-0 z egzaminu, a reszta proszę przygotować wasze karty. Hadung. I ja pierdolę! Zdałem ten egzamin i ostatecznie nie żałowałem, ponieważ tyle ile życia musiałbym poświęcić, żeby wstawać na jeden wykład o godzinie 7:30 rano w środę i nic innego później. No to wolałem się już nauczyć przez parę dni do tego egzaminu. Kurwa, ile wsporników! Daka The Official, 4 miesiące, dziękuję ci ślicznie. I Sylwia Mielewczyk, 44! Ile miesięcy? Pozdrawiam z chłopem z nowego mieszkanka, dziękuję ślicznie. Sylwia, za tyle miesięcy! I jeszcze Jacob, jebacz księżycowy! Kurwa, czy wy to słyszycie? Słyszycie, zajebiście! Lukas też! 2 lata pełne, dziękuję ślicznie. Głos zacina? Jak to głos zacina? Gdzie głos zacina? Czad! Wywaliło kamerkę, rwie dźwięk. Czekajcie, co się dzieje? Co się dzisiaj z tym streamowaniem odpierdala? No chyba normalnie, nie wiem, czy mnie oszukujecie, czy nie, nie, no chyba jest git, wydaje mi się, że jest git. Nie dropimy klatek, wszystko powinno być chyba git.
Ewentualnie, jeżeli byliście, kiedy wcześniej ten stream umarł, odświeżcie sobie stronę, bo w takich przypadkach odtwarzacz YouTube'a lubi, jak się odświeży, żeby, wiecie, odnowić tam wszelkie ciasteczka, kurwa, nie ciasteczka. Tutto niente, wspornik pospolity. Co to znaczy tutto niente? Aż jestem normalnie pokuszony, żeby to sprawdzić. Translatem. Spóźnione, ale ja witam cię, Alter, witam wszystkich. Było lekkie desynchro, lekko nie będzie, lekko nie będzie, to prawda. Donatory w ogóle jakieś lecą i Tsubasa wspornikiem pospolitym. Git jest w chuja lecą, dobrze, Wilczy, dziękuję ślicznie. Ale nie, jakby nie wykluczam, że komuś mogło się coś tam grzmocić. Czekajcie, bo po kolei, bo zgubię. Tutto oniente. Tutto oniente. Tylko proszę mi tutaj, nie wiem, wykryć język, bo jest Italian. All or nothing, wszystko albo nic, potężny pseudonim. Dziękuję bardzo, tutto w takim razie. I lecąc dalej, co trochę przycina. No widzicie, Paulix nawet tutaj, nie wiem, jakiś odwrotny gaslighting uprawia. Tsubasa, dziękuję bardzo. Jesteś pojebam! Oczywiście, że pojebani ludzie już przyszli, kolejni. 200 zł. Warto ze streama, kurwa, to należy wesprzeć. Matrix ma ty chory pojebie! Darkson, dziękuję! Italia, siemano Tivur! Czy oglądam Gen V? Ja nawet nie widziałem ostatniego sezonu The Boysów całego. Ja pierdolę! Nie mamy jak się nawet wam tutaj odnosić do tego wszystkiego, bo wszystko tak zasuwa. Kurwa. Pięknie. Nieraz lekko przycina kamerkę, kurwa, ale dlaczego? Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Halo, kamerko! Dlaczego ona miałaby się przycinać? Moją butlę tutaj widać, wszystko powinno chyba dobrze działać. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego miałoby się w ogóle przycinać. Pięknie, sceny, kurwa. Stream, profil, stream, pięknie. Wszystko powinno działać. Eldor.pl. Dziękuję bardzo, Eldor, za wsparcie. Te wszystkie donaty zaraz, moi drodzy. Oczywiście, standardowo mamy poważny, kurwa, chaos na dobry początek. Laura Lewandowska, 12 miesięcy. Dziękuję bardzo. No hejo, hejo. Proszę bardzo, serduszko dla ciebie. Co mam tu? Gari! Okej. Przeniosły mi się moje dynksy z innego profilu. Nic nie ścina, nic nie przycina. Dobrze, proszę mnie tutaj nie stresować, bo ja naprawdę nie potrzebuję dodatkowych rzeczy, którymi muszę się tutaj zajmować. Kurwa, ale przyjebałem dzisiaj telekiny ADHD i widać, że w tej chwili działają i to działają potężnie, ponieważ słowa z moich ust wychodzą szybciej niż wychodzą, kurwa, ludzie z komisji wyborczych, bo wychodzili bardzo wolno, ponieważ były takie kolejki, że do trzeciej w nocy głosowali. Ha! Jestem gotowa na asasynację i porażki w kradziejstwie. Zobaczymy, co będzie. Co z odcinkiem z fabuły, moi drodzy. Zanim się odniosę do tych pojebanych donatów, które tak już zapełniły całą tą cholerną listę, dziękuję wam ślicznie. Zaraz! Moi drodzy, nie było dzisiaj dwóch filmów, ponieważ jest ten stream. I od razu chcę zaznaczyć jedną rzecz. Streamek ten jest sponsorowany. Jest to część całej akcji z Ubisoftem w ramach Assassin's Creed Mirage, ale jak to zwykle bywa u mnie ze sponsorowanymi rzeczami, nigdy nie wciskam wam kitu, nigdy nie polecam wam, żebyście kupowali jakiś, nie wiem, skamerski węgiel z AliExpress, żeby wam zęby wybieliło, a potem zniszczyło szkliwo, ale jeżeli podoba się wam Assassin's Creed, jeżeli go nie oglądacie, a dzisiaj może wam się spodoba, macie cały czas dostępny w opisie linka, żeby się zainteresować i załatwić sobie samemu gierkę, jeżeli podobają się wam przygody Basima. Ale poza tym lecimy standardowo i streamowo, moi drodzy. Chappy podarował wspieranie dla Paulix. Proszę, proszę, jak ci się Paulix trafił. Dziękuję bardzo i Gordings, wspornik pospolity. Dziękuję wam ślicznie. Rap God Challenge dziś. Mordo, ja mam Rap God Challenge praktycznie codziennie. Chociaż przy dzisiejszych bardzo intensywnych nagrywkach to nawet nie miałem czasu tyle się rozgadać, ponieważ tyle rzeczy się działo w samej grze, w którą grałem. I tak, był to Spider-Man. Tak, mam do niego dostęp. I tak odcinki będą przed premierą. Nawet sprawdziłem przed chwilą, żeby wam powiedzieć. 19 zapraszam na kanał. Zaczniemy, myślę, 3 odcinkami ze Spider-Mana. A dodatkowo śledźcie jutro potężnie Instagrama, ponieważ jeżeli jesteście z Warszawy i okolic, będziemy mieli okazję się spotkać. I to w niebyle otoczeniu, bo w bardzo ciekawej przestrzeni nowo otwartej w Warszawie. Tak więc śledźcie Instagrama, będzie to w postaci story, nie omówcie. Pięknie. Kurwa, oczywiście, że jeszcze Astral. Zaraz się wami zajmę. Szkoda, że nie masz zniczki na AC. Niestety nie, ale hej, możesz zawsze zainteresować się, zachować, poczekać na jakieś promocje, zbliżają się święta, może coś tam się wymaluje. Ale miałem zdziwko, że jest stream. A cholera, mówiłem wczoraj, że będzie stream. A, nie robi imprezy po spotkaniu. Tak, no jeżeli chodzi o wszelkie eventy w Warszawie, imprezy przed i po spotkaniami, to najgorzej wspominam to, jak się z Ziemniakiem i kimś jeszcze najebaliśmy, jak dzikie świnie przed meczem charytatywnym z dziećmi z domów dziecka. I każdy z nas miał kaca kompletnie innej kategorii, ale wszyscy musieliśmy biegać po boisku, więc było ciężko. Jak? O Boże, tak, ten pseudonim. Dezoksyrybonukleina. Rybonukleina, to kojarzę. Dziękuję bardzo, 2 latka. Może jakaś kawka, Bartuś? No nie wiem, ale to taka kawka chyba tylko w jakimś symulatorze kawki. Albo w jakimś, nie wiem, tabletop simulator, tylko że kawa. Dziękuję, sarżant Damian, też 60, kurwa! Ile miesięcy? W końcu wolne na live, jeszcze kebab jedzie. Och, kebabi, ja sobie to ściki ojebałem. Dziękuję, sarżant! 64 miesiące, to jest tak w chuj czasu. I Bartłomiej 26, dobry wieczór, Polsko. Dziękuję ślicznie za wasze wsparcie. I tak, donatorów przybywa. Zaraz się wami zajmę. Tak więc no,
Mamy to ustalone. Dzisiaj będziemy sobie grali w Assassinka, zrobimy poboczne rzeczy, zlecenia, upgrade naszych narzędzi, może jakieś nowe skrzynki z zasobami, odpalę sobie jakąś mapkę, żeby wiedzieć, co się gdzie kryje, może jakieś nowe stroje, czy barwniki, czy jakieś inne cuda. I, ale przy okazji wykorzystamy sobie tę sytuację do tego, żeby sobie po prostu pogadać. A pytacie się o Cyberpunka, pytacie się o to, pytacie się o tamto, to pozwólcie, że wam zaprezentuję. Zaprezentuję, jak to wygląda z mojej strony w tej chwili. Czy tutaj wszystko jest git? Wszystko jest git. Uwaga! Pulpit plus kamerka. To jest mój folder z nagraniami. Tutaj są dzisiejsze Spider-Many, ale o tym nie gadamy. Tutaj są za to nagrane przeze mnie wczoraj odcinki Widma. Tak więc jest tego tutaj trochę. To jest 3 godziny nagrań, które stworzyłem wczoraj. Ale będą one w pewien sposób podzielone w najbliższych dniach. No bo nie mogę tego wypuszczać od razu, plus Spider-Man wychodzi, tak więc będziemy sobie to dzielili. Dzisiaj nie było odcinka, ale jutro Widmo wraca, pojutrze Widmo będzie, będzie mała przerwa na Spider-Mana, a potem będzie mała szachownica, ale spokojnie, Widmo będzie tak kurwa ekscytujące, że będzie na co czekać. Nie ósmym przypadkiem, oj zdarzyło mi się kiedyś, ale kurwa płakałem. Lukas... Tobi Wspornik Pospolity, dziękuję ci ślicznie. Łyknę sobie z tej okazji, kurwa, z mojej wielkiej butli. Mam ostatnio potężne postanowienie pić tylko wodę i to, uwaga, nie jest żaden G-Fuel, tylko elektrolitki, moi drodzy, elektrolitki. Kiedy premiera Alana? Jakoś, nie wiem, za tydzień? Coś takiego, 20... tam, coś tam? Nie wiem. Dwóch zakończeń jeszcze tam nie zrobiłem. Co tam siorbie? To jest normalnie gaminate, moi drodzy, elektrolitki gaminate, ale zgubiłem, kurwa, słomkę. Wow. Tak więc no... Powiedziałem chyba co z Cyberpunkiem, Phantom Liberty, Edgerunnersów jeszcze nie widziałem całych, bo naprawdę mam ostatnio taki rozpierdol i tak dużo rzeczy do roboty, że naprawdę nie znajduję nawet chwili na te odcinki anime. A więc, ale spróbuję, zanim oficjalnie pożegnamy się z Cyberpunkiem, to spróbuję. Czy przyjmę w końcu jagodziankę? No jesteś chyba... pojebany! Kolejny tam wjechał! Dex Kup, 200 zł. Cześć Bartuś, w końcu po paru pięknych latach spędzonych z twoimi filmami mogę się odwdzięczyć. Dziękuję za umilenie wielu, wielu wieczorów. Od teraz będę mógł cię w końcu chociaż troszeczkę wesprzeć. Dziękuję i rób to dalej, czerwone serce. Ojej, dziękuję ślicznie. Zaraz do ciebie wrócę, panie Jacobie. Już zapomniał o pytaniu. Jeżeli chodzi o jagodziankę, no to jeżeli chodzi o jagodziankę, to tak, myślę, że chętnie przyjmę. Myślę, że będzie nawet na to okazja. Czy tatuaż zaplanowany? Weronika, tatuaż jest cały czas w mojej głowie, ale w tej chwili mam tak dużo wydatków i tak dużo rzeczy do ogarnięcia w związku z remontem, że nawet w tej chwili nie chcę myśleć, no jakby budżet by się znalazł, obiecałem, więc to zrobię, ale nie ma po prostu kurwa czasu. Jeżeli chcę w tym roku jeszcze przeprowadzić się do tej chaty, to absolutnie nie mam w tej chwili mózgu na to, żeby w ogóle myśleć o tatuażu. Tak więc pewnie będzie to może okolice wiosny. A i tak nie wcisnę wszystkiego, co chcę w tym domu zrobić na ten rok. Finker, dziękuję bardzo. Kiedy premiera House Flippera 2? Myślę, że się pobawimy jakoś w grudniu na streamku. Może się zrobi kolejnego 12-godzinnego. To pierdolniemy sobie w House Flipperka. Wykorzysta moje doświadczenie remontowe, chociaż nie robię tam tak dużo. Dużo robi bardzo fajna ekipa. I Sarżant podarował wspieranie dla kogo? Dla Miśko Rozpierdalacza. Dziękuję bardzo. Cały czas zwlekam z zagraniem w Mirażu, bo jeszcze w Valhalla nie skończyłem mimo 100 godzin. No, myślę, że dałobyś radę sobie zagrać w Miraża oraz w Valhalla, jakby nie kończąc Valhalla. O. Super wyczucie ze streamkiem, cieszę się. Czy będziemy w U3? Oczywiście, że będziemy w U3. Moi drodzy, te donaty, bo nie żeby nie było, że jestem jakimś skurwysynem. Ostatnio w ogóle widzieliśmy się na 12-godzinnym streamie. Powiem tak, podczas tego czasu dwa kebaby na Stini, okej, ale masz je zjeść na raz, jeden po drugim. Podczas tych 23 dni, kiedy był ostatni stream, bo ostatni stream był kiedy? 24 września z Cyberpunka. 12-godzinny jest, tak popierdolone rzeczy się wydarzyły na polskiej scenie YouTube'a. Wczoraj jeszcze były wybory i cały czas te wybory jeszcze nie są do końca rozstrzygnięte, chociaż wychodzi na to, że w końcu po 8 latach rządów i jednej partii, która robiła co chciała, szykuje się nam potężna zmiana. I jakby nie chcę tutaj się wdawać w politykę, to ostatnie co powiem, ale wiecie co, ja to wszystko pierdolę. Jakby nie wnikam w to, nie gadamy o tym, nie wypowiadam się, tak więc powiem tak. Bawmy się, okej? Spędźmy tutaj miło czas. Nie zastanawiajmy się nad tym, co się odpierdala w kuluarach minecraftowych top let's playerów. Ja od zawsze sobie w gierki grałem i tyle. Tak więc no, moi drodzy, człowieku małej wiary, słuchaj no Stini, ja wiem, że się może chuja zmienić, ale ważne, żeby ludzie, którzy myśleli, że są niezniszczalni, poczuli nagle pręt w zwieraczach. To zawsze jest zdrowe. Zdrowe przynajmniej dla ludzi, którzy myślą, że są niezniszczalni. Jak dubiel. GabiFox20, jak nie dam radę dojechać do Wawy, poproszę autograf pocztą. Kurde, serio, to marzenie. Haha, GabiFox, myślę, że na pewno będzie jeszcze kiedyś okazja. Czat, uwaga. Donatory, żeby nie było tutaj niczego. Nemo najpierw na rozpoczęcie godzinnego czytania donatów, rozkład jazdy, arabska noc. Widziałem te komentarze o arabskiej nocy, więc mamy taki arabski wieczór trochę dzisiaj chyba. A dwa kebaby z rzędu, a no to prawda, no to...
Cóż, chyba musisz mi pokazać, żebym się przekonał. Czy śledzę Worlds w LoLu? Nie, nie mam na to czasu. Niestety. Trailery Spidermana 2 mam obejrzeć, a po co, skoro gram w samą gierkę? Ale odisz! A ja dosłownie 5 minut przed live'em oglądałem twój wywiad u Roya. Mój wywiad u Roya? Ja mam jakiś wywiad u Roya? Hajsy jak zwykle na smaczki dla kitku. Pozdrawiam, lecimy z tematem. Dziękuję, odisz. Diablo, będziesz może grał w Payday 3 z ponętnym Przemysławem? Nigdy nie byłem za bardzo fanem Paydaya i nigdy mi dobrze w tym nie szło, plus bardzo duże kontrowersje były na temat tej gry, więc na razie jakoś nie ma jej w moim wielkim kalendarzu gamingowym. Ale dziękuję bardzo. Jan Pat 2. Kokainon, siemano, co dzisiaj grane. Assassin's Creed Mirage, to już mówiłem. 2013 rok, kurwa, to akurat bardzo stare. The Igor, siemka, życzy mi jego streamka, dzięki za polecenie Brooklyn Nine przez zajebisty serial. Jaką postać cenisz stamtąd najbardziej? Drugie pytanko, kiedy pierwszy mówił o pająkach na kanale? Film o pająkach. Aha, 19. O takich pająkach. Myślałem, co ja mam się kurwa pająkami teraz zająć. Uczy 20 miesięcy wsparcia. Dziękuję ci ślicznie. Witam w gronie zielonych po raz 20. Inaczej wyglądasz, jak grałeś w GTA 4. Wow, kurwa! Człowiek inaczej wygląda niż lata temu. Niesamowite. Ogarnąłem dzisiaj brodę tak dobrze, jak umiem, ale niestety dopiero jutro idę do barbera. Rzeczywiście jest taki wywiad. Cholera, no to stare czasy. Ja za to muszę tutaj oficjalnie mocno pochwalić. Widziałem, że Royo odpalił nowy podcast, na którym wypowiedział się na temat swojego problemu z alkoholem. Przyznam się, nie miałem jeszcze okazji całego przesłuchać, ale wierzę, że był to bardzo dobry krok i duży props ode mnie, ponieważ to są tematy, na temat których... Temat, na który trzeba rozmawiać i trzeba uświadamiać ludzi, że te problemy cały czas istnieją, nieważne w jakich gronach. Ja się tutaj, nie wiem, do niczego nie przyznaję. Raczej alkohol okazyjnie mam okazję kosztować. Postać z Brooklina? Kurde, no lubię Jake'a, lubię Charlesa. Wiecie co, nie potrafię wybrać. Ja uwielbiam wszystkie postaci z tego serialu. Ja dosłownie jestem w stanie jakby o każdej z tych postaci powiedzieć coś spoko, ale chyba najmniej lubię Jeanę, tyle powiem. Matrix ma, kurwa, 200, chory pojebie, Matrix ma. Bardzo mi miło, że tak bardzo mocno mnie wspierasz. Dziękuję ci ślicznie, doceniam. I no i to chyba tyle mogę powiedzieć. No i wylądowałeś w samej topce, dziękuję ślicznie. Co z dziarką? Chaknes, będziesz musiał cofnąć streama, żeby sobie przesłać, bo nie będę jeszcze raz o tym wszystkim mówił. ASPQD! Najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć w poniedziałek? A ja na przykład powiedziałbym, że najlepszą rzeczą mogłoby być... o właśnie. Tak jak pisze Jeremi, jakby wypuścili datę premiery GTA 6 i byłby to poniedziałek. Kokainą. Byłby to całkiem niezły trik. Dziękuję bardzo za twoje super kurwa wsparcie. I potem jeszcze DJ Mike, kolejnym takim samym. I Pablito Escobarito w Sporni Pospolite. Dziękuję ślicznie. Ale... Pięknie, kurwa. O, kurwa, kolejny tam wjechał. Nawet nie widzę tego, tej ksywy. O, jebacze, wyzwanie. Halo? W tym roku 1K w Sporników. Stary, już dwa razy wbiliśmy 1K w Sporników. Tutaj wsparcie jest tak absolutnie... fundamentalnie gargantuiczne, że nawet... Jesteś pojebany! Kolejny DJ Mike! DJ wieczu. Mike. 200 zł 59 groszy. ACHIMKUREŁ ADEJ TE GIERKI, BO MIE HALYNA POGANIA. Zaraz, kurwa, wrócę do tego i to przeczytam, co tam tak właściwie się znajdowało. Dziękuję bardzo. DJ Mike, dziękuję. Bardzo piękny cel do wbicia. Tak więc pozdrawiam, polecam i zapraszam. Fany moment z tobą ostatnio wrzuciłem Chucknes. Widziałem, że wrzuciłeś, ale nie miałem jeszcze niestety okazji obejrzeć, ale się za to zabiorę. I potem jeszcze Chris David. Oglądam od Beyond Two Souls. O właśnie, widziałem ostatnio posta na jebaczach. Z 10 lat minęło od ostatniego Beyond Two, znaczy od ostatniego, od w ogóle Beyond Two Souls. Ja pierdolę, tyle czasu minęło. Nawet nie wiem, kiedy to zleciało. Pamiętam tylko, że mi się oficjalny pad spierdolił, kupiłem jakiegoś zamiennego, który nie miał tych takich, wiecie, funkcji żyroskopowych i nie mogłem, kurwa, grać tym duszkiem jebanym, musiałem na telefonie. A, słabe czasy. Dziękuję bardzo, Chris. I Maciej, powiesz ci, Wolci, jak ten AC, bo szczerze, tak jak widzę, to jest gra na 20 godzin, czyli tyle, ile dodatek do CP. Powiem tak, no, Mirage nigdy nie był reklamowany jako wielka, nowa odsłona serii. Prawdopodobnie w przyszłym roku, chyba, mam nadzieję, będzie wychodził kolejny Assassin z wielkim, otwartym światem. Mam nadzieję, że będzie to start jakiejś nowej trylogii i będzie to ten Assassin's Creed japoński, jeżeli czegoś nie popierdoliłem tutaj. To będzie wielka, nowa odsłona na masakryczną ilość godzin, a przygoda Basima to jest przygoda taka mniejsza, bardziej skromna, tak więc akurat mnie to nie dziwi, że jest drobniejsza. Dziękuję. I Jakolinda, miłego oglądania wszystkim, Hadong. Dziękuję bardzo, Jakolinda, za twoje wsparcie. Chucknesik, mój pierwszy donate dzisiaj, pewnie nie ostatni, nieco większy, bo wypłata dzisiaj przyszła. Przychodzę z zapytaniem, jak oczekiwania przed pajączkiem.
Nic nie mówię o pajączku. Nic nie mówię o pajączku. Mogę potwierdzić, kiedy będą moje filmy na kanale, ale w ogóle się nie wypowiadam. Chociaż recenzje się już chyba pojawiły, więc mógłbym się wypowiedzieć, ale nie mam zamiaru, bo jeszcze nie grałem aż tak dużo. Dziękuję, Czaktes. I Astral, kurwa, oczywiście. Jako, że mój wspornik się nie wyświetlił, to przywitam się. Siema, siema, kurwa, witam. Dziękuję ci, Astralu. Dziękuję ci, Morfeuszu, za 48 miesięcy. Bardzo mi miło was tutaj widzieć. I Astrala tak wysoko tutaj w tej całej liście. Witam cię również. 101 jebany, żeby przeskoczył jakiś próg konkretny. Dziękuję bardzo. Bardzo doceniam. Myślałeś coś dalej o starszych odsłonach Infamous? No niestety starsze odsłony Infamous są do ogrania tylko chyba na starszych konsolach. Jakby nie ogram jedynki i dwójki bez dostępu do PS3 chyba, którą musiałbym specjalnie kupić w tym celu. Ale kto wie, może kiedyś. Misek, dowiesz się z mojego Instagrama prawdopodobnie. O, jasne, chuj. To lasera. Gabi Fox, nowy ranking? Poczekaj do wypłaty, jeszcze się uda, będę pierwsza. Gabi, słuchaj, ja do niczego cię nie zachęcam, do niczego nie zmuszam, ale dziękuję za wsparcie i miłego pięcia się. Szyszunia, miłego wieczorku, pozdro z Wawy. Szyszunia, ogląda Instagrama, jeżeli chciałbyś się spiknąć. Będzie fajna okazja, dziękuję ślicznie. I Laura, tak na remoncik. Laura, dziękuję ci ślicznie. Mam tutaj taki piękny cel wpisany na elewację, ale tak naprawdę to elewacją to jest tylko jeden z paru kosztów, które będą mniej więcej podobne pieniędzy wymagały. Tak więc, no, powiem tak, dziękuję. Każdy grosz pomaga. W tej chwili stoi przede mną perspektywa jakichś chyba 50 tysięcy złotych wydanych na remont dużej części parteru. Do tego jeszcze duże koszty ekipy, wzmocnienia ściany stalowymi podwiązami, elewacja to kompletnie inna rzecz. Ostatnio takie lightowe 1500 zł wydałem na przycięcie drzewa. To są małe kwoty w porównaniu do pozostałych, więc powiem tak, remonty są pojebane i pieniądze spływają szybciej niż, nie wiem, klasyczni polscy youtuberzy. Czarne Karo, dziękuję i Arno, dziękuję wam za pospolitość. A! Bardzo mi miło was to widzieć. W zielonych, ale dobra, kontynuujemy, żeby mi się tutaj ten rap god nie skończył, bo musimy grać. Styk. Jaki macie piec? Macie pompę ciepła czy jaki? Mamy gazowy piec. Mamy gazowy piec, całkiem świeży, dość nowy, niedawno wymieniany i na razie się będziemy tego trzymali, bo zobaczymy, czy fotowoltaika tam w ogóle da rada. Jeżeli tak, to być może kiedyś pompa Styk. Ciepła, ale są różne argumenty za i przeciw, tak więc to się dopiero okaże. Okej, dalej. Jakob, chyba Jakob. Cześć Bartuś, w końcu paru pięknych latach spędzonych z filmami, mogę się odwdzięczyć. Dziękuję za umilenie. Dziękuję bardzo, Jakob, byłeś już tam odczytywany. Doceniam ślicznie, serduszko, nawet ci buziaka chyba puszczałem. Dziękuję ślicznie. Elewacja może poczekać, no właśnie, i będzie musiała poczekać. Czapi! Myślisz kiedyś nad reaktywacją sklepu z gadżetami? Pięknie, kurwa. Pięknie. Powiem tak, jeżeli kiedykolwiek miałbym prowadzić jakikolwiek sklep, a mam wrażenie, takie troszeczkę nie jest to dopasowane do mnie, ponieważ nigdy nie kreowałem się na jakiegoś wielkiego, wiecie, tutaj merchmastera, który się firmuje swoją, wiecie, normalnie kupujcie moje piórniki, kurwa, zeszyty, nie wiem, opały, gumki do włosów i takie inne pierdoły. Ale kto wie, może kiedyś, ale musiałbym to w 100% ogarniać osobiście, a teraz naprawdę nie mam do tego za bardzo ani głowy, ani środków. Ale kto wie. Nie wiem, czy te czasy trochę nie minęły, nie wiem, czy nie jest za późno dla mnie, żeby jakikolwiek merch sprzedawać. Plus musiałby to być nie merch o moja morda na twojej klacie, tylko to musiałoby być sygnowane moim imieniem i sprzedawane przeze mnie i reklamowane przeze mnie, ale takie, żeby każdy chciał to kupić. A nie tak jak kiedyś były wzory właśnie z drabiną czy jakimiś śmieszkami z moją twarzą. Jakby robić ciuchy, to takie fajne ciuchy, żeby każdy chciał je kupić, a nie tylko ktoś, bo o, chce mieć coś tam po Tivolcie. Hati, dziękuję bardzo za wąsatego. Gumki, to żeby nie było widzów płodzonych na streamie? Może, no to drugi rodzaj gumek, który mógłbym produkować. Czapi, dziękuję. Adrian Tivolta w pracy, kurwa, oczywiście, że tak. Pozdrawiam wszystkich. Kto tutaj jest w pracy? Kto jest takim lambadziarzem, że ogląda w pracy? Ha? Ha? Dajcie znać. Wielki szacuneczek dla was. Dziękuję, Jakub, też za wspornika. Bardzo mi miło, że cię tutaj widzę w zielonych. I tak, tych 6 miesięcy zadowolony z frekwencji. Ja jestem zadowolony. Ja na wyborach byłem i przyczyniłem się do tej frekwencji. Frekwencja jest popierdolona, a to, że ludzie do godziny 3 w nocy stali, żeby zagłosować, naprawdę grzeje moje serduszko jako człowiek, pięknie, który... Pięknie, kurwa. Pięknie. Dopiero zaczyna się interesować tak na poważnie polityką i naprawdę cieszy mnie to, że tyle ludzi ruszyło, żeby coś w tym kraju być może kiedyś zmienić. Niekoniecznie teraz, ale może jakoś później. Siedzę z pizzą w robocie i oglądam. No i to jest to. Laura ma urlop do 19. Ktoś tu ogląda od 11 lat, może sprzedawać lornetki i latarkę w jednym. Chyba za dużo pieniędzy musiałbym na przebadanie tego wydać, tak więc to może być ciężkie, biorąc pod uwagę, ile Linus Tech Tips wydało na to, żeby zdesignować swój śrubokręt. Wyczekiwana gra tego roku? No Spider-Man i Alan Wake. I Avatar też, w sumie ciekawy jestem, jaki będzie. Pięknie, kurwa. Na wszystko czekam. Pięknie. Kurwa, ile tych donate'ów, żeście się aktywowali? 150 zł.
a dołożę jeszcze cegiełkę. Elewacją musi być. Pozdrawiam i życzę wszystkim udanego wieczoru. Twarz puszczająca oko. Ja pierdolę, wyników jeszcze nie ma oficjalnych, a Polska nagle jakaś bogatsza się stała. Co się dzieje? Dziękuję bardzo, zaraz do ciebie przejdziemy. Inżynierów tu mam. No tak, to prawda, to też prawda. Nie wiem, Katori, może jakąś po prostu rurę sprzedam se. Rurowolta, jedną rurę, jedna sztuka rury ekskluzywna. Osobiście ją wyklepię. Hejterze, dziękuję bardzo. Prawy dolny róg kamerki, to nie jest artefakt, to jest moja butla i czasem się tam po prostu pojawia. Dziękuję bardzo. Miśko, w końcu jakiś strumyk jest? Jest, dziękuję bardzo. I Dorian, czy oglądałem Cyberpunka? Już się wypowiadałem na ten temat. Proszę cofnij, jeżeli będziesz chciał jeszcze raz tego posłuchać, bo naprawdę nie mamy czasu. Dziękuję ślicznie. Oglądamy w Reykjaviku. Powodzenia, pozdrowienia, Reykjavik. Nigdy nie byłem w tamtych okolicach, ale fajnie by się było kiedyś wybrać. Dziękuję, Dorian. Odish, Royoland Show, wywiad z Tivoltem. Młody byłeś dawno temu, pewnie nie pamiętam. Kokainą. To było chyba jakieś 10 lat temu, albo jakby nawet więcej. Tak więc jest obszerze, nie pamiętam. Weronika, jego streamka. Dziękuję, Weronika. SP! 8 dych Matrix ma, zabieram trzecie miejsce. Nie bani się ścigają w tych wszystkich grankingach. Chuj, to lasera. Kolejny jasny chuj, goddammit! Czy zagram kiedyś Wiedźmina 2, ale ja już kiedyś grałem. Chociaż nie wiem, czy go nie usunęli. Czat, czy mi wyjebując drugi kanał usunęli też Wiedźmina drugiego? Nawet nie jestem pewien. Pozdrawiam, Misek, pozdrawiam. Kontynuując, dziękuję Weronika, ASP, tobie też dziękuję. Markoksiak, ty serio masz ADHD, czy to tylko taki żart? No, zostałem zdiagnozowany pozytywnie w stronę zaburzenia ADHD i zażywam leki, tak więc wydaje mi się, że tak? Chyba tak. Połowę serii wyjebało. Cholera! To może kiedyś się powtórzy. Mefi, kurwa, kiedy będziesz w Warszawie? Mefi, dziękuję za potężnego donata. O Jezus Maria, ledwo jadłem, przepraszam, odbiłem się trochę. Śledź jutro Instagrama, wszystkiego się dowiesz. Dziękuję bardzo. Czy ostatni sezon TWD ograsz? Nie, mam trochę dość tych telltale'owych gier. Chappi wskakuje na siódme miejsce. Dziękuję bardzo, Chappi. I Fixel też pojebany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No siemano. I co ja mam odpowiedzieć na to? No siemano, oczywiście. Jasne, siemano. Chuj. Dziękuję to bardzo. Tivolt 2 jest 8 odcinków. Goddammit. No to może się zrobi świeże podejście kiedyś do Wiedźmina. Może jak w końcu będziemy mieli jakiekolwiek pojęcie, kiedyś będzie remaster jedynki, to w tej okolicy zrobimy sobie dwójeczkę na przykład. Dziękuję bardzo, Fixel. No, nie mam tutaj nic więcej do powiedzenia. Bardzo mi miło, cieszę się i jakby jestem szczęśliw. Jeszcze Jacob tutaj wjechał, dołożę cegiełkę. Elewacją musi być. Dziękuję ślicznie. Cegiełka jest potężna. Cel się coraz bardziej wypełnia. Bardzo mi miło. Czat, widzę wasze wiadomości, widzę wasze pytania. Zaraz się do tego odniosę, tylko skończymy z tym. Kaczkano! Pamiętasz mnie? Pojawiłem się na paru live'ach. Kiedy planujesz kolejne 12 godzin na wyjeździe? Byłem chuj, zapomniałem o ostatnim. Mam nadzieję, że przyniesiesz swoim widzom doskonale kilka godzin dobrej zabawy. Kaczkano, być może grudzień, ale jak będzie to pewne, to śledźcie Instagrama i moje filmy, będziemy dokładnie wtedy to planowali. Siódma rano na elewacją danego streamka, dziękuję ci bardzo. Siódma rano, bardzo mi miło, że mnie wspierasz. Tivolt, masz streama? Niemożliwe, nigdy nie mogę się załapać na żaden. No to kaganie. Kageniec, teraz się załapałeś, dziękuję ślicznie. Rozpiska specyfikacji, zaraz ci to wszystko wytłumaczę. Sarżant Damian na flaszkę przy remoncie, mordo, zero alkoholu na budowie. Radlerki co najwyżej, ale to nawet nie za bardzo, bo trzeba tam zapierdalać, a nie pić alkohol. Uwaga! Grzegorz jeszcze, dorzucam cegiełkę do remontu, czekam na parapetówkę. Powiem tak, jeżeli dobrze pójdzie, to parapetówka będzie jednocześnie Sylwestrem. Jeżeli będzie dobrze. Ostatnio miałem jeszcze nadzieję, że się przeprowadzimy w listopadzie, ale szef ekipy powiedział, wiesz co stary, na święta, jak planujesz przeprowadzkę, to wielkanocne. I to mnie trochę przyłamało, ale jest jak jest. Dziękuję Grzegorzu, dziękuję Sarżant, Kiedix, miłego wieczoru, tobie również też. I Chappi, pozdrawiam znajomego Filipa, pozdrawiam cię Filipie. Jesteśmy na bieżąco, czat! Udało się, jesteśmy na bieżąco. Zacząłem się oglądać przez Assassin's Creed Mirage i mega cię lubię. Jano, cieszy mnie to wielce. Uwaga, jesteśmy. Jaki mam komputer? 12900K od Intela, niekręcony, 4090K oraz 32 GB RAM DDR4, 3600 MHz. To są takie główne specyfikacje, które są chyba tutaj najważniejsze. Patrycha, 25 miesięcy. Zdążyłaś. Gratuluję, dziękuję i witam. Odysseus Nemo, 4 miesiące. Zainteresowałby się wychodząca w grudniu polską grondę Taumaturge, Dark Fantasy w przedwojnej Warszawie. Nawiedź w końcu Poznań. Jak będzie jakaś kolejna okazja, może Pyrkon, może PGA, to nawiedzę. Dziękuję ślicznie. Kurwa, Maciek, ja zapierdalam tutaj, nie ma nawet czasu. 150 zł. Ha, kurwa, ile? Tylko dużo pigmentów w farbę elewacyjną. Zajebiste kolory wychodzą. Raz malowałem na głęboki niebieski i pięknie. Raczej nie planujemy takich mocnych kolorów jak głęboki niebieski na elewację, ale to są decyzje na lato przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że się ciągle pojawiacie. Ile was tutaj jest? Jamelinium, Spornik Pospolity. Dziękuję ślicznie i Szczepano. Kokainum. Spornik Pospolity.
Gary! Dobra, dwa na raz kliknąłem, tego akurat nie chciałem robić. Czy ja wkułem na blachę, co mam mówić o kompie? Nie, po prostu jestem w stanie mówić bardzo szybko, mam to wiedzę w głowie i potrafię to po prostu powtórzyć wtedy, kiedy potrzebuję to powtórzyć. Więc dziękuję za ten komplement, ale to nie blacha, to ja. Prędkość prawie jak na tych licytacjach garażowych w Ameryce. O nie, oni tam zapierdalają. Oni mają tam w ogóle bardzo specyficzny sposób wypowiadania się, który pozwala im tak szybko mówić. Dziękuję. Ale kurwa, lecicie dalej! Jak trzeba się zdiagnozować na ADHD, tak jak ty i co dają te tabletki, powodzenia w budowie, sztos. Jak trzeba, musisz pójść do psychiatry, który się specjalizuje po prostu i on cię zdiagnozuje. Pięknie, wypełnia się kurwa. Ankiety. Odpowiada się na pytania i wtedy postawią ci diagnozę. Dużo pytań na temat dzieciństwa, bo to jest ważne, jakim się było dzieckiem, a niekoniecznie jakim się jest dorosłym. Na podstawie tego się raczej robi jakąś diagnozę ADHD. A co dają leki? Trudno mi powiedzieć, ale... Dwa dni temu zażyłem leki i miałem nagrywać odcinki Miraża i odnalazłem się w sytuacji, w której pisałem na Messengerze z kimś i tak bardzo się kurwa wkręciłem, że miałem widok na mój monitor, jakbym się czuł w szybko poruszającym się pojeździe. Reszta świata się tak rozciągnęła w tył, a moje oczy gapiły się w ten monitor. Byłem tak skupiony, że pisałem wiadomość za wiadomością, wiadomość za wiadomością. Nie mogłem po prostu przestać i aż musiałem sobie sam powtarzać, że muszę się od tego odkleić, ponieważ muszę takie pierdolenie przełożyć na moje usta, a nie na palce i zrobić to w Mirażu. Hadong, siema, siema gruby, no siema Ferry, no siema, no to tam u mnie całkiem nieźle. Panie, spowolni, bo się zapowietrzysz, jakimś cudem udaje mi się tutaj nawet zarządzać powietrzem, tak więc lecimy dalej, bo trzeba włączyć Miraża, ja już się tutaj w ogóle przygotuję, jakiegoś Ubisoft Connecta sobie odpalę. Kiedy seria skoda? Jak wyjdzie kod? Albo może trochę wcześniej, nie wiem, pewnie jak to wyglądało. To lasera. Eminem się chowa przy tobie, no myślę, że byłbym w stanie całkiem nieźle zapierdalać, jeżeli bym tego chciał, ale musiałbym jakiś mieć tekst dobrze napisany, chociaż teoretycznie wydaje mi się, że jeżeli będę tak pierdolił totalnie cały czas z pamięci, to całkiem nieźle też mi to wychodzi. Okej. Dykcją, to wrodzony talent. Marrakesz, nigdy nie pracowałem nad dykcją, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest coś, co mi się wyrobiło po prostu poprzez fakt, że nagrałem tysiące godzin filmów na mój kanał i po prostu gadanie to już jest dla mnie absolutna codzienność. Czy polecam swoje słuchawki? Są całkiem git. Są całkiem git. HD 4.9. Jezus Maria, ile was jest? No nie dajcie mi spokoju, jak ja mam grać? Nie mogę zwolnić, muszę zapierdalać. Tak, zapierdalanie jest w mojej krwi. Tak więc tak, leki po prostu pozwalają się skupić. Nie chcę tutaj budować jakiejś takiej fantazji, że będą się pojebane rzeczy działy i się całkowicie... Nie będę, kurwa, Enigma z tobą w Amonga grało 6.30, kurwa, jak ja mam ci odpisywać? Ja śpię o takich godzinach. Odmiennie od ciebie. Kokainą. Nie wyobrażacie sobie, że wasze życie się odmieni, jeżeli leki na ADHD zaczniecie brać, jeżeli macie ADHD, ale myślę, że pomoże wam się to sfokusować i zabrać się za rzeczy, za które musicie faktycznie zabrać. Dziękuję bardzo. Obważanek, 47 miesięcy. Remont wyjdzie lepiej niż mój, tego dziedziczę. Mój budomajster okazał się być gorszy niż miał oceny w necie. Na szczęście mój budomajster to jest bardzo zaufany budomajster, który współpracował już z moimi rodzicami. To lasera. Bardzo wiele lat temu, tak więc ja mu w pełni ufam i jakby jestem przekonany, że to będzie dobra robota. Zresztą, jakby w moim domu całą masę rzeczy robi też mój tata, szczególnie jeżeli chodzi o elektronikę. What are you doing, stepbro? No chodź, kurwa. O, dobrze. Jack Scoop. 650 zł. Ostatni donejcik i niestety zwijam, do pracy trzeba wstać, miłego wieczoru Bartuś, życzę powodzenia, aby domek został ukończony jak najszybciej, jeszcze raz dziękuję za mile spędzone chwile i oby takich nigdy z tobą nie brało czerwone serce. Chłop przyszedł, rozjebał system i wypierdala spać. To jest absolutny czadzizm. Wchodzi twardo, uderza mocno, albo wchodzi mocno i uderza twardo. Za moment przy tobie będę. Tak więc no, dlaczego poszedłem na diagnozę? Ale jestem pewien, że masz ADHD. Cóż, tpain.pl, bardzo możliwe, że mam ADHD. Ciężko mi czasami wytrzymać w miejscu. Zresztą moje ciągłe przerzucanie myśli z jednej rzeczy na drugą cały czas to chyba udowadnia. Ale jak widać, jestem w stanie bardzo mocno skupić się na wykonywaniu jednej czynności i całkiem nieźle mi to idzie, szczególnie jeżeli chodzi o napierdalanie bardzo szybko różnymi polskimi słowami. Po angielsku absolutnie nie byłbym tak w stanie. Zresztą polski język jest całkiem trudny, trzeba bardzo mocno pracować ustami. Tutaj chodzi język, tutaj chodzą usta, tutaj chodzą wargi, ale jakoś daję radę i to wszystko są lata przygotowań. Nawet z moim dobrym przyjacielem Maćkiem w liceum mieliśmy taką zabawę, że zaczynaliśmy do siebie po prostu bardzo szybko mówić i nie przestawaliśmy. Jeżeli byłby tutaj Maciek, może znowu go tutaj samonuję mówieniem o nim, ponieważ już się to ostatnio wydarzyło na 12-godzinnym streamie, to potwierdzi, że mieliśmy taką zabawę, że po prostu zaczynaliśmy natychmiastowo do siebie napierdalać w bardzo szybkim tempie i o byliśmy się w stanie zrozumieć, tak więc może to jest jakiś wrodzony talent, a może to po prostu trening, który zaczął się jeszcze w liceum. Sprzedane. Okej, kontynuując. Kogo my tutaj jeszcze mieliśmy?
Jacolinda, gdzie ja skończyłem? Miśko, te stream z budowy? Nie, kurwa, jak bardzo do tyłu jestem, 4 minuty temu, Piomik, 25 miesięcy, wszyscy oglądamy, dziękuję ślicznie, was tutaj jest tyle ludzi, a ja nadal nie zacząłem grać, spokojnie, zaraz zaczniemy grać, tylko muszę naprawdę się wyrobić z tym, co mam tutaj do powiedzenia. Ja mam ADHD zdiagnozowane, jak byłem w czasie podstawówki, obecnie mam 20 lat i szczerze udało mi się opanować na tyle, że branie leków nawet na mnie nie działa i nic nie zmienia. Cóż, ja nie biorę tych leków super mocno regularnie, ale od jakiegoś czasu i naprawdę czuję, że jeżeli nie wezmę leku, to jest gorzej niż kiedy wezmę leki. No właśnie, ale tu Nastini dobrze mówi. To, że ma się ADHD, nie znaczy, że nie można usiedzieć na miejscu. Są różne rodzaje ADHD i różne sposoby, na jakie się to ADHD objawia. Można siedzieć cały dzień na dupie i nie ruszyć się z miejsca, ważyć 140 kilo, bo po prostu siedzi się, nic się nie robi i się nudzi, ale w głowie jest rozpierdol. Tak więc są różne takie opcje. Żadnej enigma trasy, kurwa, w ETS-ie nie robimy o 7 rano. Możesz wpaść do mnie, kurwa, ściana będzie do zburzenia. Tylko nie będzie tam mnie, będziesz z ekipą napierdalał. Co my tu mamy? Dużo pigmentów, farbę elewacyjną, ASP, kurde, gdzie ja tutaj jesteś byłem w ogóle? Jesteś pojebany! DJ Mike. 331 zł. Dobra, ostatni, drugie miejsce niestety. Oh, come on! Po kolei. Kiedyksa czy czytałem, nie jestem pewien, ale dziękuję kiedyś, dziękuję Czapi. O tak, on pozdrawiał Filipa. Sztospel, jak trzeba się zdiagnozować co dają tabletki, to już mówiłem, dziękuję bardzo. ASP, tobie już mówiłem na temat tej całej elewacji, tak więc dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie, bo jest całkiem potężne. Naprawdę, kurwa, potężne, ale brakuje mi już tutaj trochę słów. Mogę ci wrzucić takie... Taki szybki scat jazz. Dziękuję ślicznie. A co to się? Masz drobne od biednej doktorantki, tyle lat już tu jestem, masz chociaż na kafelek do nowego domku. Dziękuję ślicznie. Kafelki też właśnie w tej chwili są wybierane. W kuchni uderzamy w imitację drewna i myślę, że będzie to bardzo fajnie wyglądało, ponieważ kuchnię robimy taką jasną z dębowym laminowanym blatem, ponieważ nie idziemy w fornirowane ani w czyste drewno, bo to jest i za drogie i za trudno się o to dba. Kontynuując, Veru, biedna studentka, też dołoży coś do romantu. Veru, proszę, studenci wszyscy, nie wydawajcie waszych ostatnich pieniędzy. Kupcie sobie tego półtorej kebaba, bo na tyle będzie stać za 25 czy 35 zł w dzisiejszych czasach. Ja sobie radę dam, ale dziękuję ślicznie, że tak czy siak to robicie. I Xylo, 28 miesięcy, siema czat, przypominam o piciu wody, właśnie woda, elektrolitki, moi drodzy, zawsze dobrze sobie jakąś małą porcję elektrolitów wrzucić. Wygląda jak mocz i to taki nie do końca zdrowy, ale smakuje całkiem nieźle. Okej. Lecąc dalej, DJ Mike, oczywiście, kolejny pojeb, walczy o swoje miejsce. Dziękuję ci, panie DJ-u, nakręciłeś tutaj niezłego seta w takim razie. Sakura, kurczeczki, pamiętam, oglądałem cię, jak nagrywałeś te wszystkie boty, Eevee boty, Boy boty i potem o tobie zapomniałem, odkryłem cię z powrotem przy Mirażu, już zostałem, haha. Widzicie, moi drodzy, jest taka opcja, że w pewnym momencie waszego życia mój kanał po prostu nie jest dla was aż taki ciekawy, jakim moglibyście chcieć, żeby był. A potem nagle wracacie i odkrywacie, kurwa, co ja robiłam te wszystkie lata, dlaczego nie oglądałam, przecież to jest takie zajebiste. Tak więc no, wygląda jak mocza, smakuje jeszcze lepiej, dokładnie. Polskie bitwy raperskie rodem z 8 mili. Wiecie, jaki jest problem z rapowaniem? Że ja mogę mówić szybko, tylko że to trzeba mówić szybko w rytm, a ja mówię szybko w rytm tego, co mi po prostu w głowie się kręci. I nie mam tutaj zbytniego rytmu wbitego w to wszystko. A jak wszyscy to się też dołożę do remontu, sam wiem, ile to kasy wciąga domino. Dziękuję ci ślicznie za 19,99 jeszcze Retard Pain. Spornik pospolity, dziękuję ślicznie. Tak napierdala, że aż mi streama zlagowało. No możliwe, że przesył danych po prostu nie wyrabia z moim napierdalaniem. Jeszcze Jacolinda, ale tutaj jest. Kierowniku na zaś, bo widzę, że masz problem z moją ksywką. Tak jak widzisz, jak czy tak czytasz. Jeszcze masz na żelbeton, ażeby ci sufit na głowę nie spadł, bo ostatnio bujało na Słowacji. Bujało ostatnio, kurwa, w Krakowie. Zresztą, jeżeli oglądacie Cyberpunka, dowiedzieliście. Dziękuję ślicznie. Jacolinda. W takim razie. Jeszcze ASP, oddawaj. Ten też, kurwa, walczy o miejsce. Ryso, siema, trzymaj na elewację. Dziękuję ci bardzo, Ryso. Ale tutaj oczywiście mamy kolejnych nowych 5 sporników. Ta liczba znowu się zaczyna wspinać do 1000. Przedtem był Mankey D. Luffy i wąsącym. Dziękuję bardzo. I Ludwa, nasz piękny gifter czatowy, dał prezent dla Wasika. Sake, song so mi. Song so mi. Ciekawe jestem, jak zareagujecie na moje wybory, które podjąłem w Cyberpunku. Dziękuję bardzo za te prezenty jeszcze dla po prostu Emilii i Eligatora. Dziękuję ślicznie. O, i Eligator już dziękuję. A ty z Krakowa? Ja z Krakowa! Trzęsło mi, kurwa, blokiem, jak było to trzęsienie na Słowacji. Ryso, dziękuję ślicznie. I tutaj jakiś, kurwa, bardzo dziwny znaczek, którego... A, dobra, to jakieś ruchanie w tyłek chyba jest. 5 zł, dziękuję bardzo. Nichuchu, DJ Mike dalej walczył i ten Jacob tutaj się pojawił. Złoty chłop jeszcze we wspornika wąsatego. Dziękuję ci ślicznie. Witam cię w zielonych. Stream, brak filmów dzisiaj. Zgadza się, tak, Veraf, zgadza się.
przy ilości roboty, którą w tej chwili mam, po prostu musiałem to tak ułożyć. Dziękuję ślicznie. I Jacob, ostatni donajcik, zwija się tak. No, przyszedł, rozjebał, idzie do roboty, ale czy on się jeszcze później nie pojawił, nie mam zielonego pojęcia. Dziękuję ci, Jacob. Jest to popierdolone wsparcie. Elewacją już dzisiaj poszło tyle procent do przodu, że nie potrafię tego moim umysłem ogarnąć. Dziękuję ślicznie. Pewnie odjebał te ptaszyny i nikt się nie spodziewa. Katori, no ja nie mogę niczego tutaj powiedzieć. Na pewno chyba będziecie musieli obejrzeć film, żeby się przekonać. Czołgus, wspornik pospolity i Vandallo, wspornik wąsaty. Kurwa, może ja się będę po prostu za ogromne pieniądze zatrudnił innych twórców, żeby odczytywać nim cały czas czat, każdą jedną wiadomość. Panie, niepołomice witają, donate ominęły, serduszko, serduszko, dupa, hej, Czapi podarował pakiety wspierania, Sake Wilan, Verat, jo nie chciał, jo nie wiedział, a spod Krakowa do mi prąd wyjebał ostatnio przez czwarty, przeczytał moje ruchanko, będzie coś grane dzisiaj, tak, będzie coś grane dzisiaj. Kokainą. Tio Vlot, czy jest może pierwsza AC na twoim kanale? Nie jestem pewien, szczerze mówiąc, czy jest pierwsza AC na moim kanale, ale kto wie, kto wie. Dziękuję. Wrócę, Bartosz, Jacob, dziękuję ci ślicznie, popierdolone wsparcie, no nie mam tutaj nic więcej tak naprawdę do powiedzenia, bardzo mi miło, doceniam i uwierz mi, że pieniądze pójdą na dobry cel, ale niestety jednocześnie znikną zapewne szybko. Dziękuję ślicznie. Zaraz będziemy na bieżąco, moi drodzy. Ja już tutaj dosłownie włączam Assassin's Creed'a w tej chwili, żeby zacząć w coś grać. I Albercika mamy w wąsatym. Dziękuję ślicznie. Czy pokażę kiedyś ten nowy dom? Tak, jak już przestanie tam, kurwa, latać wszędzie. Kokainą. Syf, brud, błoto. Jak ekipa zrobi najcięższe prace i zaczniemy wykańczać, wtedy zaczynamy vlogowanie i będziemy vlogowali. Brzmi, jakby coś wciągał. No, wciągam, kurwa, pieniądze. Kacper Buszek, Paulina M. Kocham cię, kotku. Paulina, ja też cię kocham. I co teraz? Kacprze. Dziękuję bardzo. Olka, wieś, właśnie sobie pomyślałem, że jak odpalisz live'a, to nie będzie odcinka Cyberpunka, skończyłeś w takim miejscu, że mnie z ciekawości pokręci. Wybacz, Olka, wybacz, wiem, że to był cliffhanger, wiem, że się tutaj w jakiegoś Polsata zmieniłem, ale tak po prostu wyszło. Dziękuję ci bardzo, Kacper. A po tema, to, co mam tutaj, mordeczko, oglądam cię od co najmniej 9 lat, dalej mi się nie nudzi, cieszę się, mam nadzieję, że nigdy się nie znudzi. DJ Mike oczywiście przypierdolił. Drugie miejsce, niestety, 331 zł, kurwa. Naprawdę, to jest taki moment, kiedy jakby bardzo szybko nadchodzi taki moment, kiedy ja po prostu nie jestem pewien, co mam mówić, co mam robić. Nie chcę się zmieniać tutaj w jakiegoś polityka, który po prostu bierze, liczy te pieniądze i ma takie, kurwa, więcej, za mało. Ale też nie mam co powiedzieć, bo po prostu czasem słów brakuje. Chyba musiałbym tutaj backflipy robić, gdybym chociaż był w stanie zrobić jednego, ale chciałbym się kiedyś nauczyć, to byłby fajny cel. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie, DJ Mike'u, za potężne, kurwa, dzisiejsze. Widzicie to gówno? To jest dziś, tylko dziś. To jest ostatnie 43 minuty. What the fuck? Szymon Wróblewski, jebacz księżycowy. Dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie i witam w zielonych. Oh, lecąc dalej, DJ Mike, chory pojebie. Gniewny się... What are you doing, stepbro? No chodź, kurwa. O, dobrze. ASP. Kud. 800 zł. A co mi tam, tyle lat ogyl, zbudowane dzieciństwo, utrzymana w rzeczywistość, jedno miejsce. Matrix zma spada niżej, rób co robisz, bo robisz to dobrze. Ledwo się wciągam i ledwo daję radę. Przejdźmy na tryb wolniejszego, starczego porozumienia się. Gniewny shitposter, pierwszy raz w życiu wysyłam tipa, jestem ostro najebany. Przyjebałem się do szefowej, więc chtwu na nią za bycie toksik, ale czuję się szczęśliwy, bo uciekam z tego pierdolnika. Dobrze robisz, gniewny shitposter, walcz o siebie, to jest kurwa najważniejsze. Jak mnie moje 80-letnie życie czegoś nauczyło, to że warto walczyć o siebie. I ty wykonałeś pierwszy zamach mieczem, żeby walczyć u siebie, dziękuję. O jasny chuj, toż to Laseraptor. Jogurt zawsze pitny, oglądam cię od pierwszej serii GTA 5. Nieraz zerwałem nockę, żeby oglądać, spóźniałem się przez to do szkoły, kurwa. To ja zerwałem w liceum nocki, żeby chaosa oglądać. I kurwa, to jest serial, który kosztował miliony. A ja teraz jestem tym, którego ludzie wybierają zamiast snu. To jest kurwa, jakbym był doktorem Hausem. Tylko nieuzależnionym od leków przeciwbólowych. Dziękuję ci, Jogur. Kokainą. W co dzisiaj gramy w Assassin's Creed? Patrzcie, kurwa, odpalony nawet. No chuj, nie złapało. O, teraz złapało. Kontynuujemy. Żebrix jeszcze 3 miesiące. Leci w chuj, dziękuję. I Ferry, Spider-Man 2 w piątek czy wcześniej. Będzie przed premierą. Tepetę, dziękuję w sporniku wąsaty za zieloność. Lecimy dalej. Dobra, okej, okay, odpadnie mi moje gardło. Odpadnie gardło? To by było trochę pojebane. Stream z czytania donate'ów. Kurwa, no musimy nadrobić. Musimy nadrobić, ale ktoś mi nie daje nadrobić. Tak jakbym kopał dziurę, a obok ktoś wsypywał ciągle ziemię. Szczepano. Tivor, oglądam cię od pierwszej serii GTA 4. Dziękuję, że jesteś na tej platformie. Dziękuję ci, że ty jesteś na tej platformie na moim kanale. Lucia, dziękuję ci ślicznie. Hell yeah, oczywiście, że hell yeah. Bardzo mi miło za wasze wsparcie. Dziękuję. I Jacka jeszcze mam, dorzuca się do remontu. Dziękuję bardzo. Object not found, panie Konek. Dzięki tobie przez 11 lat przeszedłem większość gier. Alligator
Koza i Mancz, dziękuję ślicznie za wsparcie. I Huberta, jeszcze mamy 4 miesiące. Dziękuję ślicznie za twoje bycie zielonym. Liczba rośnie. I to potężnie już rosła dzisiaj. Wilku, oj bracie, dzień dobry. Raczej dobry wieczór. ASP kurwa. ASP kurde. Nie, to jest ASP kudę. Musi ASP w kurwę ewoluować. Tylko tak nieobraźliwie. Wiecie o co chodzi. A co mi tam? Tyle lat oglądał Zbudowane Dzieciństwo. Matrix ma spada niżej. Oczywiście. Pojedynek. Nie tylko pieniądze, ale też jeszcze oczywiście zgnojenie kogoś innego. Kurwa. ASP. Dziękuję ślicznie. Kiedyś mówiłem, że chciałbym sobie pograć w ASP, ale nigdy się jakoś do tego nie zebrałem i nie jestem pewien, czy kiedykolwiek się zbiorę, ponieważ to troszeczkę trzeba, jakby mam wrażenie, zainwestować w to czasu, ochoty i trzeba się ruszać. To jest chyba największy bloker. Dziękuję bardzo, ASP. Przepotężnie dziękuję. Te procenty tutaj zapierdalają. Dzięki wam. Przedłużany stream? No nie, nie jestem pewien, czy to taki dobry pomysł. Muszę jutro nagrywać inne filmy. Dalej, ja co Linda, ażeby równa stówka była. Oczywiście, tak, oczywiście, celujmy w równość. Ja też jestem tutaj takim trochę OCD na tym punkcie, ale dobra, jak chcecie równości, proszę bardzo, dziękuję ślicznie za twoje wsparcie, ja co Linda. I teraz już wiem przynajmniej jak czytać. Kamil jakiś tam na prezydenta. Szczerze, chyba gdybym był prezydentem, to bym się zeszmacił. Dlatego może lepiej nie. Może lepiej nie. Tak samo, gdybym był najpopularniejszym youtuberem w Polsce, to prawdopodobnie, żeby osiągnąć taki cel, to nie mógłbym być taką nieprawdopodobnie fantastyczną osobą, jaką jestem teraz, tak więc jest zajebiście. Tak, czat, będzie grane, już kończymy, już nadrabiamy. Ryso, trzymaj jeszcze, co to mi tam na bogato, myk 5 dyszek. Kurwa, oczywiście, że myk tu, myk tam i kurwa, wymykacie mnie. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie. I Karasuno w piątek dachowałam samochodem, nie wiedzą, czy moja wina, czy typa, który mi zajechał drogę, ale ty Volta wesprzeć trzeba. Kurwa, no dachowanie brzmi całkiem poważnie. Nie jesteś pewien, bądź pewna, dachowałem. Nie jesteś pewny, czy nie powinieneś poświęcić to na jakąś naprawę? Ale to w sumie piątek tylko. Dziękuję ślicznie. I jeszcze Jakub, wita wszystkich i gniewny shitposter. Drugi tip w życiu. Pozdrawiam cię, Tivol. Pozdro ludzie z live, jak mówiłem, rezygnuję z pracy cukiernika, idę na grabarzach. Tfu na szyfową. Pochwalę się jeszcze, że oglądam cię od serii Pro. Tutaj pozdro Tabaluga Superbajka. O, dzielny Tabaluga, dziś ocali cały świat. Gramy w grę. Okej, okay, dobra. Czat. Jesteśmy na bieżąco. Jesteśmy na bieżąco. To trwało 48 minut nieprzerwanego odczytywania, eminemowania, napierdalania i lecenia przed siebie, ale jesteśmy na bieżąco i możemy zacząć ten poniedziałkowy wieczór w jakiś ciekawy sposób. Ale wiecie, co jeszcze chcę zobaczyć na koniec? Jak tam, kurwa, głosy? Jak tam, kurwa, głosy wyglądają w wyborach parlamentarnych? Bo ja też się, kurwa, interesuję trochę światem. Co my tutaj mamy? E-wybory, EU. Co my tutaj mamy? Ile tego już zliczyli? 93,30. Kokainą. Kalkulator mandatów pewnie by inną prawdę, znaczy pewnie by nam prawdę powiedział, ale wiecie co? Jest nieźle, jest nieźle. Ale więcej się nie wypowiadam, ponieważ jak już mówiłem, mamy tutaj nie gadać o polityce, więc nie będziemy gadali. ASP, kudę! ASP to z aspiranta, a ty mówisz o ASG, taki przytyk na koniec, love po męsku. Kurwa, oczywiście! Faktycznie to jest ASG, a się pierdolnąłem, a to dziękuję. Proszę mi wybaczyć, panie aspirancie. Nie jestem zbyt dobry w myśleniu. Zawsze ta jedna część życia, która mi nie do końca szła. Gadanie? Spoko. Chyba teraz przerzuciłem po prostu moje możliwości z gadania, z myślenia. A, myślenie zawsze było gdzieś na dole. Mówić, jakby słuchanie ciebie napierdalającego z prędkością światła na dotacji nie było dobrą zabawą na stream. No, to jest troszeczkę powalone, że często ta zabawa tak się zaczyna i kończy, ale no. Jakoś tak wychodzi. Dziękuję ASP, dziękuję aspirancie i MJ. Dzisiaj okay, tylko AC Murasz, czy będzie ogrywane coś jeszcze? Dzisiaj tylko AC Murasz, moi drodzy. Dzisiaj tylko AC Murasz, ponieważ tak jak mówiłem, streamek jest sponsorowany, tak więc koniec tego dziabania i koniec donatowania. Proszę, uspokójmy się wszyscy, wychillujmy, pobiegajmy, pograjmy, pokradnijmy. Mamy tutaj troszeczkę dalej fabułę niż w odcinkach obecnych na kanale, ale nie będziemy się wdawali w żadne fabularne rzeczy, będziemy sobie robili rzeczy poboczne. Wojteju, 26 miesięcy, tak napierdalałeś szybko, że aż mi energia wróciła, żeby nadążać. Widzicie? O to chodzi. Ja mogę nie mieć energii przed streamem, ale jak tylko zaczynam, jak tylko włączam, jak tylko zaczynam gadać i napierdalać, to nagle ta energia wraca i jest, powiem wam, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Ilil może na koniec? Czemu nie? Ale witamy jeszcze tutaj Wojtę. Ja dziękuję ci ślicznie za 26 miesięcy. Martyna, 4 miesiące. Wpadam się przywitać. Dziękuję ci, Martyna, za przywitanie. I jeszcze Dekalin 2245. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Bardzo miło widzieć was w zielonych. Jeszcze mamy Mistakena. Pozdrawiam z L4. Zdrowia życzę w takim razie, ale mam jeszcze Bokubę. Skurwysynu, obiecałeś mi kiedyś, że nagrasz tą jebaną serię z Diablo 4. Ja obiecałem, że nagram serię z Diablo 4? Czy ja składałem takie szumne obietnice kiedyś? No, wiecie, jak się skończyła historia Diablo 4, odkąd ta gra wyszła, tak więc jest jak jest i niewiele z tym zrobię, ale dziękuję bardzo za wsparcie, Bokuba i Mistaken. Czat!
Na prawo od Anbaru jest oaza z najlepszym sztyletem. Na prawo od Anbaru jest oaza z najlepszym sztyletem. Dobra, czat. I takich informacji potrzebuję. Gdzie jest Anbaru? Gdzie jest, kurwa, Anbaru? Nie mam zielonego pojęcia. A, na prawo Anbaru, tu będzie oaza z najlepszym sztyletem. No to mamy cel ustalony, moi drodzy. Przenosimy się tutaj i lecimy przed siebie. Będzie zapis oczywiście, pojawi się na kanale. Będziemy sobie tutaj tylko i wyłącznie robili rzeczy poboczne. Pobiegamy sobie za sprzętem, poupgrade'ujemy różne bajery, różne gadżety, zdobędziemy nowe sztylety, synchronizujemy sobie wszystkie wieże, odkryjemy całą mapę. Ale popełniłem tutaj jedną gafę, moi drodzy. Idziemy do biura najpierw, bo stać mi na chyba upgrade jakiegoś narzędzia, więc to zrobimy. Rozwalona noga od 8 miesięcy, dalej mi zostało 8 miesięcy fizjoterapia. A tu to bol, dzięki mordo, że jesteś. O Jezus Maria. All or nothing, tu to onięte, współczuję. Ja jedyne, co miałem w życiu rozwalone, to ten mały palec. Ten mały palec. Miałem w gipsie pół nadgarstka i ledwo dawałem radę wtedy grać w Tibie. I to była dla mnie straszna tragedia w tamtym czasie. Ale ostatecznie jakoś się to dobrze skończyło. Ale prawie zawaliłem wtedy Polski. Prawie zawaliłem Polski, bo notatek nie robiłem, mnie nauczycielka znienawidziła. What are you doing, step bro? No chodź, kurwa. O, dawało się. Jack Scoop, 500 zł. Dobranoc, kochani, i nasz wspaniały Bartusiu Czerwone Serce. Jack Scoob, tak jak cię Chipli odczytał. Ja pierdolę. Dziękuję ci bardzo. Dobranoc, dziękuję. Słodkich snów, chłodnej podusi, karaluchy pod poduchy. Zdrowia, jak to było? Zdrowia pomarańczy, niech ci laska nago tańczy. Nie wiem, jakie życzenia jeszcze mogę zaoferować w twoją stronę. Dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie i za przyłożenie ręki do elevation. Ale niestety nie mogę wam zagwarantować, że gdziekolwiek będą te wasze ksywy wpisane, ponieważ kiedyś był plan z tymi cegiełkami, ale to raczej się nie uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Jacob. Dziękuję, Karasuno. Samochód do kasacji dużo nie naprawia. Aha, no okej. Okay. No to przynajmniej, żeby jakoś to dobrze dla ciebie wyszło finansowo, tego ci życzę. Czat podejście, 500 zł pójść sobie, no to prawda, to prawda. Nie odblokuję chyba żadnego nowego narzędzia, tak mi się wydaje, bo nie mam mojego punktosa, żeby je odblokować, a może mam? Nie, mam zero, dobra. Dziękuję bardzo, kontynuujmy, lećmy dalej, muszę ulepszać narzędzia. Ktoś powiedział, że w tamtej oazie potrzebne mi są odłamki, faktycznie mam tutaj cały czas odłamki, z których mogę korzystać, tylko że jeszcze nie mam ich wszystkich zebranych, więc a i tak sobie tam pójdziemy, zobaczymy, co tam się znajduje. Kokainą. Weźcie mu tyle nie wpłacacie, bo się chłop nie wypłaci z podatku. Nie no, jakby to nie jest tak, że jakby podatek płacę stały, nie? To nie tak, jakby, że wskakuję w jakąś pojebaną, w tej pojebanego braketa i nie wiadomo, co się dzieje i nagle, kurwa, płacę więcej niż dostaję podatku. Dobra, co by zaupgrade'ować? Nie wiem, noże, kurwa, nie noże, coś ostatnio nie rzucam w ogóle tymi nożami. Bomba dymna to jest coś, co wcześniej, co ostatnio częściej wykorzystuję, ale dobra, jolo, wiecie co? Fajnie by było wszystko zaupgrade'ować, więc zaupgrade'ujmy, co możemy. Może nawet na trzeci poziom od razu te noże? Rozpuszczanie ciał, kiedy nimi rzucę? Dobra, jolo, okej. Okay. Będę odważny, będę dzielny, upgrade'ujemy na trzeci. Zdrowia miłości, masz połamane kości. Średnie życzenia. Raczej nie sądzę, żeby były dobrym pomysłem. O Jezus Maria. Czy mi się coś zacięło? Czy YouTube się spierdolił? Czy stream... O nie. Nie, dobra, wszystko działa. Okej, dobra, wszystko się na chwilę przycięło. Mistaken, dziękuję bardzo. Cegiełki na elewacji. Kokainą. Zadowalanie głosem. Eta w renę, wszystko tu działa. Widzicie grę? Widzicie? Dobra, okej. Okay. Już dostaję tutaj małej paranoi, ponieważ czasami nie ogarniam, czy się rzeczy dzieją, czy nie dzieją. Witam wszystkich, co mnie ominęło. No, jestem leniwcem, tylko i wyłącznie odwrotność leniwcości, czyli 40 minut przepotężnego napierdalania cały czas, ponieważ było dużo donate'ów, ale mam wrażenie, że coś tutaj nie wyrabia. Przeglądarka z czatem mi nie wyrabia ewidentnie. Dobra. Rysowanie Holy Grenades Wormsów nie jest takie proste. Holy Grenades. To były stare, dobre czasy. Dobra, czekajcie. Zatrucie celu, wytrącenie z równowagi, doładowany rzut. Dobra, bierzemy doładowany rzut i bierzemy rozpuszczanie ciał. Czemu, kurwa, nie? Is that it? I tak chodzi, byś nie miał palców, to i tak byś nas zadowala swoim głosem i love. No powiem tak, już jakiś czas temu miałem podczas nagrywania Cyberpunka sytuację. W ogóle Apotema w Sporing Prosperity, Rajsza, dziękuję wam obojgu za wspieranie mnie. Bardzo mi miło was tutaj widzieć. Kokainą. Ja już kiedyś miałem, byłem pozbawiony pewnej ilości palców, kiedy to zdarła mi się skóra z ręki, kiedy mnie pies pociągnął, znaczy ja złapałem smycz, kiedy on pociągnął. I byłem trochę ograniczony. Musiałem grać w Cyberpunka na padzie, tylko i wyłącznie, nie tylko jak jeździłem samochodem i to było bardzo bolesne doświadczenie, bo mi to średnio szło. Simona jeszcze mamy, dzięki za pozytywną energię, dziękuję ślicznie, mam nadzieję, że moje nieprzerwane nadupcanie całkiem nieźle ci energii dodało.
I Jetta Wrenę jeszcze. Spuder mu dopiero w piątek, czy możemy spodziewać się wcześniej? Powiem to ostatni raz w tej chwili, moi drodzy. Będziecie musieli obejrzeć jeszcze raz tutaj tego streama, albo sobie cofnąć. Spider-Man będzie przed premierą. Nie będę wam teraz mówił dokładnie o której i kiedy, ale będzie, tak więc możecie się spodziewać. Aha! Dobra, czat. Assassin's Creed Mirage. Gra nie jest super długa. Ja w tej chwili jestem już na finale chyba przedostatniej mojej dużej ofiary. Jasne, będzie tam troszeczkę jeszcze... Będzie jeszcze trochę researchu potrzebne, żeby jakby zrobić wszystko w pełni. O! Pięknie, kurwa. O, kurwa. No, pięknie. Oczywiście, że pięknie. Oczywiście, że jeszcze Kubik tutaj wjechał. A my musimy tego gościa tutaj okraść i potencjalnie też załatwić tych dwóch ludzi. Jak się sianem nie zainteresują. Mistaken, dziękuję za jebacza! Come on! Przedostatni poziom wsparcia. Dziękuję ślicznie za twoje wsparcie. Dziękuję za dołączenie do zielonych. Dziękuję ci, Kubiksie. No siema. Przychodzi kolejny, tylko mówi no siema i tyle. I do widzenia. Ja jebie, co ja mam z wami zrobić? No doceniam to. Doceniam i bardzo mi miło. Muszę okraść tego typa z tego skrawka, ale z tego co widzę, to jedyne, co mi tutaj pozostanie do zrobienia, to pierdolnąć jakąś bombą dymną, okraść tego typa albo go po prostu załatwić. Tak będzie chyba najprościej. Więc zrobimy to. Ej, dobra, skrytobójstwo. Dobra, skrytobójstwo, okradniemy go od razu przy okazji. Nie w tego chciałem rzucić. Dobra, okej, okay, mamy another shard. Oni tam cały czas łykają jakieś opary. A mnie tutaj praktycznie nie ma. Nawet mnie nie ścigają w tej chwili. Nie obrażę się, że czekam na wszystkie odcinki Cyberpunka, żeby obejrzeć. Zembrik, słuchaj, no ja się nie obrażę, nawet jeżeli nie będziesz ich oglądał w ogóle. Nie każdy musi lubić Cyberpunka. Tak więc chill out, chill out. Zebrane artefakty, dobra, tam nie mam po co iść. Jak dawno T-Volta nie oglądałem, aż mi wstyd. Foch, no mi też jest wstyd, że nie oglądałaś. Mi też jest w takim razie wstyd. Ale widzisz, naprawiasz teraz swoje błędy i to jest najważniejsze. Idziemy tam. O Jezus Maria. Kubiks, dziękuję. Chory pojebie. Jeszcze kolejny Xaron Games dokłada do Elevation. Pozdro z delegacji we Francji. Ja przestaję już ogarniać, kiedy takie rzeczy się w ogóle tutaj dzieją. Goddammit, dziękuję ślicznie za kolejne wsparcie przepotężne. I Hycek jeszcze, bo w eksploracji pozdrawiam, o co lecisz Basimem. Hycek, dziękuję. Xaron, dziękuję. Kubiks, dziękuję. Aż za dużo was tutaj naprawdę. Goddammit. Dobra. Lecimy. Chat, jestem absolutnie jakby zszokowany i doceniam każdą odrobinę wsparcia, którą mi tutaj oferujecie, ale zajmijmy się proszę też graniem. Trzeba tutaj trochę podziałać, nie? Trzeba polikwidować tych wszystkich ludzi, porobić skrytobójstwa, zdobyć te wszystkie przedmioty, skrzynie z nagrodami. Na razie oczyścimy to miejsce i zobaczymy, gdzie dalej nas kroki skierują. Tak więc lećmy, lećmy. Ile sobie pogramy w Assassina? No nie wiem, tak myślę, że do 11 ten stream potrwa, coś takiego. O nie, ty. Nie, tego akurat nie chciałem robić, się blokować. Jak się włączało Orli wzrok, to się włączało. Kokainą. Wydaje mi się, że uda mi się całkiem sprawnie ich tutaj rozwalić, jeżeli tylko będę chciał, tylko że na dobry początek rzuciłbym w tamtego dzbana. Ej! Haha! Explosion! To mi się podoba. To w Polsce jest inny Jeremy niż ja. Nawet ja osobiście znam jednego Jeremiego, który prawdopodobnie nie jest tobą, tak więc... Powiem ci tak, jest trochę więcej Jeremich w Polsce. Ryzok! Wracam z uczelni, patrzę, Tivur streamuje. Idealne zakończenie ciężkiego dnia. Cieszę się, że jestem dla was taką ostoją. Cieszę się, że tak cieszycie się. Kokainą! Będzie stream z High on Life? Nie, mordo, High on Life, Jezus Maria. Kiedy to było? Kiedy wy ostatnio widzieliście High on Life na kanale? Już było jakiś czas temu. Dobra, likwidacja przeciwników, żeby potem może było jakoś sensownie sobie to miejsce poprzeglądać, więc robimy jab, wykonaj! Ej, no Noemi znasz? A, to prawda, Nostini, twoje imię jest absolutnie wyjątkowe, bo nigdy o żadnej innej Noemi nie słyszałem nawet. Nawet nie wiedziałem, że takie imię istnieje, tak więc w tym przypadku akurat wygrywasz. Po około rok temu wybiłem bark na krosie, powiedziałem mojemu doktorowi, że wrócę za 6 miesięcy, potem 6 miesięcy rozwaliłem kolano. Aktualnie mam w kolanie 3 kawałki metalu. Cholera, czy jestem jedyną osobą, która nie ma w jakiejś części ciała włożonych kawałków metalu? Lifig ma płytkę w ręce, ten ma jakiś metal w kolanie, a ja taki jestem kompletnie nieowszczepiony, niescyborgizowany. Damian! Ohana znaczy rodzina, więc gdzie łapki w górę? Właśnie, czad. A co wy na to, żeby łapeczkę w górę zostawić? Co wy na to? To jest bardzo fajna taktyka i bardzo fajny krok. Tak więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli się wam podoba streamek. Miałem dzisiaj taki zapierdol, tak cudownie się ten dzień skończy. Super, że jesteś. Dziękuję bardzo, Kamila, za twoje miłe słowa. Bardzo doceniam. O, i podnoszę w tym samym czasie zawartość tej skrzyni. Nie wiem, co tam będzie. Skóra, komponenty sztaba stali. Jest zajebiście. Też nie mam nic, no widzisz, Paulik, to może jednak nie jestem aż tak bardzo wyjątkowy, nie mając sobie kawałków metalu. Sebastian, jestem to z sobą od 6 lat od serii z Last Guardiana. Od rana trzyma mnie dziś deprecha, tu nagle w blasku lornetku latarki wpadasz, ty masz świetne wyczucie. Dziękuję ci ślicznie za twoje... O kurwa, dobra, nie tak to sobie zaplanowałem, ale wyszło mniej więcej okej. Okay. Ja mam małą szczękę i krzywe kości. No dobra, ale czy masz kawałki metalu w sobie? To jest tutaj najważniejsze pytanie.
Więc Sebastian, dziękuję ci ślicznie. Hycka już chyba czytałem, Ryzok też dziękuję. Ktoś tu jeszcze był w ogóle wśród wspierających, aż muszę to zobaczyć, bym nie ominął. Damiana przeczytałem, łapki w górę. Dobra, czat. Możemy, myślę, na spokojnie w tej chwili lecieć przed siebie. Nie gadajmy tutaj o Spider-Manie, nie gadajmy tutaj o jakichś kolejnych, ichniejszych gierkach. Skupmy się na Assassinie. Jakby... Jesteś pojebany! Waszak. 250 zł. Yo, yo, szwagier maczuga, elewację i no szybko, bo zima idzie, twarz puszczająca oko. Yo, yo, szwagier maczuga? To jest chyba przywitanie, które muszę wykorzystać. To dopiero by ciekawie wyglądał mój kanał, gdybym zamiast hej, cześć, siemano wam wszystkim witał się yo, yo, szwagier maczuga. Może nawet przydałoby się to zrobić. W imię przyszłości i postępowości. Dobra, mordujemy, moi drodzy. Skrytobójstwo i do przodu. Ja pierdolę, Waszak, znowu kolejny się tutaj pojawił szalony pojem. Dziękuję ślicznie za twoje wsparcie. Bardzo miło mi cię tutaj widzieć. Elewacją spokojnie, nie musi być robiona teraz, po prostu musi być zrobiona w końcu, ale jeszcze jedną zimę wytrzymamy. Będzie dobrze, moi drodzy. O Jezus Maria, o, dziękuję. Jeszcze w ogóle znowu znaczki ruchańska wysłały piątaka, więc dziękuję też ślicznie. Druty za zębami, śruby płytki w żuchwie, ślady po drucie w łokciu. Widzicie, całkiem sporo z was miało tutaj jakieś naprawdę ekstremalne przygody z modyfikacjami ciała. Co prawda, modyfikacja ciała to trochę dużo powiedziane, bo obstawiam, że niekoniecznie wszyscy chcą mieć, wiecie, kawałki metalu w swoim ciele, ale kto wie. Może można pójść do lekarza i sobie po prostu zażyczyć. Dobra, patrzcie, jaka to będzie akcja. Robimy takie gówno, potem rzucamy się na tego delikwenta i tego, bo mamy dwa ładunki. Załatwimy dwóch najcięższych i może nawet tamci jeszcze będą dalej w mojej chmurze. Będę mógł do nich dobiec i ich na szybkości załatwić. Ha, ha, ha! Oczywiście, że skrytobójstwo i kolejne skrytobójstwo. Bye, bye! Powiem tak, z takim zestawem gadżetów i umiejętności, jakie posiada Basim, nie jestem pewien, w jakiej, jak beznadziejnej sytuacji musiałbym się znaleźć, żeby mieć naprawdę większe problemy z pokonaniem przeciwników. Ale jest też opcja, że jestem teraz bardzo, bardzo cwany i pożałuję tego, co w tej chwili mówię, bo za chwileczkę oni bardzo łatwo udowodnią mi, że się mylę. Trafię na jakiegoś, nie wiem, bossa, nie bossa, nie wiem, czy w tej grze są bossy. Prędzej chyba po prostu miejsca, do których trudno wejść bez wywoływania alarmu. Ja to chyba jestem dziwny, nigdy nie miałem złamanej kości ani zwichnięcia. Cóż no, Martyna na przykład też nie miała zbyt wiele złamań w swoim życiu, ale jak już miała, to takie całkiem pierdolnięte, bo chyba sobie bark cały złamała, całą górną część ciała miała pokrytą gipsem. A ja znowu, że jestem po drugiej stronie tego równania. Miałem tylko jedno złamanie w życiu i był to mały paluszek. Sztylet ukrytych, jo! Dobra, wychodzimy na zewnątrz, zobaczymy, co za cudo tutaj zdobyłem w takim razie. Chyba, że muszę wyjść tędy? Widziałem tam jakieś cuda, tak jakbym mógł coś tutaj wysadzić? I być może wyjść górą? Zobaczymy. Mam protezę zamiast nogi. No i cholera. To jest prawdziwe wszczepienie. Raczej nie trafisz, cała gra niestety jest strasznie łatwa nawet bez teleportacji. Muszę przyznać, tak, to prawda. Mirage nie jest trudną grą. Mam wrażenie, że właśnie ten taki mocny nacisk na bycie cicho, na stealth sprawił, że jeżeli się trzymamy tego stealtha i nie próbujemy wdawać się w mega otwarte walki, to nie jest trudno sobie tutaj poradzić. Ale wiecie co, ja tam nie narzekam. Dobrze się bawię, czając się, skradając się, badając sytuację i ostatecznie wychodzę z każdej sesji z Mirażem zadowolony. Jak się prowadzi tryb życia głównie siedzący, ciężko sobie coś złamać? Tak, to też jest prawda. No ale wiecie co, ja mojego super małego paluszka złamałem, ponieważ machnąłem ręką w zły sposób i pierdolnąłem prosto w śrubę razem z nakrętką, kiedy próbowałem wstać z mojego krzesła. Walnąłem w krzesło obok, tak więc nawet byłem wtedy dosłownie w pozycji siedzącej i wtedy sobie ten palec złamałem. Ja to jednak jestem wyjątkowo, nigdy nie złamałem ani zwichniętego, więc. No widzisz, Paulix, możesz być z siebie dumna, albo możesz poczuć się odrzucona, kto wie. Są tutaj ludzie, którzy zostali odrzuceni przez kogokolwiek, bo nigdy nie mieli niczego złamanego, to by było dopiero popierdolone. Społeczeństwo inwalidów nie akceptuje cię. Tlovit! Nie będę ci spoilerować finalnej misji, ale będziesz lekko w szoku. Mam nadzieję, ja lubię się zawsze szokować fabułą. Jak na razie to inne gierki mnie ostatnio szokowały rzeczami, które się w nich działy, ale to zobaczycie niedługo na kanale. Shafri! 4 miesiące, jak wysoko ustawiłbyś obecnego wśród asasynów? Myślę, że... Nie chcę tutaj bawić się w żadne układanie rankingów. Ja nie mam wszystkich asasynów w głowie, szczególnie, że było ich naprawdę tak wiele. Ale to jest ciekawa odskocznia. Ciekawa odskocznia, fajny pomysł, fajna nawet realizacja, bym powiedział. Ciekawie mi się w tę grę gra i Bagdad jest przyjemny do zwiedzania. Ale czy jest to najlepszy asasyn? Nie, nie powiedziałbym. Ale czy jest najgorszy? Nie, też absolutnie nie. Jest gdzieś w środku razem ze wszystkimi pozostałymi.
Dobra, ekwipunek, moi drodzy, nowy sztylecior jakiś zdobyliśmy, sztylet ukrytych. Zabicie wręcz zatrutego wroga tworzy trującą chmurę zadającą obrażenia po bliskim przeciwnikom. Fajnie wygląda, ale czy ja wiem, czy ten feature będzie taki dobry dla mnie? Nawet powiedziałbym, że nie przychodzę tutaj koniecznie po to, żeby zdobywać nowe sprzęty, ale upgrade'y wszystkich moich bajerów, gadżetów, bagdackie opowieści dookoła, tym się zaraz zajmiemy. Jedziemy do kolejnego punktu. Wezwijmy naszego ultramrocznego konia. Ja miałem rozcięte ścięgno i przecięte kości w prawej ręce, dwa pręty w palcach. Jezus Maria. O! Nie wiem, dlaczego pytałem o jakiekolwiek wasze obrażenia ciała, biorąc pod uwagę, że tak bardzo mnie mierźwi w środku, jak tylko czytam o tym, co się wam kiedyś wydarzyło. Zero złamań, ale nogi całe w pamiątkowych bliznach po srogich upadkach za gówniaka. Jezus Maria. No to ja... Każdy chyba jako dziecko zaliczał jakieś dzikie upadki, które potem jakby zostawiały blizny, ale że całe nogi w bliznach? To trochę hardkorowe. No widzisz, Dice Card, oczywiście, że streamek. Oczywiście, że streamek. Dwa najlepsze asasiny to Syndicate i Origins. Ja szczerze mówiąc, naprawdę wysoką sympatią darzę zarówno Odyseja, jak i Valhalla. Origins był dla mnie taki, powiedziałbym, troszeczkę... No nie powiedziałbym płaski, ale Egipt, te ogromne ilości pustyń i takie klimaty troszeczkę... Trudno mi to opisać. Nie wiem, Valhalla była ciekawa, bo była bardziej kolorowa. Odyssey był najbardziej kolorowy ze wszystkich tych gier, a Origin był najmniej kolorowy i chyba tego mi tam brakowało. Było bardzo pomarańczowo, egipsko, pustynnie. Dlatego z tych trzech gier chyba najbardziej sympatią darzy Odysseya. Dużo pływania, ogromny świat. Fajne rzeczy się tam działy. Zbyt egipski. No był zbyt egipski, no. Egipt to bardzo specyficzny jest setting, dlatego tak bardzo nie mogę się doczekać Japonii. Japonii i wszystkiego innego, co później też wymyślą, bo to Japonia to... Mam wrażenie, że dosłownie długie lata błagania Ubisoftu o stworzenie Assassina w Japonii w końcu poskutkowały i dostajemy tę grę. Iść do kolistego miasta, tam jest zajebiste odzienie, polecam. Jak sobie tutaj na razie porobimy te rzeczy, które mamy obecnie, to zobaczę, czy nie odpalę jakieś, nie wiem, mapki, nie mapki i nie znajdę sobie czegoś konkretnego do roboty. Origin zajebisty, bardziej zwięzły niż Valhalla Odyssey, plus zajebiste streamy z poboczniaków, spuszczaniem płonącej styrty i Tesli z Podlasia w tle. Tak, to prawda, pamiętam te streamki. Pamiętam też, że to był jeden z takich streamów, gdzie Lifik ze mną był na voice chacie i cała masa ludzi zadawała mu non-stop pytania i czułem się tak przytłoczony i tak nic nieznaczący podczas tego streama, że aż potem mi się odechciało kiedykolwiek więcej go brać na streama. Bo wszyscy ciągle jakieś pytania do niego mieli na całą masę różnych tematów, a ja nie miałem nic... Do powiedzenia, jak taki frajer się tam czułem. jaki F? Nie no, chyba nie mam żadnego F-a czat. Powinno być git. Astral, kurwa, zanim będziesz pisał takie rzeczy, to się upewnij. Odśwież, włącz komputer, wyjdź do domu, a nie straszysz. Kokainą. Czy opłaca się kupić laptopa z RTX-em 4060? To jest pytanie do kogoś, kto bardziej siedzi w technologii, kiedy ja siedzę bardziej w grach, tak więc nie za bardzo ci powiem. Seems the members of the Thaabin have already unearthed the shards. O jasny chuj, toż to Laseraptor. Jezus Mario, oczywiście Laseraptor. Dziękuję bardzo, Jasiek. Ciekawe, kiedy Polska w AC. Nie sądzę, żeby Polska miała na tyle interesujący, intrygujący setting, żeby mógł się pojawić Assassin's Creed w Polsce. Ale dobra, mamy tutaj informację o tym, o czym wy mówiliście. Najlepszy sztylet w grze jest zamknięty niestety za barierą zdobycia tych wszystkich dzikich odłamków. Dlatego póki się tego nie zrobi, to nic tutaj nie zdziałamy. Smutne, że czat daje więcej atencji innej osobie. Znaczy nie, no jakby... Ja pamiętam, że te rozmowy były całkiem sensowne. To nie tak, że każdy nagle miał wyjebane na mnie, tylko jakiś tam temat się pojawił bardzo konkretny i Lifik miał o wiele więcej do powiedzenia na tamten temat, no więc po prostu gadał, nie? Polska w AC jest codziennie, wystarczy wyjść z domu. Nawet nie wiem, jak na to zareagować. Sztylet za dwa odłamki? Tak, moment, sztylet za dwa odłamki jest? No przepraszam, tutaj się wchodzi i wybiera sobie nagrody? Dobra, okej, to żeś mnie teraz zainteresował. Muszę tam wbić na dół i zobaczyć. 3-4 odłamki, żeby zdobyć sztylet, okej. Lecz gdzieś info o streama, chociaż z dzień wcześniej, gdyby nie po kilka minut temu, nawet bym nie wiedział. Dziki Chan, dziękuję bardzo za twoje wsparcie. Informowałem o tym wczoraj na Instagramie. Tak więc jak już dzień wrzucam informacje, to Instagrama, tak więc polecam śledzić. Głównie Insta Stories, zdjęć nie wrzucam za wiele i tam takie rzeczy najczęściej mówię. Dobra, czekajcie, potrzebuję jakiegoś tutaj wybuchowego gówna użyć, żeby to otworzyć, aczkolwiek nie widzę żadnego dookoła. Sam sobie nie mogę tutaj niczym wybuchowym miotnąć, tak więc muszę ewidentnie przytaszczyć skądś. Założę się, że ci zakoniarze tutaj jakichś wybuchowych rzeczy używali do tych odkrywek. Sandevis nam w plecach, Kiroshi w oczach, Mantis Blade w rękach. Ulepszenia kiedyś dadzą mi cyberpsychozę. No powiem tak, no szczerze mówiąc...
O, siema chłopaki. Czekajcie, mogę spróbować rzucić was nożem, tak żeby was rozpuściło? Nawet nie muszę rzucać nożem. O, dobra, ten akurat nie zginie, ale to nieważne. Let's go! Filip Adam, dziękuję bardzo. Nożem przez okienko, w jeziorze. Dobra, czat, dobra. Ty faktycznie rozpuściło ciało. Jezus Maria, jakie dzikie. Czytaj. Czy ty, Basim, jakoś to podsumujesz? Czy może sam sobie mam czytać? Okej, okay, dobra, to koniec. Dobra, rozkopywali tutaj masę rzeczy. Powiedzieliście w jeziorze. No to wbijamy do jeziora w takim razie. Zobaczymy, czy coś się tutaj faktycznie znajdzie. Czy ja muszę upgrade'ować sobie jakoś na przykład moją nośność płucną, żeby tutaj dopłynąć do odpowiedniego miejsca? Nie mogę włączyć niestety mojego zmysłu asasyńskiego, wzroku Urlego, ale mamy tu jakiś tunel, dobra. Szybkie pływanie poproszę. A zaraz wrócimy do tego okienka, którego tam nie zdetonowałem, tylko najpierw chcę wbić tutaj. Ktoś tutaj chyba ostatnią partię kości rozegrał, patrząc po tym, że znalazłem kości do gry zaraz na dnie jeziora. Jak oceniam wybory? No na razie jeszcze nie mamy finalnych wyników, tak więc trudno jest oceniać, ale szczerze mówiąc, ja tam jestem zadowolony z tego, jak to obecnie wygląda. Jo, dobra, mamy to. Podziemne, nieprawdopodobne, starożytne ruiny. Czyli mój ulubiony rodzaj ruin. Nie dość, że podziemne, to jeszcze starożytne. Goku 92, wspornik wąsaty, dziękuję ci bardzo za dołączenie do grona zielonych. Bardzo mi miło, cieszę się, że tutaj jesteś. Dobra, czad, idziemy. Badamy naprawdę... Nie wiem, niezbadane te miejsca nie są. Są zbadane raczej, ale nie mniej interesujące. Pochodnie w ogóle mogę wyjąć. 95,5% policzone już, także do północy może będzie. A to nawet nie wiedziałem, że aż tyle już policzyli. Dobra, czekajcie. Czy ja muszę trzymać ten RT, żeby pochodni użyć? Nie, muszę ją po prostu wybrać. Dobra, lecimy dalej. Znajdź ukryte wejście. Misja się nazywa Wezwanie. Ho, ho, ho! Holy fucking shit! Surely there is a way to diminish it. Okej, okay, dobra, Basim ma to kompletnie w dupie. Wchodzi do jakiejś dziwnej podziemnej jaskini, widzi coś, co dla jego umysłu człowieka z tamtych czasów nie powinno mieć najmniejszego sensu, ale sobie myśli, o, bariera, na pewno da się ją jakoś osłabić. To kurwa, co to jest za człowiek? Jezus Maria. Co my tutaj mamy do zdobycia? Ewidentnie mamy trzy różne itemy i każdy kosztuje inną ilość odłamków. Tutaj mamy sztylecior i faktycznie mogę tutaj umieścić ile odłamków? Mam 5 z 10 zebrane, więc jak tu dam 2, to stać mi na coś za 3. Czyli mogę mieć miecz i sztylet, albo mogę mieć cokolwiek, co się tam znajduje. Co to jest? Strój jakiś? Co to jest? Kostium bojowy tych? Prekursorów? Come on! Nie, no to chyba sobie wezmę w takim razie brońki, a na to dopiero dozbieramy, ale jakieś dzikie rzeczy tutaj są. Ogień na pochodni jest piękny. Ja w ogóle bardzo lubię oświetlenie, jakie w Mirażu zrobili. Bardzo przyjemnie mi się tak, wiecie, klimatycznie kroczy z tą pochodnią przez ciemne pomieszczenia. Co z tego, że wyjmuję po raz pierwszy świadomie pochodnie, kiedy badam ciemne jaskinie na początku tej serii. Pamiętaj, że Basim jest bogułem. Cóż no, nie mamy tutaj niczego konkretnie wyjaśnionego na temat Basima na razie. Dziękuję ci bardzo, Oskar, za twoje miłe słowa. Cieszy mnie to wielce. Sam-sama! Okej, okay, piękny sztylecik. Mamy jeszcze trzy odłameczki, które mogą umieścić tutaj. Weźmiemy sobie tego miecza, zobaczymy jak podziała. Ryzuk, wspornik wąsaty, dziękuję ślicznie za twoje wsparcie. Miło mi cię tutaj widzieć w gronie zielonych. Kokainą! W związku z tym podnosimy mieczor. Jeszcze mamy waszaka tutaj oczywiście, szwagier maczuga, bawi i uczy. Dziękuję ślicznie za wsparcie i za 5 dyszek, goddammit! Jeszcze Black Fox, mam wrażenie, że Assassin Japonia zniszczą na początku przez hype jak CP2077. Powiem tak, no, nie ma aż takiego hype'u na tego Assassin's Creed, ale może dlatego, że jeszcze niczego z niego nie pokazali. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, ale wiecie co, gracze nigdy się nie uczą i dalej będą hype'ować różnorakie gry w nieskończoność, a potem będą tego żałowali. Albo firmy potem patrzą z przerażeniem, jak bardzo ludzie dużo oczekują po ich grach, a potem nie są w stanie tego dowieść. Zbroja daje to, gdy robisz skrytobójstwo z powietrza, ogłuszasz przeciwników dookoła. Okej, okay, intrygujące. A co mamy tutaj? Od razu zupgrade'owany, legendarny, maksymalny poziom zdrowia spada o 50%, a zadawane obrażenia wzrastają. Okej, okay, rozumiem. Czyli mamy w takim razie build pod absolutną odwagę, co? Co piąte trafienie przywraca Basimowi 10% zdrowia. Pradawna magia wykrada siłę witalną dla użytkownika. No dzikie te bronie są. Czy ja chcę aż tak bardzo zaryzykować? Czy ja aż tak często wdaję się w otwarte konflikty? W sumie to tak całkiem kuszące jest sobie z tym pobiegać. Zawsze mogę sobie transmoga zrobić, jeżeli będę chciał po prostu, żeby wyglądało. No dobra, intrygująca miejscowa w takim razie. Czy ja mogę się stąd wyszybko podróżować? Czy mi może nie pozwoli? Oczywiście, że pozwoli. Dobra, zajebiście. Greenskin się popsuł w prawym dolnym rogu. To moja butelka jest! No muszę ją gdzieś trzymać. Nic się nie popsuło, wszystko dobrze działa.
Muszą zmienić silnik w nowym Assassin's Creedzie. No mam trochę nadzieję, że jakoś będzie odświeżony ten silnik przy kolejnym Assassin's Creedzie, no ale jeszcze nie znamy dosłownie żadnych szczegółów na temat kolejnego dużego Assassin's Creed'a, tak więc pozostaje nam cierpliwie czekać. Kamil, prawda? Yo, stream po pracy? Pasuje? Pasuje ci, że jakby fajnie, czy że ty pasujesz, bo wolałbyś stream przed pracą na przykład? Tak czy siak, dziękuję ci ślicznie za 26 miesięcy. Dobra, siadamy na konie i jedziemy jeszcze jeden sobie punkcik zrobić w naszym starym, dobrym, rodzinnym mieście. Tutaj chyba nie ma niczego pasjonującego do odkrycia. Tutaj, o Jezus, przecież tutaj ta skrzynia była, do której muszę się dostać. Dobra, to wracamy jednak tam. Co pije z butli? Woda z elektrolitami. Nawadnianie poziomu maksymalnego, moi drodzy. Tak więc polecam, pijcie wodę. Ty chodzisz po jakichś jaskiniach, gdzie napierdalanka? No Jopek, no spokojnie jakby, może jeszcze będzie okazja na napierdalankę. Już przecież załatwiłem paru przeciwników, o co ci chodzi? To jest gra, w której mamy się skradać, przekradać, wykradać i zabijać bardzo konkretne cele. A nie Call of Duty, gdzie po prostu biegasz i strzelasz. Dlaczego wszedłem, jak mówisz o piciu wody? No Hydro Homies, Lifik, pamiętaj, Hydro Homies. Dobra. Mówicie coś o jakimś okienku, które można tutaj gdzieś wypatrzeć z drugiej strony. Pytanie, czy mnie okłamujecie, czy nie? No mam okienko, oczywiście, tylko może noże bym sobie wybrał. Haja! No i zajebiście. Pytanie, co się tam będzie kryło? Kokainą. Będzie zapis, bo Uncharted trzeba obejrzeć. A to stary, ty w telewizji tego Uncharteda oglądasz? No dobra, może i tak. Tak, będzie zapis, absolutnie będzie zapis. Myślę, że jak się uda, to opublikuje się ten zapis jutro razem z kolejnym odcinkiem. Kolejnym odcinkiem, na którym jeszcze będę do tyłu względem tego, bo ten odcinek mam już nagrany, ale poza tym to będzie wszystko, myślę, się zgadzać. O, przepraszam! Nie, nie mówcie mi, że tam jeszcze jakaś skrzynia była gdzieś w środku. O mój Boże. Czekajcie, zaznaczyłem ją. Jest mega mocno na dole, czy będzie gdzieś u góry? Kokainą. O Jezus Maria, 115 metrów i na dole. Jak nic jest dalej w tej pieprzonej... Chyba, że to pokazuje mi ten ostatni dynk, z którego nie wybrałem, bo nie mam odłamków. To może być to chyba? Tak mi się wydaje. Można sobie już zapisać linki i oglądać. Tak, to prawda. Ja upubliczniam zapisy dopiero w momencie, kiedy one się fajnie przetworzą i jest dobra godzina, ale jeżeli chcecie, to już teraz możecie sobie link zapisać. On po skończeniu się, ten stream jest niepubliczny, więc i tak możecie go obejrzeć. Aha, ta skrzynia to jest outfit. Dobra. Pięknie, kurwa. Pięknie. Endugu, proszę se ze mnie jaj nie robić. Ta skrzynia to jest outfit, na którego mnie teraz po prostu nie stać, tak więc żadnego błędu nie popełniłem. Pięknie, kurwa, pięknie. O Jezus Maria, i dalej lecą. Wystarczy, że stream zaprze się w historii oglądania. To też prawda, tak czy siak powinniście mieć streama w historii oglądania. Chryste, dalej tutaj lecicie. Tam uczuć, kiedy Tivur w Donej czyta nikt tak, jak się powinna, we wsporniku zaciąga z angielskiego. No cóż ja ci mogę powiedzieć, człowiek zmiennym jest i w moim przypadku jest to też jak najbardziej prawdziwe. I po raz szósty będę wychodził z tej wody pieprzonej, do której się tutaj nurkuję od razu. Ale dobra, lecimy już prosto przed siebie. Dziękuję bardzo, Stanisław, i dziękuję Ryzok? Aha, pewnie Rajzuk czytałem. Dobra, Ryzoku, dziękuję ci bardzo, Donata. I Stanisław, pozdrowienia z Niderlandów. Proszę, proszę. Niderlandy. Moi drodzy, jebacze są globalni. Wszędzie jesteście. Reykjavik, Niderlandy, ktoś tam jeszcze pisał z jakiegoś innego kraju. Wszędzie się znajdujecie. Jasne, większość w Polsce i w Polsce pewnie większość w Warszawie. Tak przynajmniej statystycznie patrząc po statystykach YouTube, ale nadal jebacze są globalni. Co z Hadesem? Tysia nie wiem, czy już wróciła do domu, czy dopiero jeszcze wraca, ponieważ wydaje mi się, że Hades znowu dzisiaj miał prześwietlenie, a to trochę trwa, bo jeszcze taką szybką narkozę mu wtedy podają, tak więc dowiemy się po czasie, może coś już wrzuciła nawet na Instagrama, ale nie wiem, czy się będzie dzieliła takimi detalami na temat Hadesiora, ale będzie dobrze, spokojnie, jakby jeżeli mamy dbać o cokolwiek, to na pewno dbamy o zwierzęta nawet bardziej niż o siebie. Już zresztą zamawiamy mu rampę do samochodu, żeby nie musiał tych nóg męczyć. Zamawiamy mu ortopedyczne legowisko z pianką memory, żeby po prostu mu było wygodnie, bo to jego teraz jest za miękkie, tak więc będzie dobrze z Hadesem, moi drodzy. Pozdrowie z Wysp Brytyjskich. Dania, proszę bardzo. Japońska wersja We Are Bimber One z Lazy Town. We Are Bimber One? Rozumiem, że chodzi o We Are Number One, ale kurwa, We Are Bimber One, opowiem? Myślę, że takiego covera bardzo chętnie bym posłuchał i nawet domyślam się, z jakiego kraju by się wywodził. Gdzie Cyberbóg? Moi drodzy, no, na moim dysku. Będzie wrzucony na jutro. Musicie żyć w cierpliwości, wybaczcie. Chłopek, co ma własne legowisko. No nie wiem, no legowisko, łóżko... No co ja pierdolę, nie będę się poddawał waszej presji. Hades ma legowisko. I tak to będę nazywał. Jak tam kurwa wejść na górę?
Co wolisz, koty czy psy? Myślę, że każdy z tych zwierząt ma swoje atuty i nie jestem w stanie wybrać jednego ani drugiego. Nie powiedziałbym, że jestem, wiecie, dog person albo cat person. Ja lubię i psy, i koty, dlatego mam jedne i drugie. Tak więc kochajmy wszystkie zwierzęta. Co prawda, nie wszystkie. Strasznie nie lubię żab, nie lubię węży i nie lubię innych jakichś takich, wiecie, nieprzyjemnych zwierząt, do których trzeba naprawdę chyba pałać jakąś pasją, żeby je trzymać, hodować i się nimi interesować. Ja pozdrawiam ze Śląska. No, mówiłem, że globalnie. Śląsk normalnie, inny kraj. Hades ma leże, kapibara. Kapibary też są w porządku. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, bo googlowaliśmy to z Martyną. Możecie w 100% legalnie mieć w domu kapibarę w Polsce. Nie trzeba żadnych zezwoleń, pozwoleń, nie trzeba żadnych wniosków składać, bo niektóre zwierzęta oczywiście nie można ich trzymać w Polsce ze względu na różne rzeczy, ale kapibarę możecie mieć jako zwierzątko domowe, jeśli tylko chcecie. Co prawda są cholernie drogie i podobno też mocno śmierdzą, ale możecie mieć kapibarę i nikt wam nie może nic na ten temat powiedzieć. Chyba, że nagle jacyś aktywiści stwierdzą, że nie wiem, chcą wam zabrać waszą kapibarę. A więc, hej, jeżeli marzyliście o kapibarze, to być może wasze marzenia nie są aż takie głupie. Dobra, czekajcie, tu jest jeden tajemniczy odłamek. Wziąłbym go, skoro już tutaj jestem, ale tam widzę kolejne jakieś ciekawe rzeczy. Skrzynunie, nie skrzynunie. Myślę, że obczajmy sobie te dwa punkty i to, co tutaj obok nich jest, a potem bym się chciał... O, proszę. Artefakty Derwisa, za które mi pojebane pieniądze potem daje. A potem udamy się zrobić jakieś zlecenie, bo one nam dają chyba najfajniejsze bajery. I ty, Lifik, bo tutaj jesteś cały czas, albo inni mirażowcy. Wziąłem teraz do końca te wszystkie zlecenia, które mi się na samym początku pokazały i moje pytanie brzmi, czy potem te zlecenia zamienią się na jakby nowe, inne zlecenia, czy jest w tej grze 6 takich zleceń i tyle do widzenia? To mnie właśnie teraz zastanawia, bo nawet nie wiem. Bo jakby miał strzelać, to jakimiś nowymi zleceniami to się zastąpi, kiedy ukończę te. A mam szczura wielkości kapibary, zżyliśmy się. O, też kiedyś miałem szczury. Niestety byłem wtedy zbyt młodym szczylem, żeby się nim prawidłowo zajmować. A! Kurwa, udało się i to tak ledwo. Ale miałem szczury i to były bardzo fajne zwierzęta, naprawdę. Niesamowite gryzonie. Miałem wcześniej chomiki, zwykłe tam dżungarskie, czy tam dżungalskie. Ale szczury top, naprawdę. Jeżeli chcecie mieć jakiegoś gryzonia, to bierzcie szczura, bo są zajebiste. Archi, 3 miesiące, poniedziałek wieczór, humor gitowa, mam nadzieję. Kot Jacek, piątaka w życiu, dziękuję. I Jezus Maria, w ogóle potężne wsparcie, którego nawet nie zauważyłem, bo się tak wkręciłem w gadanie. Oglądam cię od Far Cry'a 3. Dziękuję bardzo, drabina z nami i potężne wsparcie od Czmiela. Dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie. Zostałeś doceniony. Ale już emocji w mojej głowie brak w tej chwili kontroli nad tym, żeby grać i jednocześnie gadać cały czas, tak więc po prostu z czystego i dobrego i miłego serca dziękuję ci za twoje wsparcie. I w związku z tym lecę po kolejną skrzynię z zasobami. A, gdzie chomiki żyją poza sklepem zoologicznym? Wydaje mi się, że gdzieś się znajdzie takie miejsce, ale no na pewno nie w Polsce. To, że macie, wiecie, w Polsce w każdym zoologicznym chomika, to nie znaczy, że Polska to jest jakieś miejsce, w którym one naturalnie w dziczy żyją. O tym trzeba pamiętać. To mój stary może z kopalni przynieść, bo tam szczurów na lewo i prawo. Nie no, jakby raczej bym polecał szczura mieć akurat takiego odhodowanego od maleńkości do bycia szczurem domowym, bo jak sobie grabniecie takiego szczura z ulicy, no to raczej się to dla was źle skończy. Chociaż wiecie co, nie wiem szczerze mówiąc, czy da się jakby wychować, odchować i trzymać w domu takiego szczura prosto z ulicy? Nie mam zielonego pojęcia. Chomiki żyją w Polsce. 200 tysięcy osób na wyborach zaznaczyło więcej niż jednego kandydata, głos nieważny. Ludzie to debile. Stary, powiem ci, 200 tysięcy przy 37 iluś milionach w Polsce ludzi, to mam wrażenie i tak nie jest aż taki zły wynik. Zresztą nie wiadomo, jak wielu z tych ludzi zrobiło to specjalnie, a nie tylko i wyłącznie swojej głupoty. A może któraś babcia posłuchała porady wnuczka, że jak ma głosować, że jak chce głosować na PiS, to w tym roku może zaznaczyć dwa nazwiska. Bo i takie były akcje. Stepy i tundry Syberii, zachodnia Rosja, tereny północnych Chin i Mongolii. Ojebane, Jezus Maria, takie typowe zwierzątko dla dziecka w Polsce, a my takie popieprzone pochodzenie. Aż bym się normalnie nie spodziewał. I po cholerę ja tutaj wlazłem, jak ja mam się dostać tam do środka? Coś tam jest do zdetonowania, więc niewątpliwie dam radę coś tutaj rozdupcyć, tylko czy muszę znaleźć okienko? Czy może muszę znaleźć coś, czy mogę tam rzucić? Jakubik, pokażesz ten sztylet i miecz? Kurde, no ale jak? Walnąć, nie walnąć? Wyglądają tak bardzo standardowo, sztylecik jest taki cholernie, powiedziałbym... O, widzę nawet moje życie obcięte. Jest taki bardzo, nie wiem, cienki, ostry i długi. A miecz wygląda jak taki, szczerze mówiąc, miecz prosto z MMO wyciągnięty, tak więc... A całkiem się prezentują. Frekwencja była dobra, tak? To prawda? Akurat frekwencja zajebista.
rekordowa wręcz bym powiedział, czy tam maksymalna. Kokainą. Nie jestem do końca pewien, ale wiem, że była naprawdę ogromna i na pewno zadowalająca. Lubią ciepło i sucho, więc południe Europy na przykład. Dobra, okej, nie wdawajmy się aż w takie dyskusje o tych chomikach. Czy ja tutaj gdzieś wlezę? Jak ja mam się dobrać do tego gówna, które tam jest schowane? Tutaj mi nie pozwoli wskoczyć, chociaż... Nie, dobra, tego się złapiemy. Lecimy na górę. Mogę to, nie wiem, przeciąć, ciachnąć, dlatego nie mogę tego dywanu rozpieprzyć tutaj, żeby wleźć na dół. Jak się do tego gówna dobrać? Co ja mam tutaj ze sobą teraz zrobić? Ja mogę to zrzucić? Nie wiem. Kiedy pierwszy odcinek ze Spidermana. Czad, już się odnosiłem do tego. Proszę, jedyne co będę wam mówił, to żebyście obejrzeli sobie stream od początku. To wtedy się dowiecie. Tutaj mamy wyciąg. Jak tam się kurwa dostać? Gdzie jest coś wybuchowego? Jak będzie spadać z dużej wysokości, spamuj skok równa się efektowny przewrot. Mam nadzieję, że nie będę tutaj jakoś... Znaczy, naprawdę? To muszę to klikać? Myślałem, że Basim już tak domyślnie robi taki właśnie efektowny przewrot. Płachta antywłamaniowa. No właśnie, jeżeli nią jest, to bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Jebacz księżycowy, Borgman ML. Dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie, Borgmanie. Miło mi cię tutaj widzieć i przywitać w gronie topowych wsporników. Kurwa, no nie potrafię tego zrobić. Nożem przez kratki rzuć dzbany są wewnątrz. Czekajcie, ale kurwa, naprawdę przez te kratki ten nóż przeleci? Bo jak ja widzę takie kratki, to mam wrażenie, że one są specjalnie rozmieszczone, żeby nóż się właśnie nie wcisnął. Ale może muszę zmienić całe moje rozumowanie. O nie, przepraszam, czytaj. W tej okolicy prowadzone są naprawy, tyryryry, rusztowanie, tymczasowy środek, który nie oznacza w żadnym razie trwałości ściany. Proszę brać to pod uwagę. Czyli muszę rozjebać rusztowanie! A przynajmniej tak bym miał teraz strzelać, że może to rusztowanie jest tutaj do rozpieprzenia. Ej! Ej! A może i tak, a może i po prostu faktycznie muszę to po prostu zdetonować. Ty. Nie, tam mi windę pokazuje. No właśnie, przez te kratki ja obstawiam, że nie rzucę. Ja myślę, że nie dam rady. O, nie? Kurwa, dobra, nieważne, oczywiście, że rzucę, tylko muszę trafić pięknie między kratkami. Jaki skam straszliwy, nie spodziewałem się tego nawet. Dobra, okej, zwracam honor i to jest teraz pięknie otwarte. Dobra, czat, mieliście rację, muszę zmienić moje rozumowanie. Byłem przekonany, że taka krata oznacza, że po prostu nic przez to nie przeleci. Czy będą śmieszne filmiki? No może sobie coś tam dziobniemy na końcu śmiesznego. Schemat do ulepszenia sztyletu ukrytych. No to jest akurat ten, który niedawno tutaj znaleźliśmy, sztylet ukryty, który to był ten. Zabicie zatrutego wroga. Nie lubię tych broni, które wymagają, które dają mi bonusy, jeżeli ktoś jest pod wpływem jakiegoś efektu. Bo jasne, no to tam mamy jakiegoś builda pod podtruwanie, pewnie może być bomba dymna trująca, mogą być strzałki trujące, noże trujące. I wtedy jak ja się wpieprzę w nich, zacznę walczyć, to po prostu natychmiastowo wszyscy znikają. Ale chyba wolałbym coś takiego pod, powiedzmy, basicowe obrażenia, że tak się wysłowię. Dobra, nie będziemy teraz koniecznie lecieli po te wszystkie odłamki i tak dalej. Ta skrzynia to w ogóle gdzieś kiedyś indziej i na później. Czy tutaj mamy jeszcze jakieś ciekawe rzeczy? Mamy zlecenia, więc się nimi zajmijmy. Tararara, tam odłamki, nieodłamki, tajemnicze gówna. Tutaj mamy poeta, satyryk. Spotkaj się z poetą, odprowadź go w bezpieczne miejsce. Tutaj mamy komponenty, niekomponenty. Za wszystko jest dużo komponentów. Tutaj jakiś mieczor, dwa sztony, które mnie akurat nie interesują. Tu jest jakiś pieprzony strój. Wygraj wyścig, spotkaj się z kontaktem. Dobra, dostarcz zaznaczone monety delegatowi. Robimy tego. Kokainą. Adrianna Pawłowska, co tam u ciebie, jak życie i domek? Domek powoli do przodu, życie bardzo zabiegane. Krótko mówiąc, cały czas jakaś akcja. Dziękuję ślicznie za wsparcie. I Magdalena, pozdrawiam, również pozdrawiam, dziękuję ślicznie. Kaczkano, i tu się mylisz, Tivolsi, są dzikie chomiki, nawet w Polsce, tylko są w chuj agresywne. No to ja nigdy akurat dzikiego chomika nie spotkałem. Nie jestem pewien, czy powinienem się cieszyć, czy smucić, ale nigdy na dzikiego chomika nie trafiłem. No, informacja o niepewnym rusztowaniu, powiesiu na rusztowaniu, to co, polska budowa? Tak, no to mi się tylko i wyłącznie kojarzy z tym, że wykładowcy uwielbiają wywiesić informacje o tym, że wykładu nie ma na drzwiach do sali wykładowej. Żebyś musiał zapierdalać na uczelnię i przekonać się, że wykładu nie ma, patrząc na drzwi wejściowe do tego, na ten wykład, żeby po prostu zwariować i smutnym wrócić do domu po 40 minutach dojazdu. Dobra, spotkaj się z kontaktem, ale gdzie będzie mój kontakt w takim razie? Jakieś tam monety wchodzą w grę, moi drodzy. Gdzie ten jebaniec jest? Halo, halo, panie kontakcie. Może któryś z tych? Czekajcie, może przeczytam dokładnie, o co chodzi w tym zadaniu. Miniaturowe kosmiczne chomiki w Polsce. Miniaturowe kosmiczne chomiki? No, kosmicznego chomika to ja bym chciał mieć. Kupcy podejrzewają, że mają w swoich szeregach zdrajca, by pomóc go schwytać, dostać znaczone monety delegatowi handlowemu. Okej. No dobra. No dobra. Kontrakt z handlarzem bronią, OP miecz. Powiadacie, bo właśnie tak, nie wiem, które z tych zleceń nawet wybrać, żeby mieć z tego, powiedzmy, jak największy zysk. Tutaj, handlarz bronią. Dobra, jolo, idziemy do handlarza bronią, bo tutaj nawet nie wiem, z kim się mam... Kokainą. Lecimy w takim razie do tego wewnętrznego miasta.
gdzie oczywiście wejście nie będzie takie proste, jakbym chciał, ale chyba jakoś damy radę. Dobra. Do punktu widokowego. Kot Jacek, pozdrawiam z rodziną. Również pozdrawiam. Dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie. Homikster. Moja kuzynka ma dwie świnki morskie. Jedna to pysia, a druga grybsia. Okej. Okay. Świnki morskie też są podobno spoko. Albo szynszyle. Po zapachu ludzkim. Adriana. A, to ty miałeś tą genetykę i żeśmy się wdali nagle w taką ogromną dyskusję na temat egzaminu. Tak, i pamiętam, że mówiłaś, że nie zdałaś wtedy tego egzaminu. Studiujesz biologię i możesz coś powiedzieć o chomikach? Cholera jasna. No to muszę przyznać, twój kierunek studiów wydaje się być całkiem interesujący, biorąc pod uwagę, na jak wiele tematów jesteś w stanie się wypowiedzieć. Łombaty. Łombaty śmiesznie wyglądają, ale nigdy nie miałem do czynienia z łombatem. Dobra. Aha, calutkie to miasto to jest obszar zastrzeżony, czy tylko to miejsce, gdzie się przechodzi? O nie, oczywiście, że mnie ścigają. Dobra, okej, okay, pięknie, tylko... Pięknie. Oczywiście, że moment wejścia tutaj jest najgorszy, ponieważ wszyscy momentalnie zaczynają mnie ścigać. Ciekaw jestem, ile tutaj jeszcze będzie takich murów, przez które jak tylko przejdę, to będę poszukiwany. Jezus Maria. Całe to miasto to normalnie nienawidzi ludzi, nienawidzi turystów. Chciałem sobie pozwiedzać tylko. Wbijamy na tak, się chowamy. Jeszcze na oko, ile zostało odcinków Cyberpunka? No w tej chwili jakoś chyba nagrałem 25 i jeszcze parę się szykuje, tak więc aż tak szybko nie skończymy. Borgman, chory po jebie, mam do ciebie pytanie. Mam laptopa Lenovo Idea, kartę 350 Ti i procesor Intel razem z AMD Ryzen. Jaką gierkę byś polecił do pogrania w wolnym czasie? Kurde, Borgman, to jest tak straszliwie ogólne pytanie, że ja nie jestem w stanie ci w tej chwili odpowiedzieć. Dobieranie gry pod wymagania sprzętowe to jest ostatnia rzecz, którą byłbym w stanie zrobić. Gierkę fabularną. Jeszcze jest tak dużo gierek fabularnych. Znaczy, no, gry się dzielą na, nie wiem, fabularny i multiplayer. Cholernie trudno mi tutaj jakby jakkolwiek na to odpowiedzieć. No, mam samochód taki na benzynę i polećcie mi, gdzie mógłbym tym samochodem pojechać. No, to jest jakby bardzo trudne pytanie, na które trudno jest też odpowiedzieć. Dobra, lecimy tutaj w takim... Pięknie, o, Jezus Maria, pięknie. Kolejny! Łombaty robią kwadratowe kupy? Trochę trudno mi w to uwierzyć, ale wiecie co? Świat jest tak pojebany ostatnimi czasy, że jestem skłonny w to uwierzyć. A tu mamy oczywiście kolejne punkty widokowe, no tak. Jakże miałoby tutaj nie być, więc sobie tam chopnijmy. O Jezus Maria, Borgman, no nie jestem w stanie ci chyba pomóc, ale dziękuję ci przepotężnie za ogromne wsparcie, bo jeszcze potem była Nagisa. Hej, życzymy jego grania, dobrych wyborów Cyberpunk Phantom Liberty. No ciekawy jestem, co pomyślicie o moich wyborach, ale to już jakby nawiązywałem do tego na początku, nic więcej nie mówię, zobaczycie jak zobaczycie i wtedy się okaże. Dziękuję za wsparcie. Jeszcze Exodus, kurwa, oglądam cię od 9 lat, 20 urodzin dwa tygodnie temu, jestem na studiach w Holandii. Jak idzie oglądanie Runnersów? Powoli niestety, nadal tylko 3 odcinki widziałem. Dziękuję za przepotężne wsparcie. Jeszcze Freścian na koniec. Pozdrawiam ci, Wolcik, mały tip dla ciebie. Dziękuję ślicznie. Każdy tip, jaki tutaj ląduje, nie jest mały, bo jest w ogóle. Domo arigato. Och, łombaty grają w Minecrafta. Może nie mówmy teraz o graniu w Minecrafta, co? Taki dość drażliwy temat ostatnimi czasy. Jezus Maria, czad. Normalnie się na wieżę nie można powspinać z wami. Z taką ilością wsparcia, jaką mi oferujecie. Otworzymy sobie super skrzynię. Proszę, proszę, sztony kupieckie. Takie w ogóle ilości tych sztonów cały czas zdobywam, że za każdym razem jak tylko mogę, to je wydaję. I się nawet nie zastanawiam, czy powinienem, czy nie powinienem. Poza tam zniżkami u kupców. Tego to nie robię w ogóle. Dobra. Synchronizuj! Każdy wybór podjąłem i z każdego nie byłem w 100% zadowolony. No ja, mój podstawowy, który podjąłem do tej pory, mam wrażenie, że był właściwy. Przynajmniej wobec mnie samego, kiedy go podjąłem, ale nadal nie był to wybór idealny. Jakby rzadko bywa tak, że da się po prostu perfekcyjnych wyborów dokonać i jest jeden, który jest stricte najlepszy, najfajniejszy i najbardziej satysfakcjonujący. Dobra, obszar lokalizacji. Weź mi tutaj ptaku, powiedz mi, gdzie ten grzmot się znajduje i lecimy z nim pogadać. Bum. Więc rolnicy je zajebali niestety. O Jezus Maria, aha. Chomiki zostały wyeksterminowane przez rolników, bo wdupcały plony. Jesus. Jakub, 28 miesięcy. Ładnie się twój domek zapowiada. Pozdrowienia dla Tysi. Dziękuję ślicznie za bycie wspornikiem 28 miesięcy. Pogadajmy z handlarzem bronią. Beshi sent me. I am here to help you to safety. I do not know you. Am I just meant to take you at your word? Do you have a choice? Cholera, ja mam teraz ten miecz, który mi połowę życia obcina. A. Dobra, ty, gdzie tak zasuwasz? Boję się trochę używania tego miecza, bo mam wrażenie, że zapłacę wysoką cenę za utratę tej połowy życia. Ty, czekajcie, to...
Gdzie jest zagrożenie? Uniknij wszelkich obrażeń, oczyść okolice. Aha! No dobra, ja myślałem, no w sumie, nie no dobra, ma to sens. W końcu mamy tutaj gierkę, która jest skradankowa, mam oczyścić okolice, unikać wszelkich obrażeń. Myślałem, to co, będę musiał się tutaj wpieprzyć w jakąś otwartą walkę, bo innego wyboru nie będę miał, jak będę się eskortował. Ale pierwszy raz w Assassin's Creed widzę, żeby NPC, którego muszę prowadzić, schował się i, zaproponował mi, żebym coś zrobił za pomocą skrytobójstwa czy po cichu. Kokainą. Jestem pod wrażeniem. Kokainą, a potem, a co na grzale wariacie, a nazywa się to cudo Arturito. Taki konkretny likwidzik o nazwie Arturito. Dobra, miałem okazję, żeby ich wysadzić, ale za dużo czasu na to poświęciłem, tak więc poczekajmy, aż sobie tam wrócą. Myślę, że ich zdetonujemy i lecimy dalej. I tak, to jest strój z Revelations. I całkiem mi się podoba, muszę przyznać. Myślałem, że nie będę jego fanem, ale jak tylko go wziąłem, to chyba podoba mi się najbardziej ze wszystkich. Cyk, cyk, chłopaki, do widzenia, żegnam serdecznie. Ej, jak smutno, o Boziu! Czy ktokolwiek będzie w tej chwili mnie jakoś, nie wiem, poszukiwał? Ten tutaj jak zadupca. No cóż, kompletnie mnie to nie dziwi. Zabijam na jego oczach ludzi, ale w sumie oni by zabili jego. Jaki asasyn jest twoim zdaniem najlepszy? O, ludzie, już gadaliśmy na ten temat wcześniej. Najgorsze jest to, że ja chciałbym tutaj wchodzić z każdym w interakcję, kto zadaje takie pytanie, no ale nie mogę odpowiadać na to samo 5 razy, tak więc będziecie musieli sobie przewinąć streama albo obejrzeć od początku. Revelations miał super strój akurat. Ja szczerze mówiąc, największym fanem jestem stroju tylko i wyłącznie tego Eziowego, całego czarnego. Nie pamiętam dokładnie, który to był, jak się go zdobywało, ale bardzo mi się podobał i, najchętniej to bym w każdego asasyna grał dokładnie takim strojem. Dobra, mamy tutaj więcej tych strażników, tam jest dwóch. Tych mam wrażenie dam radę załatwić, jeżeli tylko użyję noża i grzmotnę w tego cyca. Patrzcie na to gówno. Ha, ha, ha. Dobra. Skrytobójstwo. Mamy tego i tego możemy od razu po kolei dziabnąć. Nawet bez zużywania noża do rzucania. Byle tylko kolega, który jest tutaj z drugiej strony, się za bardzo nie zorientował. Dam radę jakoś ich wylurować, wyciągnąć? Jest dwóch czy jeden? Jest jeden! Dobra, to jest jakaś kurwa zbroja ustawiona na chwytaku. No to załatwiamy tego delikwenta. Jojojo, ile skrzyń, amunicja. Proszę, proszę. Pieniądze, 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 pieniądze. Dobra, zajebiście. Bogacimy się, moi drodzy, bogacimy się. Powinieneś dodać odpowiedzi na te wałkowane pytania do Stream Decka. Nie no, to ty, mordo, wiesz, że ja bym musiał tutaj cały czas wysłuchiwać moich własnych wypowiedzi? Nie mogę jakby prowadzić streama w taki sposób, że nie słyszę tego, co się na tym streamie dzieje. I tak to musiałbym notorycznie cały czas słuchać samego siebie. Tam jakaś pantera w ogóle z lewej strony jest, Jesus. No ale hej, moje noże przecież dostały upgrade'a, mogę teraz je naładować. Ale wiecie co, po co je ładować? Jego ciało się rozpuści! Jezus Maria, przerażająco to wygląda. No nie ma typa, no dosłownie bierze i znika. Jak pojebanie potężna jest trucizna, którą mi ten chłop zamontował w moich nożach, że ciało znika, nie zostaje nic. Nawet Walter White miał więcej kłopotów z pozbywaniem się ciał niż ma w tej chwili Basim. Jest szansa na nową serię z GTA 5, jak się zrobi trochę luźniej. Myślę, że jedyna szansa na GTA 5 będzie, kiedy w końcu będziemy zbliżali się do premiery GTA 6. Have you known the rebels long? Long enough to believe in their cause. Cieszę się, Adriana, cieszę się. Bardzo mi miło. Mówiłem, to jest mój długofalowy plan. Nagrywałem filmy od tak dawna, żeby teraz ludzie po prostu, którzy zaczęli mnie oglądać, jak mieli lat naście, dorośli i w tej chwili już mogli mnie wspierać pieniężnie za te wszystkie lata, kiedy jeszcze pieniędzy nie zarabiali. Perfekcyjnie zaplanowane. Dobra, gdzie mamy wrogów? U góry, na dole? Bo wydaje mi się, że jest tutaj tylko trzech. Jak na razie całkiem nieźle idzie mi unikanie obrażeń, tak więc... Dobra, mam... Ile mam tych ładunków? Mam 4? Ohoho! Ej, ale mam beznadziejną pozycję, dobra. Wychodzimy w takim razie, wbijemy sobie na dach i stamtąd zrobimy trochę bardziej przemyślane. Kokainą! Miganie między przeciwnikami. Oglądam bombs, więc nawet kwach by aż tak szybko nie działał. Jestem specjalistą, tak. No to prawie tak jak ja jestem lekarzem, bo oglądałem House'a. Wiecie jak jest. Dobra, ustawmy się jakoś fajnie, sympatycznie i przyjemnie, żeby miło ich tutaj rozgrzmocić jednego za drugim. Tutaj ten badel wydaje się być akurat odpowiedni. Też nawet tego nie muszę używać. Let's go! Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, lecimy! Jeden! I dwa! I trzy! Jakże kontrowersyjny feature, ale jakże bardzo lubię go używać, bo jest tak satysfakcjonujący. Ty, nie! Nie mogę się ruszyć! Nie mogę się ruszyć! Nie! Nie! O, nie, dobra, przepraszam, po prostu za słabo trzymałem B. Już się zesrałem. Nie mogłem wskoczyć wyżej, ale mogłem zejść niżej.
O, ryzykowne te migające likwidacje, kiedy przeciwnik jest przy krawędzi, bo się zawiesimy na stałe. Ale okej. Chillera, jest git. You have my thanks and my trust. Done to perfection. Oczywiście, że perfekcyjnie wykonane. No ja jestem Basim, moi drodzy. Znaczy, ja jestem Tivur, ale Basim w moich rękach staje się Tivurem. Też nie jestem pewien, czy to jest aż taki komplement, jakbym chciał. Nie jestem znany z tego, że perfekcyjnie udaje mi się robić rzeczy po cichu. Sztony, siły, komponenty, mieczor też jakiś dostaliśmy tu w nagrodę. Sprawdźmy, jak on wygląda. Ale się, byczku, zmieniłeś, ale że z wyglądu? No z wyglądu to się nie ma co dziwić. Trochę mi latek przybyło przez te wszystkie lata? Nieważne. Każdy kolejny atak zadaje plus 5% obrażeń. Damn! Ale... Jezus Maria, ciągle mi się odbija. Bardzo ładnie wygląda. Chociaż w sumie, czy tak ładnie wygląda? A, tam transmogi można robić na wszystkim tak naprawdę, więc nie jest to wielki problem. Dobra, wiecie co? Ja to chyba uderzę sobie z powrotem w ten miecz nowicjusza Alamutu. Ładnie ulepszony, fajnie wygląda. Zresztą transmoga na niego jakiegoś wrzuciłem, z tego co mi się wydaje. Myślę, że się z tym będziemy bujali. Ale ten nowy sztylecik taki tych prekursorów, myślę, że możemy dalej się z nim bujać. Nie subskrybowałem cię nigdy, ale pamiętam cię z dzieciństwa. Ciekawy jestem, w ilu jakby umysłach jestem tym takim w tej chwili wątłym wspomnieniem z dzieciństwa. I ludzie mają takie, kurwa no, wydaje mi się, że jakby pamiętam typa, ale nie jestem pewien skąd, jakby cholera jasna, wiecie, jak takie migawki z młodości, ponieważ byliście tak młodzi, że już to było zbyt dawno temu, żeby to pamiętać, ale jednak coś tam świta. Jedyne, co do was wraca, to te emocje, te niezwykle pozytywne, fantastyczne emocje. Dobra, wracamy do tego kontraktu. Jakiś strój za to jest, tak więc to już jest dla mnie wystarczający argument. Gdzie to było? Tutaj u góry. Lecimy zatem. Przeskrolowałem kanał, żeby się upewnić. Proszę, to jest dopiero poświęcenie. Sedorfex, 12 miesięcy, pełny roczek. Dziękuję ci ślicznie za wsparcie. Awe chleb, owszem, awe chleb. I pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli widzicie to, co widzicie na ekranie i wam się podoba, macie w opisie linkacza, żeby się zainteresować Assassin's Creedem. Polecam serdecznie. Bardzo przyjemnie się biega, dźga tych przeciwników, wykonuje te seryjne asasynacje. Nieważne, co się mówi o długości tego asasina, czy jakby o tym, że jest mocno, dużo tutaj rzeczy powielonych z powrotem z Valhalla, jak niektóre animacje i tak dalej. Ale nie wiem, czy Lifik dalej jest na czacie, on podziela moje zdanie, że po prostu w Miraża się gra przyjemnie. No to jest chyba tutaj najważniejsze. Dobra, udało się, wyczaiłem go. Tak mi się wydaje przynajmniej. Surowy kurczak na zawsze w pamięci, tak no. Opowiem wam, była taka jedna perełka, której się kompletnie nie spodziewałem. A jedyne, co było potrzebne, żeby ją wywołać, to enigma, którego prawie dorwała Salmonella. Jak niewiele czasem trzeba poświęcić życie enigmy, żeby zrobić dobry content na streamie. A potem film, który ma, nie wiem, chyba setki tysięcy wyświetleń. Kokainum! Jebaczowy serwer Minecraft! Pozdrowienie od graczy jebaczowych. O! Jest jebaczowy serwer Minecraft? Czemu ja nawet w ogóle o tym nie wiedziałem? God damn. Dziękuję ślicznie, mam nadzieję, że dobrze się tam bawicie. I grzecznie... To też ważne. Dziękuję ślicznie. Będziesz na Jemie w przyszłym roku w Katowicach? Coś byś chciał dostać? Pozdrawiam, wielka fanka. Nagisa, dziękuję ślicznie. Czy będę na Jemie? Nie wiem. Nie potrafię teraz powiedzieć. Wypowiem się bliżej Jemu, ale dziękuję za wsparcie. Jeszcze Kamil jakiś. PS5 Pro dopiero pod koniec 24. Czaisz to, Tiwciu? Dlaczego? Na co ci jakby... Mało ci PS5 zwykłe? Poczekaj, aż zobaczysz nadchodzące niedługo gry. To stwierdzisz, że może jednak nie taka zła ta konsola. Plus, jakby co, chcesz kupować kolejną? Rivia, 4 miesiące wsparcia, dziękuję bardzo. I Masterix, są 12 miesięcy wspornika pospolitego. Bardzo mi miło was tutaj widzieć. Dziękuję ślicznie. I kolejnych miesięcy życzę. Do you have the marked coins? They are waiting for you at Damascus Gate. What? Is this some kind of trick? No trick. A race. I believe I'm fast enough to outrun your reputation. See you at the gate. Aha, okej, okay. Ścigamy się w takim razie do bramy. Cholera jasna, dlaczego ja tak nie sprintuję szybko, jakbym chciał sprintować? Basim, błagam cię, przebieraj tymi nogami. Tutaj moim pobocznym celem jest wygranie wyścigu, ale Basim nie wydaje się chcieć go wygrać. Mam wrażenie, że może powinienem biec trochę inną trasą niż ten typ, jeżeli chcę z nim jakoś wygrać, ale no zobaczymy, jak to się skończy. A nie, przepraszam, wybrał inną trasę, zadupcamy zatem górą. Mam nadzieję, że te dachy mnie tam szybciej doprowadzą, ale już widzę lianę, której się chwycimy. I let's go! Cholera jasna, no leci jebaniec, leci! A good effort. O, udało się? But tak, no wygrałem! Howls, ależ ustawione, god damn.
Today you were lucky. Tomorrow, perhaps not. Na kogo głosowałem? Nie będę odpowiadał na to pytanie, ponieważ nie jestem tutaj od tego, żeby siać jakąkolwiek politykę. Powiem tylko tyle. Zagłosowałem i to zgodnie z własnym sumieniem i własnymi przekonaniami. Mimo wszystko wiedząc, że daleko mi w tej chwili do jakiejkolwiek sprawności politycznej i mam jakby podobne zdanie do wszystkich, że nie ma w tej chwili jednej jakby ugrupowania czy osoby, na którą należy głosować i najlepiej jest głosować, bo jakby to jest wszystko skala szarości. I na tym to zostawmy. Już ostatnio rozmawialiśmy z Lifikiem na temat tego, jak bardzo kwestia polityczna wyborów potrafi tak mocno podzielić ludzi, że aż obrzydliwie się na to patrzy. Jak bardzo w tej chwili osoby są gotowe skakać sobie do gardeł w temacie, wiecie, jakichkolwiek wyborów politycznych. Zdecydowanie nie tak powinno wyglądać życie w demokratycznym kraju, że ludzie są gotowi wyzywać się od najgorszych tylko dlatego, że ktoś zagłosował na coś innego. A dokładnie to ma miejsce, dlatego się nie wdaje. Politycy to urzędnicy państwowi, a nie idole, tak? No to też prawda, aczkolwiek wiecie. W erze social mediów teraz to troszeczkę, mam wrażenie, zaczyna się zacierać. Dobra, wykupiłem sobie tutaj tych grzmotów, żeby się wczuć w ten tłum i być może przejść bez większych kłopotów przez tą całą bramę. A może to być tutaj konieczne. Tererere, nie zwracaj na mnie uwagi. Jestem tylko losowym biedakiem, chociaż wyglądam szczerze, jakbym jakąś taką biedacką obstawę sobie tutaj załatwił, bo ja sam wyglądam raczej niezbyt biednie. No i czemu nie idą do przodu? Go! No come on! O, wy grzmoty jedne, dlaczego mnie tak zostawiacie? Co to ma znaczyć? Halo? Tam są kolejni przeciwnicy! To jest wasza usługa? Dałem wam szton? Kurwa, ludzie zmieniają wszystkie swoje życiowe poglądy za tego sztona! A wy żeście mnie do połowy mostu doprowadzili? Jaja sobie ktoś robi? Okej, no dobra. Trudno się mówi, zadupcamy w takim razie. Muszę liczyć po prostu na to, że prędkość mnie tutaj... A! Uratuje! Dobra, i uratowała. No i co? No i zajebiście. Miałeś interakcję? Miałem interakcję, no ale tak, no ale jakby ja liczyłem, że oni będą szli bezpośrednio na drugą stronę tego pieprzonego mostu. Nie sądziłem, że jakaś interakcja jest mi potrzebna. Plus nie wiem, czy to nie była interakcja do czegoś kompletnie innego. Karotka! Nawiązując do Alamutu. Alamut to była twierdza w książce o nazwie, ha, nie zgadniesz, Alamut. I tejże twierdzy istniał zakon, a na tamtejsze czasy sekta asasynów, taka ciekawostka. Ale aha, rozumiem, że jakaś taka książka właśnie lorowa asasyńska. Bo mimo wszystko, wiecie, gierki to nie jest jedyne źródło, gdzie można czerpać wiedzę o całym tym świecie. Bo mamy też inne twory, między innymi książki. Mamy sianko, idziemy do góry. Jak ten miraż? Fajny, czy opłaca się kupić? Powiem tak, ja nigdy nie lubię odpowiadać na pytanie, czy opłaca się kupić. Bo jakbym ci miał powiedzieć, jaką grę się opłaca kupić, to bym ci powiedział World of Warcraft, bo tam prawdopodobnie, jeżeli będziesz napierdalał cały dzień, to będziesz grał w nieskończoność i wyjdzie na to, że jedna godzina gry jakby kosztuje cię najmniej. Albo nie wiem, Persona 5, bo kosztuje tyle co inne gry, ale przejście fabuły zajmuje 100 godzin. Dlatego argument, czy opłaca się kupić, jest troszeczkę dla mnie inwalidą, ponieważ dla każdego coś jest warte tyle, ile jest gotów za to zapłacić. Jeżeli mam powiedzieć, czy mi się przyjemnie w tę grę gra i czy to jest dla mnie fajny asasyn, tak. Czy jest przełomowy, jest jakby, nie wiem, nowym rozdziałem w historii tej gier? Nie. Czy fajnie jest znowu pograć w asasyna, który skupia się na skradaniu się gadżetach, a nie RPG-ach i zbieraniu sprzętu po całym ogromnym świecie? Tak. Czy powinienem iść Lulu, bo tak trochę dziś nie spałem, bo próbowałem dobić do najnowszego odcinka Cyberpunka, więc potrzebuję rady. Connor, no... Jako, że skrzywdziłem cię, nie dając znać, że nie będzie Cyberpunka, chociaż wydaje mi się, że mówiłem wczoraj, no to ja ci mogę poradzić, żebyś jednak poszedł spać. Ponieważ to z mojej winy jesteś niewyspany. O, i Beszamel wjeżdża na czat z profesjonalną wiedzą na temat Alamutu, który to jest prawdziwą twierdzą. Dobra, dostarcz monety delegatowi. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało. Jakie cuda za to dostanę. Dzień dobry. Słucham? Wykonano zlecenie. Masz wystarczająco materiałów, żeby ty oznaczone monety. Co za skam! Dobra, czy ja nie słuchałem tego typa? Czy on mi mówił, że mam się śpieszyć i zadupcać momentalnie? Bo ja wiem, że tam był wyścig z nim, ale myślałem, że tutaj to mam taką w miarę chillery i mogę sobie iść w swoim tempie, come on! Dobra, no nieważne, zlecenie wykonane. Ile mam tych moich wszystkich komponentów, materiałów do upgrade'ów? No zbierałem tego, no nie mało bym powiedział, całkiem nie mało. I mamy odzienie. Na tym mi w sumie najbardziej zależało. Odzienie Rustama. Mniej hałasu powodowanego przez Basima podczas ruchu. No to widzę taka alternatywna wersja tego, gdzie słyszę mniej zabójstw.
Ty, ale wygląda, powiem wam, całkiem nie tak źle, bym nawet rzekł. Aż sobie to teraz chyba ubiorę, tylko strój muszę zdjąć. Na jakich ustawieniach gram? Na maksymalnych. Są to maksymalne, ale nie oceniajcie do końca tego, jak ta gra wygląda na streamie, ponieważ nie jest to idealne odwzorowanie. O, biedak myje ulicę, to go kradnę. Zajebiście, dobra. Mam nadzieję, że tam jeszcze będziesz chwilę tę ulicę mył i wrócę jeszcze kiedyś po darmowe pieniądze. Czy to jest strój z Black Flaga? Nie jestem pewien, czy jest tutaj jakiś strój z Black Flaga. Ten poprzedni był z Revelations, tak więc być może jest tutaj jakiś z Black Flaga? Może nie, no to bez przesady. Przecież to jakieś tutaj ma zębolce u góry, jakby mój kaptur był wielką paszczą, tak więc stroju tutaj nie ma chyba żadnego Black Flagowego. Chyba w początkowym odcinku kupiłeś do tego stroju barwniki. Nie! Mam barwnik, nie wierzę! Niebieski, głęboko... No, widzicie, karma wraca, raczej barwnik wraca w tym przypadku i zajebiście. No i teraz wygląda, powiem wam, całkiem szmeksownie. Fajnie się ten żółty łączy z niebieskim, jestem fanem, lecimy dalej. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? El Tigre. No właśnie trochę tak, El Tigre, El Muño. Świat śledztwo, zobaczmy pozostałe zlecenia. Co jeszcze tutaj najbardziej będzie się opłacało robić? Tu jakiś mieczor dostaniemy, tutaj komponenty sztony, tutaj kolejne komponento sztony. Co mamy tutaj? Spotka się z poetą. No najchętniej to bym sobie zabił jakiegoś kapitana, bo mi brakuje takich zleceń na morderstwo. Ale dobra, uderzajmy w kolejne rzeczy, które nam dadzą po prostu sprzęcior. Asasynowie nie mieli czasem pomagać? Co ty gadasz? Jakby no ja pomagam sobie w tej chwili akurat. Tak więc jakby proszę mnie tutaj o nic nie oskarżać. Ej, siema, skrytobójstwo i mnie nie ma. Dziękuję bardzo za legendarny odłamek otwierający nieprawdopodobnie potężne przedmioty w podziemnej świątyni prastarych. Prastarych starożytnych jebańców. Dziękuję, dziękuję. Bomby dymne to jest absolutnie najbardziej broken rzecz w tej grze. W ogóle te dymy tutaj, nieprawdopodobne rzeczy można za ich pomocą zrobić. A, jestem wielkim fanem tego, że jakiemuś bezdomnemu, który myje podłogi, kradnie sztorm, a potem główny sługa jakiegoś bogola układa za niego życie. Czemu ten bezdomny jest bezdomny, mając taki item? Kokainą. No, cóż mogę powiedzieć? Może nie zna jego wartości. Może po prostu był ten hełm przekazywany w jego rodzinie z pokolenia na pokolenie, ale nie miał pojęcia, jakiej jest wartości i bał się, że każdy go oszuka, więc nikt mu go nigdy nie wycenił i takim sposobem nigdy go nie sprzedał. Czy jaram się na Spidermana, na Gisa? No jaram się fest. Nawet już w niego gram. Dziękuję bardzo. Nemo, nie będę spamił czatu, ale skoro ogarniamy dzisiaj poboczniki, może odpalimy bonusowy content z Alibabą i 40 rozbójnikami. Nemo, z tego co się orientuję, wymaga to kupienia DLC, a ja nie jestem raczej zainteresowany dokupywaniem kolejnych DLC-ków, znaczy kolejnych w ogóle DLC-ków do Miraża, tak więc raczej nie będę uderzał tutaj. Jeżeli faktycznie jest taki content tutaj dostępny, to chyba będziecie musieli go poszukać u kogoś innego. Jakiś typ rzuca bombę, nagle dym opada, inny typu nie żyje. Ciekawe, kto drugiego typa zabił. Cóż no, nie wiem, może to też ma jakieś tam pomniejsze feature usuwania pamięci moich ofiar. No bo mam wrażenie, że zerwanie jednego plakatu nie powinno sprawić, że wszyscy zapomną o tym, jak wygląda ziomek, który notorycznie w chmurach dymu morduje ludzi w tym mieście. Ale jednak zapominają. Jednak mają bardzo słabą pamięć. I wiecie co? Ja im za to dziękuję. Ten quest z preordera był? Chyba, że ubidało ci jakąś bieda wersję. Nawet nie wiem, o jaki quest chodzi. W sensie, ja nawet nie jestem w 100% pewien, jaką mam wersję tego asasyna. Ja po prostu dostaję kodzik od Ubisoftu, wklepuję go i gram w grę. Najbardziej mi zależy na podstawce, a nie na tym, jakie tam jeszcze, wiecie, bajery się gdzieś kryją ukryte. Dobra, Enkidu. Gdzie będzie ziomo? Czuję, że będzie tutaj. Nie wiem dlaczego, ale coś mi mówi, że będzie w tej okolicy. Kurwa. Widzicie, mówiłem. Mój instynkt jest niezawodny. Ten quest z 40 złodziejami chyba w deluxe za darmo jest. Ale jak się go w ogóle robi? Bo jeżeli on jest naprawdę taki ciekawy, to szczerze mówiąc bym go zrobił na odcinku, a nie tutaj pobocznie. Bo jednak mimo wszystko tutaj moim głównym celem było troszeczkę awansowanie mojej postaci, wiecie, komponenty, sprzęciory i tak dalej. You are the poet with the foolish tongue? My sense of outrage got the better of me. Who knew words could come at such risk? Few things are more dangerous than the wounded pride of a powerful man. Nie podam, no powiedziałbym, że wszyscy ci asasyni mają takie bardzo specyficzne stroje. Jasne, nie jestem jedynym, który ma kaptur, ale jestem jedynym, który tutaj tak charakterystycznie, kolorowo i asasyńsko jest ubrany. Więc ja bym powiedział, że szczerze mówiąc, to łatwo by było asasyna tutaj rozpoznać, ale może się mylę. Obstruction before us, with destruction snapping at our heels. Our faith shall clear the way, aided by some physical effort, of course.
Dobra, widzę, że sobie tutaj Basim bardzo mocno zmienił swój sposób rozumowania, chyba żeby dopasować się do swojego zleceniodawcy. Okej, bardzo szanuję. Jakiś tutaj ewidentnie religijnie mocno nakręcony typo. Poeta, satyryk, przepraszam. Mówimy do niego wierszem, frazesami pięknymi. Liżemy jego umysł naszymi słowami. Każdy z nich jest jak jeden kubek smakowy. Jeżeli to stream sponsorowany, to ktoś sprawdza ciebie, jakie są w nim treści? No treści są takie, że gramy sobie w Assassinka. No powiem tak, Chad, no ja tutaj... That's my nephew over there. I trust him to keep my presence secret, but I fear he might take it to his grave. I will release him from that conflict. A, dobra, czekajcie, tam są... A, dobra, masa strażników do załatwienia tutaj wszędzie dookoła, dobra. Oznaczmy ich sobie w takim razie, żeby wiedzieć, gdzie się znajdują. Zresztą i tak już mam ich oznaczonych, ale przydałoby się typa uratować. Dobra, Enkidu, nie mogę na ciebie liczyć tak bardzo, jakbym chciał, ale to nieważne, i tak mamy ich tutaj dziabniętych. No to co, no to lecimy do delikwentów, zaraz się ich tutaj zlikwiduje i problemu nie będzie. Kogo tam te mamy uratować? Jakiegoś jego siostrzeńca, dobrze słyszałem? Tak więc tak, no zawsze ktoś się upewnia, jak wyglądają, powiedzmy, streamy sponsorowane, za które ktoś płaci. Ale powiem tak, no, ja mimo wszystko jestem twórcą... Murder! Ja ci, kurwa, dam murder, kobieto. Nawet nie wiesz, w co się ładujesz. Nawet nie wiesz, jakiego sobie wroga robisz, jeżeli będziesz dalej darła pałę, że był tutaj jakiś murder. Tak więc siedź cicho, nie przejmuj się, jedz swoje mango i lecisz do przodu. Naładujmy mieczor. Jo! Podoba mi się, że to ładowanie to po prostu oznacza, że... Po prostu zepnie wszystkie mięśnie w swoim ciele i wtedy naładuje swój rzut. Dobra, ciało zniknęło perfekcyjnie i pięknie. Gdzie ich jeszcze mamy? Bo tam jest ten, który się chowa. Tutaj mamy ich trzech. Mamy jednego bara, którego mogę tutaj wykorzystać. Tego mam wrażenie, dałbym radę w miarę łatwo załatwić. Ale. Mam nóż do rzucania? Mam. Tak więc mogę zrobić tutaj skrytobójstwo. Dokończyć rzucając nożem w tego. A potem myślę, problemu nie będę miał, jeżeli... Dziabnę w tego! Wiu! No i co? Uniknąłem wszystkich obrażeń. A to ciało nawet jeszcze zniknęło. Dodatkowy bonus. Dobra, ale teraz ludzie mnie dość potężnie zaczęli poszukiwać. Jakiś plakacik może ktoś gdzieś tutaj? Jakiś mówca, którego przekupić mogę? Nie ma to jak streamek po pracy. Cieszę się, Straw Piggy, że możesz się zrelaksować przy streamku dziś. Szkoda tylko, że tak późno przyszedłeś. Którą mamy w ogóle godzinę? 21:40. Jeszcze sobie trochę pobiegamy. I believe they were sent to hunt me down. They certainly do not look like students of poetry. I will deal with them. Czy jak rzucę nożem w martwe ciało, to czy też zniknie? To jest w sumie bardzo dobre pytanie. Przydałoby mi się zaopatrzyć w trochę więcej sztuk noża, żeby móc sobie tutaj tak swobodnie sprawdzać takie rzeczy, ale powiem wam, intrygujące pytanie. Ile mam tych moich barów do mojego super ataku? To mnie interesuje. 2. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Mamy wabik i tym wabikiem być może damy radę ściągnąć ich wszystkich w to cudowne miejsce. I mam nadzieję, że mnie przy okazji nie zobaczą, bo jeżeli tu podejdą... Ty, no chłopaki, ale... Bliżej! Dobra, jeszcze jeden wabik. Tam! Bliżej! Tak, wiem, ciągle coś tam wybucha, ale pojebane, nie? Co się może dziać? Let's fucking go. No i to mi się podoba. Perfekcyjny sposób na rozwiązanie problemu. Zajebiście. I ludzie nawet nie do końca widzieli, że to moja wina. Tak więc jakby ja jestem tutaj cool. Oj, nie zrobiłem super przewrotu. Zapomniałem o tym. Proszę, jak załatwić? Ile chłopa? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, pięć chłopa. No i drąda mnie pałę. Dajcie mi spokój. Dobra, okej. Uspokójcie emocje. Zerwę sobie tutaj plakacik. Będzie po problemie. Już mniej wiecie, kim jestem. Dobra, panie poeto. Jest, udało się. No i fantastycznie. Kolejne perfekcyjnie wykonane zadanie. To jest moje motto, moi drodzy. Perfekcja na każdym kroku. Nigdy od perfekcji nie odchodzić. Barakallahu fik. I will write a poem in your honor. Poetry is like music to my ears. All the more so when I am the subject. Then you shall have your music. And your valor will be... Kokainą. Long after we have both passed from this earthly existence. Wilgax, jak najbardziej. Dziękuję bardzo za wsparcie i witam cię, Bochniaku, we Wsporniku Sundajskim. Miło mi cię widzieć w gronie zielonym. Dzień dobry, dziękuję. No to co, czat? Zrobiliśmy kolejne zadanko. Niewdzięcznicy, co nie? Ja uwalniam ich tutaj miasto od wszystkiego, co złe. Oni tylko będą darli na mnie pałę, bo zamordowałem jakiegoś człowieka zaraz obok nich. No ja wiem, że to może być dziwne doświadczenie i trochę nietypowe dla nich, no ale bez przesady.
Nawet nie zdają sobie sprawy, ile ludzi umiera tam, gdzie oni się nie patrzą. Dostałem jakiś punkcik gdzieś? Nie, za mało ekspa za to wszystko jest. Asasyni to gangusy pustyni? No, powiedziałbym, że raczej oni sami by siebie tak nie nazwali, ale zależnie od różnych okoliczności myślę, że można by ich tak opisać. Ale to bardziej byśmy uderzali tutaj w klimaty Assassin's Creed Origins. Tam to były gangusy pustyni prawdziwe. Zależnie od jakby czynów, których się podejmowałem. Ludzie się wkurwiają z tej gry. Słuchaj, no, jakby może tak wyglądał Bagdad. Ja bym się nie zdziwił, gdyby na przykład jakiś członek Ubisoftu, żeby zrobić dobry research do tej gry, po prostu cofnął się w czasie i żył w Bagdadzie 10 lat, a potem wrócił do naszych czasów, odmienionym, będąc odmienionym człowiekiem, a potem opowiedział o tym, jak tam wtedy było. Ostatnia AC, w którego grałem, to chyba Brotherhood. Warto zakupić Mirage. Jacob, słuchaj, dzięki za wsparcie i powiem ci, jeżeli ostatni twój asasyn to Brotherhood, to nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, jak fundamentalna ewolucja Assassin's Creed'a cię ominęła przez te wszystkie lata. Dobra, Enkidu, gdzie mamy tego do zlokalizowania? Gdzieś tutaj musi się... Oczywiście! Oczywiście. Dobra, sytuacja tutaj wydaje się być bardziej skomplikowana. Mam wrażenie, że ta lokacja jest niemała. Idziemy zabić kapitana w takim razie. Trzeba się tylko tam jakoś sprytnie wkraść. Kiedy stworzysz Discorda? No, powiem wam tak, no, ja nie jestem w ogóle zbyt Discordowym człowiekiem. Ja nigdy nie wchodzę na ten, jakby na Discorda, żeby tam szukać jakichkolwiek, wiecie, informacji, komunikacji, kontaktów, jakby znajomków, ziomków i tak dalej. Więc nie po drodze mi do Discorda, że tak powiem. Tak więc trudno mi w tej chwili się przekonać do zrobienia jakiegokolwiek serwera jebaczowego. W cholerę tych przeciwników. A mój główny cel w tej chwili to musi być zlikwidowanie tamtego pana snajpera, który niestety patrzy się w tym kierunku, ale dobra. Spróbujmy jakoś tutaj się przemanewrować do niego i wbić na górę. Co mam nadzieję się uda. To ten quest z pokazu? Naprawdę? Oni tam wtedy pokazywali zlecenie zabójstwa kapitana? No to cholera, zobaczymy w takim razie, jak mi się to uda. Nie pamiętam, jak na pokazie to robili, ale wydaje mi się, że jak tutaj sobie wbiję, pominę odpowiednio wrogów, którzy się tutaj oczywiście pewnie czają, to damy radę, moi drodzy, damy radę. Ziom, ziom i na górę. Rozgałęziaj do słuchawek, można grać słuchając Livolta. Dokładnie tak. Dobra. Skryto bójstwo, bueno. Proszę, żeby ciało nie spadło na dół, błagam. Okej, okay, dobra, gitara. Ragdoll był dla mnie łaskawy w takim razie. Gdzie mamy pana kapitana? Kanie, papitanie. Dobra, czy to są zwykli ludzie, czy to są strażnicy? Czy strażnicy w ogóle, oni są na murach, ale czy są gdzieś tutaj w środku? Bo mam wrażenie, że tak... Raczej chillują bombę? Nie, przepraszam. A dobra, okej, okay, faktycznie kojarzę teraz to miejsce. Faktycznie kojarzę tutaj tego pana kapitana, który się tutaj znajduje. Dobra, jakoś tam się dostaniemy. Oznaczmy sobie tylko wszystkich. Dostałem przed chwilą powiadomienie. Techmistrz, niestety na powiadomieniach YouTube'a nie można w najmniejszym stopniu polegać. Aczkolwiek Katori, która tutaj jest, myślę, że potwierdzi fakt, że w ogóle na powiadomieniach nie można polegać. To jest system, który jest spieprzony od początku do końca i niestety nie tylko w przypadku YouTube'a, ponieważ ona coś do mnie napisała o drugiej, a ja dostałem o czwartej powiadomienie, że tą wiadomość napisała, więc nawet nie patrząc na godziny stwierdziłem, no nie, no, no, powiadomienie z Discorda chyba przychodzą od razu, nie? No to je odpisałem adekwatnie do godziny, po czym dopiero sprawdziłem, kiedy to przyszło. Jeszcze Discord nie patrzy, powstał w 17, teraz wiele osób nie wie, że taki serwer istniał. Tak, to prawda, Macieus, to prawda. Rozładował mi się kontroler? Cholera, no jest... Rozładował mi się kontroler! Nie! Jak ja mam... Nie, no nie będę grał w Assassin's Creed na klawiaturze, jeszcze tak mnie nie pogrzmociło. Jak z tego wyjść? Jak się wychodzi z ptaka? Dobra, moment, muszę sobie podpiąć inny kontroler. Albo podpiąć tego po prostu USB-kiem. Dobra, uratujemy sytuację. Długo nie oglądałem żadnego streama u ciebie, ani u Tychy. No cóż, tak mistrz, no to musisz z powrotem zacząć to robić. Same przyjemne rzeczy. Dobra, włącz się kontrolerze, działaj. O, dobrze, zbawienie. Ale trochę smutno, bo jestem przywiązany do kabla. Dobra, jak się tutaj mają sprawy? Oczywiście mamy kolejnych przeciwników. Trudno mi będzie ich ominąć tak naprawdę. A muszę wspiąć się jakoś tam do góry. Żadnych tutaj super inteligentnych tras nie znam, ale... Skoczymy do sianka. Damy radę tego wciągnąć na szybko. Dobra, spróbujemy. YOLO! Dobra, kolega się nie obrócił. To zaraz dołączy do swojego ziomeczka. W zaświatach. Albo i nie dołączy, nie wiem. Nie ma miejsca? Nieważne. Nie ma miejsca w sianku. Który z najnowszych asesynów najbardziej ci się podoba?
Jak już mówiłem, chyba Odyssey. Valhalla trochę niestety bym powiedział, że była za długa dla mnie. W sensie ostatecznie była bardzo satysfakcjonująca, ale niestety gdyby było więcej, jakby gdyby bardziej to było opcjonalne, a bardziej skondensowana fabuła główna, to chyba bym się bawił lepiej. Aczkolwiek mam też trochę skrzywione podejście, bo znam ludzi, którzy podchodzili do tego Assassin's Creed'a 3 razy i bawili się tak samo dobrze za każdym razem. Dobra. Mamy w ogóle 4 ładunki naszego szybkiego zabójstwa, więc możemy nawet powtórzyć trik z pokazu i się pozbyć tych przeciwników bardzo stylowo. Kwiatki, nie sianko. Dobra, dobra, tam, co ty gadasz? Wszystkie te rzeczy to jest sianko i nie ma tutaj nawet dyskusji żadnej. Sianko to sianko, tylko że to akurat było kwieciste na przykład. No dobra, wbijając chyba tutaj do góry, wydaje mi się, że o ile przypadkiem nie zeskoczę na dół, powinien być całkiem nieźle kryty. 4 przeciwników dam radę tym załatwić. Jeżeli tamten się nie odwróci, to niczego nie zobaczy, więc muszę to tak rozkminić, żeby załatwić pozostałych Inoros. A mam ich tutaj jeden... Tamten gdzieś jest za ścianą. Trzymaj się tak, mistrz, zatem. Ja robię wszystkie AC na 100%, następne w kolejce Odyssey, a Valhalla się boję. Oj, no to mody, powiem ci. Dużo cię czeka w takim razie maksowania tych gierek. Dobra, wydaje mi się, że zrobimy tak. Mam jakiegoś noża? 5-6 noży, dobra, jest zajebiście. Naładuję mój rzut! Czy oni to zobaczą? Nie zobaczą i ciała też nie zobaczą. Very bueno, very bueno. No to czas w takim razie się pobawić. Animusie, przykro mi, ale znowu cię zgliczuję. Lecimy! Wykonaj! Raz! I dwa. Oczywiście kapitana na deser zostawiłem. Bum, bum! Ta kobieta tutaj. Ciekaw jestem, jak z jej perspektywy to wyglądało. O! O! Ty i co? I schowałem się przed tym nawet. Zajebiście. Dobra, ja wiem, on pewnie teraz zawoła posiłki. Ty, dlaczego żem wyszedł, kurwa? Przecież on mnie nie zobaczył. Nie ma takiej opcji nawet. Dobra, kolego, przykro mi to mówić, ale obawiam się, że mam niezawodny sposób, żeby cię rozjebać. Ej, nie, nie to! Come on! To nie była bomba. Ale mogę tutaj zrobić oczywiście szybkie użycie i skrytobójstwo. I teraz nawet poszukiwany nie jestem. Mówię wam, bomba dymna, najbardziej OP gówno w historii Assassin's Creed'a. Jeszcze uniknąłem wszelkich obrażeń. O, cienki bolek. Proszę państwa, jakby wy powiecie cienki bolek, a ja mówię człowiek, który lubi dobrze się bawić i tyle. Dobra, tam są kolejni przeciwnicy. Myślę, że tutaj jak sobie zeskoczę... Chyba nikt mi nie powinien ambarasu robić, jak sobie wyjdę tyłem. Tak w ogóle dziś ma najbardziej zjebany dzień w moim życiu, bo jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby przez cały dzień szedł za mną pech w każdej postaci. Widzisz, Basior? No ale mimo wszystko napotkało cię szczęście. Wiesz dlaczego? Bo akurat dzisiejszy dzień był dniem streamowym. Tak więc nie możesz powiedzieć, że taki chujowy jest ten dzień. Ponieważ jesteś tutaj, dobrze się bawisz, miło spędzasz czas, odmieniasz swoje życie, pochłaniając wartościową treść. O. Tak samo jest na YouTube. Niektóre powiadomienia o twoim live się nie powiadomią w powiadomieniach odcinkach. Niestety, nawet jeżeli się, wiecie, walnie w dzwona i zrobi te wszystkie cudowne rzeczy, które polecają zawsze YouTuberzy. O Jezus Maria, oczywiście, że była tam skrzynia i to zaraz obok mnie. Przecież ja ją, kurwa, nawet widziałem. Dobra, idziemy jeszcze po nią. Nie zostawię tego tak. Tutaj gdzieś było wejście, którym tutaj wbiłem. Myślę, że równie prosto będzie tam się teraz dostać. Najlepiej jest po prostu wchodzić zawsze, wiecie, w kanał subskrypcji i tego się trzymać. I tam zawsze próbować szukać nowych filmów i w karcie subskrypcji, albo w ogóle po prostu wchodzić na kanał i sprawdzać, czy tam się cokolwiek nowego pojawiło. Stricte u mnie. Jakub Żuchnik, jebacz księżycowy, proszę, proszę, na bogato wjechał tu kolega, dziękuję ci ślicznie za twoje potężne wsparcie, miło mi cię widzieć w zielonych, dziękuję, dziękuję. I specjalnie dla ciebie... O cholera, tamten się tam musiał schować, naprawdę? Gdzie ten skarb jest? Jakoś tam do środka muszę wleźć. No wyjdź, kolego, wyjdź! Wiem, że chcesz zginąć z mojej ręki. I widzicie, to już takie troszeczkę antyasasyńskie jest, bym powiedział, bo nie robię tego dla wyższego celu. No jasne, oni są wszyscy z tym kalifatem związani, ale niewątpliwie przyszedłem tutaj głównie po skarby i nagrodę. Tak więc czy moje cele są uzasadnione? Pewnie nie. I nawet do tego stroju znalazłem teraz schemacik. Proszę, proszę. To jest moim pierwszym subskrybentem? Jezus Maria, nie mam zielonego pojęcia. Nie ma szans, żebym był w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. Znaczy, nie wiem, można by powiedzieć, że nie wiem, mama, tata, dziewczyna, brat, któremu powiedziałem najpierw o moim kanale, ale jako, że mój pierwszy kanał powstał wiele lat przed tym, jak rozpocząłem karierę YouTube'ową, to nie do określenia to jest. O! Ty! No i zrobiłem ładny przewrót, pamiętałem tym razem. Gdybyś mógł wybrać, jaka gra zostanie kontynuowana, to w kontynuację czego chętnie byś zagrał, ja bym oszalał, jakby ogłosili 4. część Beholdera. O Jezus Maria, trudne pytanie.
Mam nadzieję, że już nie muszę sobie wymyślać ani życzyć takich rzeczy, ale liczę na to, że kolejny Mass Effect będzie tak samo dobry jak oryginalna trylogia. Albo kolejny Uncharted, jeżeli powstanie. O, jest z takich gier, na które powiedzmy kontynuacja w tej chwili jest mocno niepewna i nie wiadomo co z tego wyjdzie. Czy mam brata? Nie, nie mam brata. Jakby wymieniałem potencjalne odpowiedzi, które mogłyby się pojawić na takie pytania, ale nie, nie, nie mam brata. Jestem jedynakie. Prototype 3. No, Prototype też byłby ciekawy, ale chyba jednak jakby finansowo ta gra nie poradziła sobie najlepiej, ponieważ no z jakiegoś powodu zrobili te dwie części i zniknęło. 202 komponenty. Czas na jakieś upgrade'y w takim razie. Idziemy do biura, które było fajne biuro, nawet nie wiem. Pójdziemy sobie do tego. Ja cię subowałem, zanim rodzice o tobie w ogóle pomyśleli. Już no, biorąc pod uwagę... Terminy? Nie wiem, jakby gdzie mnie subowałeś w takim razie. Infamous, no cholera, faktycznie tak. To jest też dobry tytuł do, jako odpowiedź na takie pytanie. Jasne, Ghost of Tsushima jest zajebiste i dwójka pewnie będzie jeszcze lepsza, ale niewątpliwie gra akcji trzecioosobowa, w której się ma zajebiste supermoce i nie jest to gra komiksowa. Cholera, pierdolnąłbym coś takiego. A nie, to nie jest upgrade'iarz. A tam cię zacząłem subować jeszcze za czasów Kamienia Łupanego. Proszę, proszę, kto da więcej? Ulepsz lub zresetuj narzędzie. Dobra. Co teraz w takim razie? Bo stać mnie, mam wrażenie, na niemało. Czego naj... No, no nie, no jak to czego najczęściej używam? Bomba dymna. Lecimy. Jeden poziom. Nie mam komponentów. Oczywiście, że nie mam komponentów. Najdroższe i najbardziej hardkorowe rzeczy, które tutaj trzeba zawsze mieć. Odnawia życie, jeżeli w tym przebywam. Zadaję obrażenia znajdującym się w chórze dymu przeciwnikom. Cholera, no to teraz akurat trudny wybór. Śmiałem się z tego przywracania zdrowia i chyba dalej się będę śmiał, ale może? Nie słyszą eksplozji? A, kij z tym, mogę to zawsze później zmienić. Jedna nocka zarwana, druga musi być w miarę przespana. Trzymaj się, Sylwia. Słodkich snów ci życzę w takim razie. Tego nie używam, tego nie używam, tego jeszcze nie odblokowałem, ale to jest pułapka, na której średnio mi zależy, tak więc odejdź. Nowy God of War? Ale ja tam myślę, że nowy God of War to tak czy siak się pojawi. Mówimy tutaj, mam wrażenie, bardziej o takich grach, na których kontynuacji już nie ma za bardzo co liczyć, bo się wiecie, skończyły albo z jakiegoś powodu nigdy ta kontynuacja po prostu nie powstała. Przemysław Michałek, wspornik wąsaty, witam pana wspornika. Dzięki wielkie za dołączenie do zielonych. Bardzo mądry wybór, muszę przyznać, jeden z najmądrzejszych. Tak samo mądry wybór jak wielu Polaków wczoraj, tak więc gratuluję. Szapoba, plus jeden, miłego wieczoru. Za każdym razem po prostu muszę coś dodać do tej wiązanki. Holung. Czy będzie MW3? Tak, moi drodzy, będzie MW3. Oczywiście, że będzie. Jakże miałoby nie być? Days Gone. No w sumie tak, to prawda. Days Gone. No czasem zapłaczę za Days Gone'em. Kokainą. Kokainą. Kolejna ścieżka z Detroit Become Human. Powiem tak, kolejne ścieżki w jakiejkolwiek grze tych twórców Quantic Dream będą jak wydadzą kolejną grę. A kolejna chyba, wydaje mi się, zapowiada się ta Star Warsowa. I trochę chyba jeszcze na nią poczekamy, tak więc no zobaczymy, co przyszłość pokaże. Czy przeszedłeś kiedyś jakąś grę ponownie poza serią? O Jezus Maria. Tak. Odkąd zacząłem na YouTubie działać? Chyba nie. Wydaje mi się, że powiedzmy nagrywanie gier tak bardzo mnie już tymi grami satysfakcjonuje, że o ile nie nagrywam jeszcze raz jakiejś dodatkowej ścieżki w tej grze, to raczej nie przechodzę jeszcze raz. Cholera, tak sobie właśnie zdałem z tego sprawę. Kolejne komponenty, to jest mi potrzebne. Ukradnij łódź, co za hardkorowe wyzwanie. GTA 5, no nie, jakby autentycznie nie przypominam sobie teraz gry, którą bym sam dla siebie z własnej woli, po tym jak przeszedłem na kanale, przeszedł jeszcze raz. I to takiej dużej. Nie liczę tutaj powiedzmy zabaw w jakichś tam rogalikach czy innych pierdoletach, tak więc The Last of Us. No The Last of Us też nigdy na własną rękę nie przeszedłem sam. Może, cholera, wiecie co, może, nie, dobra, fair, ale nie, tego nie mogę zaliczyć, bo z Tysią na kanale, twitch.tv/tysiologia, zapraszam serdecznie, graliśmy w Dying Light'a, no tylko, że Dying Light'a też u niej streamowaliśmy. No ale dobra, jakby myślę, że... Jesteś pojebany! Jezus Maria, Jakub, zdecydowanie! 200 złotych.
Dzięki za poprawianie mi każdego dnia. Jakubie! Jakubie! Dzięki ci za poprawienie stanu mojego konta przy wydatkach remontowych w tej chwili, kurwa. Dziękuję ślicznie za twoje wsparcie. Cel elewacją coraz bardziej progresuje do przodu. Bardzo mi miło, że podobają ci się moje filmy. Cała moja twórczość i mój brak umysłu, który sprawia, że wszyscy dookoła czują się mądrzejsi. Dziękuję ślicznie. Chciałeś mnie teraz rozbroił tym. O Jezus, ale kontynuując moją odpowiedź, faktycznie nie, może znajdą się takie gry, ale to też właśnie bardziej w ramach takich koopowych rozgrywek, na przykład z Tysią, ale to nie potrafię teraz wymienić, może jakiś Sniper Elite, raczej na pewno jakiś Sniper Elite, bo niektóre ogrywałem na kanale w koopach. A potem jeszcze raz z Tysią we własnym zakresie sobie to przechodziliśmy, czy Borderlandsy na przykład, więc tak, ale tylko w takim koopowym znaczeniu. Mafię 2-4 razy przeszedłem w różnych edycjach remaster klasyczna. No widzicie, ja aż takiego nie mam, kurde, wzięcia na... Dobra, okej, ten akurat coś sprzedaje strażnikom, więc nawet nie mogę ukraść artefaktu, ale w dupie to mam. O, uciekam od rana, trzeba wysyłać samochody do sprzedaży, bye-bye. Czarne karo, miłego wieczoru za tym życzę. Trzymaj się. Gdzie będzie ta łódka do podjebania, halo? Czy ja dam radę stamtąd wypłynąć w ogóle? To jest najważniejsze pytanie. There is the boat. No dobra, Basim, okej, skoro takim seksownym akcentem mi to oznajmiasz, to... No to ja, I will steal the boat. Tam jeszcze mamy, widzę, skarbek jakiś? Skrzynia, ale nie jakaś taka chyba wybitna, bym powiedział. Dobra, przeciwnicy, oznaczanko. Tutaj mamy jednego, tu też się gdzieś jakiś delikwent chowa, tutaj jeszcze jeden. Przed wejściem? Nie, to już chyba tam w stanie w tej chwili teraz tego określić. Musiałbym naprawdę siąść przed jakąś wielką encyklopedią gier. Kokainą. I bardzo mocno się nad tym zastanowić. Bo nie potrafię tak z czapy w tej chwili powiedzieć. Może mógłbym rzucić jakimś tam tytułem, ale szczerze chyba jedyny, jaki mi przychodzi do głowy, to jest Red Dead Redemption 2. Co jest paradoksalne, bo to jest kolejna gra, którą przeszedłem tylko raz i to tylko na kanale, ale tak bardzo pamiętam, że była niesamowitym tytułem, że chyba na pewno trafia do takiej mojej listy topowych gier wszechczasów. Dobra, gdzie ta łódka i jak ją podjebać, żeby nikt się nie zorientował? Ale zerwało? Jak to? Klatki zerwało? Nie! Wiecie co? Jestem absolutnie przekonany, że to YouTube coś odwala. Ponieważ z mojej perspektywy nic się tutaj nie dzieje. Nie tracimy klatek przez internet klatek nie tracimy. Jeżeli chodzi o renderowanie, też wszystko wygląda bardzo dobrze, więc nie mam pojęcia, o co chodzi. Czasami po prostu trzeba odświeżyć, ale zwalałbym to na YouTube'a. Być może jest to... O! Moment. Który mnie tutaj zaczął zauważać? Jakiś jebaniec z tej strony. Halo. Który się tutaj tak mną interesuje? No dobra, no to zainteresowanie cię do grobu wprowadzi, kolego. Bye. Dobra, jednego mniej. Być może jest to kwestia tego, że streamuję za pomocą kodeka, który jakby jest dość nowy, nazywa się AV1 i chyba będę musiał się przerzucić na jakiś taki ichniejszy, co nie będzie wielkim problemem, ale ewidentnie nowe technologie nie do końca się lubią z tym, jak bardzo YouTube nie nadąża za nimi. Wina YouTube'a. YouTube odwala update jak Riot w LoLu. O Jezus Maria, Riot w LoLu. Boże, Riot w LoLu. Po prostu LoL w tej chwili. Grałem ostatnio meczyk. Roślinki respiące się na fontannie. To, tamto. Cała masa syfu. Jezus Maria. Dobra, widzę, że muszę sobie otworzyć w ogóle przejście. Prośba zleceniodawcy, ukradnij łódź. Ja nigdzie tą łodzią nie popłynę, jeżeli nie otworzę sobie chyba tamtej bramy. Czy mi się wydaje? Ona jest totalnie zamknięta. Chyba, że tutaj jakieś otwarcie jest? No nie. Pewnie muszę wbić tam do środka i dopiero otworzyć tę bramę. Tak więc zabieramy się za to. Let's go. Ile mam noży do rzucania? Perfekcyjną ilość bym powiedział. Czyli max. Dobra, tu mamy jednego, tu mamy drugiego. Myślę, że mogę sobie naciągnąć tego nożyka. Miotnąć w tego delikwenta. Tam mamy wielkie koło do otwierania tego gówna. No i zajebiście. Przeszukamy sobie skrzynię. A przynajmniej tak mi się wydaje, że to służy do otwierania tego przejścia. Halo? Jak tego grzmota otworzyć? A może tam gdzieś na dole? Nie wiem. Jak na razie podoba się Miraż? No jak widzicie, kurde, no biegam sobie, dziabię, bawię się dobrze, tyle mogę powiedzieć. O cholera. Cholera jasna. No dobra, trudno się mówi w takim razie. To idziemy kolegę załatwić. Jezus Maria, dobra, zamontowałem sobie z powrotem ten poprzedni miecz, tak więc może będzie tutaj akurat okej. Ej, dobra, prosto rzut w głowę, nikt mnie już tutaj nie widzi, nikt mnie nie słyszał. Ty, autentycznie nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie słyszał, nie zorientowali się nawet. Dobra, nie zrobię tej misji na maksa, ale szczerze mówiąc, at this point mam to w dupie. Nie wiem, czy te nagrody są takie sensowne, żebym teraz aż miał cisnąć na robienie tego jeszcze raz. Ej, kolego, come on and party tonight. A Wiedźmina 3 przeszedłeś dwa razy?
Tak, tak, tak. Jest sterowana za pomocą dźwigni. To już sobie zdałem sprawę. Czy ta dźwignia jest po prostu tam? Nie. W pobliżu powinna być dźwignia. No właśnie zdaję sobie sprawę, tylko gdzie jest dokładnie to pobliże. Dobra, okej, trudno się mówi. Musimy wszystkich wymordować. Byłem przekonany, że ten nóż do niego doleci. Naładowałem go przecież tak potężnie. Lola też nie rusza. No właśnie, bo nie skończyłem. No to tak, miałem super ciekawe przygody. Roślinki respiły się na fontannie, krzaki nie działały. Do tego jeszcze co? Skały znikały, skały srały, tak więc komedia teraz w tej grze jest. Już chyba te problemy największe zniknęły, mam wrażenie. Ale nadal ten jeden mecz, który zagrałem, przekomiczny. Nad bramą masz wajchę. Cholera jasna, no to może. Dobra, to wiecie co? O! Jezus Maria, nad bramą mam wajchę. Faktycznie, o Jezus, mam zaznaczoną nawet, oczywiście. Nie mogę się skupić, ciągle na czat zerkam. O, Jagan subował mój kanał przed wielkim wybuchem i to jest dopiero osiągnięcie. Kokainą. Aha, okej, okay, dobra. Trzeba być tutaj gigaczadem i kopnąć dźwignię zamiast po prostu dotknąć ręką. Rozumiem, Basim, rozumiem. Styl ponad formę. Niko, 314, 22 miesiące, jak zaraz 2 lata wspierania wspaniałobolda. Pozdrawiam. Obyś się nie zmieniał. Miłego wieczoru. Dziękuję ślicznie za te słodkie słowa łechtające me ego. I cieszę się, że jesteś. Dzięki wielkie. Dobra, jedziemy w takim razie tą łodzią. Jasne, dałem się wykryć, ale w dupie to mam. I nie dałbym się wykryć, gdybym jakby nie bawił się w chodzenie tam i szukanie jakby szczęścia gdzie indziej. Z których padów ci się najprzyjemniej korzysta? Xbox czy PS5? Zależy, szczerze mówiąc, ale jakby obydwa lubię bardzo, bardzo jakby na równym poziomie, szczerze mówiąc. Ale pod pewnymi względami zdecydowanie bardziej lubię DualSense'a. Przez haptykę. Jeżeli jakaś gra w pełnym stopniu jest jakby stworzona pod pada i obsługuje haptykę, to zawsze wybieram DualSense'a. Ponieważ nieważne jak dobrze by mi leżał w ręce pad od Xboxa, to jednak te adaptacyjne triggery, haptyka, która jest w DualSense'ach, to jest absolutna magia i konkretnie i kompletnie inny świat jakby kontrolera. Ze Strażników Galaktyki przejdę drugi raz dla siebie prywatnie, by zobaczyć oryginalną ścieżkę dźwiękową. No to widzicie, jak się to skończyło. Mogłem mieć wielokrotnie plany, ale nigdy na to czasu nie znalazłem. Tymczasem Leafik, który w tej chwili zraszował i zdążył w przeciągu paru dni jeszcze raz przejść Spidermana pierwszą część na PC-cie, żeby go zaliczyć przed graniem w dwójkę. Ale ja nie mam w sobie aż takiego ciśnienia. Nie mam aż takiego autyzmu, żeby, wiecie, jednym okiem grać w jedną grę, a drugim okiem w drugą grę. Ma być pad od Xboxa z haptyką. Jeżeli uda się im dorównać do tego, co zrobiło Sony w swoich padach, to wtedy myślę, że będzie trudna decyzja. I wtedy pewnie bym wybrał Xboxa. Gdyby Xbox miał tak dobre pady, tak dobre jakby pady o swoim kształcie, ale z haptyką i tymi adaptacyjnymi triggerami, to pewnie bym wybrał Xboxowego, bo jednak trochę lepiej mi w rękach leży. Widziałeś PS5 w edycji Spider-Man 2? No widziałem, bardzo ładnie wygląda. Ale bardziej ładnie dla mnie wygląda PlayStation 5 w edycji, uwaga, Hadung. Slim, albo też w przyszłości Pro. Jan Pat II wszedł w jebacza, god damn! Dziękuję ślicznie za potężne zielone wsparcie przedostatniego poziomu. Miło mi się tutaj widzieć Jan Pacie II, zaraz jeszcze po twoich poprzednich dotacjonach. Cieszę się, że tutaj z nami jesteś, dziękuję ślicznie. I jeszcze mamy Macieja, jeśli chodzi o rekordy przejść u mnie, to w sumie 3 gry Batman Arkham City, 3 razy Wiedźmin, co najmniej 8 razy Little Big Planet 2. A musiałbym się zastanowić, które gry zaliczyłem tak naprawdę najwięcej razy. Musiałbym jakoś też przysiąść. Głównie dlatego, że po prostu nie mam teraz... Nie mam teraz głowy do zastanawiania się i przeglądania moich banków pamięci. Insomniac szykuje świetną trylogię Spidermana. O, nie mogę się doczekać, aż wypuszczą trójkę i będzie 3 Spidermanów. Ciekawy jestem, skąd wezmą trzeciego. A nie wiem, jak będzie wyglądał kolejny Spider-Man, ale mam szczerą nadzieję, że powstanie. Chociaż wiecie, co będzie przed kolejnym Spider-Manem? Będzie Wolverine! Ja nie mogę się doczekać tego Wolverina. Założę się, że będzie absolutnie zajebisty i mega czekam. Mass Effecta 2 najwięcej razy. 6 podejść. Cóż, no niewątpliwie myślę, że Leafik by cię przebił, ale myślę, że znaleźliby się ludzie, którzy jakieś swoje ulubione gry przeszli jeszcze więcej razy. Biorąc pod uwagę, że grą, w której chyba najwięcej czasu w życiu spędziłem, było League of Legends i to jest jakieś, nie wiem, 500-600 godzin, coś takiego, to ja się chowam w porównaniu do ludzi, którzy na przykład grali, nie wiem, w Counter-Strike'a 10 tysięcy godzin i tak dalej. O Jezus Maria, widzę, że w takim razie te zlecenia to w nieskończoność tutaj się będą pojawiały, co? 2 punkty umiejętności, tutaj jakieś schematy kolejne, skorumpowany urzędnik odwiedził więzienie, zabij go. O, jeszcze mogę uwolnić więźniów za 2 punkty umiejętności. 2 punkty umiejętności mogły być całkiem niezłym bajerem.
Nie wiem, ile będziemy jeszcze tutaj, proszę państwa, grali. Mówiłem coś mniej więcej o okolicach 23, więc jeszcze mamy czas na jakieś ciekawe zlecenie. Cyberpunk 7 podejść. God damn. 12 tysięcy godzin w LoLu? Jezus Maria. Dobra, nie wiem jak wy wbijacie takie tysiące godzin. Ile wy gracie? To ja żyję z grania w gry, a gram mniej od was. 3000 godzin w Portalu 3. Jest Portal 3? Ha. Nie mam kontentu Alibaby, bo w okolicy kryjówki miał być list, który go rozpoczyna. Bardzo możliwe. Zresztą chyba mogę sobie tutaj zobaczyć, gdzieś w menu powinien być sklep. Pakiet broni to powinno być gdzieś tutaj. Ubisoft Connect. Czekajcie, nie umiem się tym posługiwać. Pakiet map, ognisty demon, pakiet Gina, bronie pioruna, strój Ezio, Basim, sakiewka dirhamów, pakiet deluxe. Nie wiem, tutaj ten pakiet deluxe mam, ale w skład tego wchodzą tylko te ciuszki i bronie, które pokazywałem na samym początku. Pakiet mistrza asasynów, te w ogóle stroje są cholernie ładne. No ale nie będę dawał 40 zł za stroje. Ale założę się, że znajdzie się ktoś, kto chętnie sobie będzie biegał w takim stroju. Nawet nie wiem, jak się dobrać do tej misji Alibaby. Tak więc mniejsza z tym teraz. Czy będzie dzisiaj funny videos? No może sobie dziabniemy na koniec, tak? Na finał streama. Ale jeszcze trochę Assassina sobie podziabiemy. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy dwa zabójstwa ewidentnie. To jest co? Wykradnij na to dowody. Też są dwa punkty umiejętności. Dobra, tu mamy jakieś zabójstwo. Tutaj zabójstwo, ale nie ma punktów umiejętności. Upgrade na co to jest? Zobacz szczegóły. Chuj, ja tam nie powiem mi na co jest ten upgrade. Uczony został porwany, uwolnij go. To w sumie brzmi całkiem nieźle. Nikogo nie zabijaj! O, dobra, ja przyjmuję takie rzeczy, naprawdę. Jeszcze mogę coś wykraść, nie daj się wykryć, ale mogę zabijać. Dobra, moi drodzy, malutka przerwunia, w sensie skoczę do toalety i będziemy kontynuowali dalej, tak więc nigdzie nie znikajcie. Ja was zostawię po prostu z mapą tutaj i wyłączę sobie kamerkę, tak więc by. Kokainą. Czat żyje! Powróciłem! Ja! Dobra. Oj, Madzia, no gdzie ja się mogę podziewać, kiedy kamerka znika i mnie nie ma? No oczywiście, że szczam, sram, albo zgodnie z teoriami czatu robię jeszcze bardziej jakieś skomplikowane rzeczy. Gdzie wysłać fał? Może powrócę kamerką na dobry początek. Ej, powracamy. Czekajcie, bo w ogóle coś mi nie pasuje w tej kamerze. Mam wrażenie, że jak siedzę tak na wprost, jak siedzę zwykle, to jestem... krzywo jakoś tak? Czekajcie, kamerka. Może przesunę się tutaj trochę. A, cholera jasna. Jak człowiek, że tak powiem. Tylko, jo, oczywiście teraz będę wystawał tam, gdzie nie powinienem wystawać. Jasne. Do góry. O nie, przesuwam całość teraz. Dobra, jeszcze raz. Kamera. Kurwa, kamero. Kamero. Kurwa. Moment, to nie jest zablokowane. Kamera. Chuj, i przesuwam całość. Nie, normalnie nie wyczymię.
Dobra, wiecie co? W dupie to mam. Zostaje tak, jak jest teraz. Zrobiłem gorzej niż było, a przynajmniej bardziej jestem na środku. Okej? Okej. Okej. Czy wiesz, że jest druga część Projekt X, a Mordo? A chodzi o ten film kręcony jakby w stylu z ręki, że tam dzieciaki jakąś imprezę robią, bo to jedyna, jakby jedyny Projekt X, jaki mi w tej chwili do głowy przychodzi, szczerze mówiąc. Ile masz kotków, jak się nazywa? Mam dwa kotki. Jeden nazywa się Blue i jest kotem rosyjskim, niebieskim. Oraz mój drugi kotek to Łapa, jest kotem syberyjskim. Pomyślcie, o jebaniec, se kurwa wziął rasowe koty, bogol jebany, czemu nie ze schroniska? Martyna jest mocno uczulona na koty i musieliśmy z wielką chęcią, bardzo chcieliśmy mieć koty i potrzebowaliśmy takich, które mniej ją uczulają, bo Kicia, która z nami mieszkała, doprowadzała dosłownie do stanów zapalnych. A na pewno chcieliśmy mieć koty w naszym życiu, bo no jakże można tak bez kotków żyć w mieszkaniu. Co u Foteladesa? O, donajcik jaki był faktycznie. Laura, gdzie wysłać fanart i co powiesz o Wolfenstein, jak ci się podobał? No parę tych Wolfensteinów było. Te nowe Wolfensteiny kokainu jakoś nie przemówiły do mnie w niesamowitym stopniu. A fanart, gdzie można wysłać? No polecam Instagrama, tam chyba będzie najprościej. Chyba, że mówisz o fizycznym fanarcie, to raczej nie odbieram takich rzeczy, bo nie mam za bardzo jak. Normalnie, wystarczy mieć psa. Dobra, beszamel tam. Wiem, że masz swojego pimpka, ale to, że nie lubisz kotów, to jest wada twoja, a nie moja. Czaknesie, masz jeszcze parę złotych za ten czas, w którym nie było streamów, mogę też poinformować, że jestem w trakcie tworzenia kolejnego Fun Moments. No cóż, będę musiał się zainteresować tym poprzednim na razie. Powodzenia zatem. Dziękuję bardzo wam za wsparcie, a tymczasem zabieramy się jeszcze do zrobienia jakiejś tutaj... Ty, a to w ogóle jakaś bagdacka opowieść jeszcze jest, jest trochę tych opowieści dookoła. I kolejne zdjęcie, grafika koncepcyjna bazaru. Dobra, śledztwa. Śledztwa i zlecenia. Co tutaj będzie najsensowniej najpierw zrobić? Uratuj uczonego, zabij urzędnika i komponenty do tego perfekcyjnie. Gdzie on będzie do zabicia? Więzienie w bramie damasceńskiej. O Jezus, no. No bawiliśmy się już w tym więzieniu i to jakiś czas temu, więc pobawmy się jeszcze raz. No Stinie, ale pimpek to jest jakby najwyższa możliwa pochwała dla pieseła. Każdy pieseł jest pimpkiem, no. Przynajmniej w moich oczach. I to wcale nie jest jakby obelga. Wielki meczet. No to na dół. Czy zrobiłbym Projekt X u siebie? No biorąc pod uwagę, że u mnie imprezy wyglądają tak, że albo się bardzo szybko napierdolę bardzo mocno i wtedy bardzo źle kończę, albo druga opcja... druga opcja, po trzech shotach wypitych w większym odstępie czasu nagle zaczyna mnie boleć głowa i jakby dalej już nie mam ochoty na żadną imprezę, to nie jestem pewien, czy jakiekolwiek grande imprezowanie by podziałało w moim przypadku, więc raczej nie planuję. Pan Kaktus to podczas Sylwestra ma osobno ustawiony laptop z twoimi filmami, mniej się boi fajerwerków. Cholera, jasna. To widzicie? Ja tutaj powinienem być chyba rozpowszechniony jako forma terapii psiej. O Jezus Maria, wejścia do tego miejsca. To było naprawdę skomplikowane, pamiętam. I nie wiem, czy to nie będzie mi kosztowało więcej, niż to jest tego warte. Chociaż no dwa punkty umiejętności, to nie powinienem tak narzekać. Mam noże do rozpuszczania ciał, powinno się to skończyć dla mnie chyba całkiem nieźle. Więc spróbujmy. Jakieś 12 lat za późno na Projekt X. W sumie ostatni Projekt X, który się nazywał Team X, to raczej teraz nie jest wspominany zbyt pozytywnie, więc może lepiej nie próbować robić jakichkolwiek kolejnych, co? Tego się trzymajmy. Ile z tysiąc jesteście razem? 2019 rok się poznaliśmy. Gdzieś tak z początku 2019 roku. Tak to sobie można liczyć. Dam radę wejść tutaj, czy może tak czy siak muszę się wdupcić tam na dół? Mam wrażenie, że muszę się tak czy siak wdupcyć na dół. O Jezus Maria, dobra, jolo. Tego może uda mi się... A! Więźniowie mogą ci pomóc. Ty w tego mogę nożem rzucić stąd? Aha, i mam gwarantowanego fraga. No dobra, nie będę narzekał zatem. Tego muszę się tylko jeszcze pozbyć, bo zaraz mi tutaj jakiś syf będzie robił. Ale spoko, to też się chyba powinno w miarę udać. Ja! Dobra, przewroty, przewroty. Iskry to bójstwo. Kto zobaczył? Gdzie? Kto jest? Gdzie kto zobaczył? Co? Okej. Okay. Tivol to jest ogólnie forma terapii. No widzicie, i zajebiście. Kto zobaczył to pieprzone ciało? Gdzie tutaj jeszcze są wrogowie? Siedzą w środku? No tutaj są jacyś więźniowie, ale żeby się do nich dostać, to znowu muszę chyba wbić do środka tak jak kiedyś wbiłem, czyli tędy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Hell yeah! Dobra. I jest gitównie. Którędy? Tędy, tamtędy. Znowu te tajemnicze tunele. Spoko, zaraz się wszystko ogarnie. Rzucanie nożami jak z Far Cry'a. No powiem tak, no mechanika rzucania nożami to w bardzo wielu grach jest akurat obecna. W
tutaj ma tym bardziej sens, ale bawi mnie to, że na taką odległość, jakbym sam chciał nożem rzucić, to absolutnie by mi się nie udało i jakby nie trafiłbym, albo bym nie zadał wystarczająco dużo obrażeń. Podoba mi się, że ci wrogowie, których tutaj kiedyś zabiłem, dokładnie w tych samych miejscach są ustawieni obecnie. Niczego się władze tego więzienia nie nauczyły na temat jakby bezpieczeństwa swoich pracowników. Dobra, uwolnienie więźniów to sobie przemyślimy dopiero za chwilę. Na razie idziemy przed siebie. Tam mamy jakiegoś jednego delikwenta. Zaraz się chyba z życiem pożegna, coś tak czuję. Podwojenie starań, pitu pitu, tararara, drzwi do tego, otwórz drzwi. Czy tam nie był drugi jeszcze? Czy mi się wydawało? Nie ma drugiego. Dobra, bye! Dobra, tamten siedzi gdzieś po drugiej stronie. Co dalej z podstawką do Cyberpunka na nowej postaci? Powiem tak, no. Nie jestem pewien, czy będziemy mieli czas i okazję na to, żeby postreamować w odpowiednim czasie dalszy ciąg tej fabuły podstawowej, albo przynajmniej tych wątków pobocznych, które są polecane, żeby je zrobić, zanim się zobaczy nowe zakończenie z Phantom Liberty. Bo nie wiem, czy uda mi się to tak po prostu wycyrklować, żeby, wiecie, nie trzeba było czekać tony czasu na kolejny odcinek Phantom Liberty. O, bo muszę jeszcze skończyć to i tamto, zanim to zrobię, albo muszę zrobić streama, a nie mam ciągle czasu na streama. Dlatego też powiem tak, nie wiem. Ewentualnie zrobię to po prostu we własnym zakresie i zobaczycie po prostu efekt końcowy. O! Dobra, okej, to była całkiem szybka akcja. No to pieprzone ciało! Rozpada się w pył! Mój sztylet to jest pieprzone pstryknięcie Thanosa. Infinity Gauntlet, naprawdę. Oj, ty, kto mnie tutaj widzi? A tam u góry jest grzmot jakiś, dobra. Ahem, już mnie przestaje widzieć, przestaje. Dobra, ja w sumie tak naprawdę do końca nie wiem, gdzie jest mój cel, jakby co ja mam zrobić. Tam jest urzędnik państwowy! Dobra, czekajcie, on tam, muszę jakieś drzwi do niego otworzyć, ale czy te drzwi będą może gdzieś tutaj się znajdowały, czy... Nie mam pojęcia. Może tak, może nie. Tutaj wydawało mi się, że nie ma za bardzo innego przejścia dla mnie, niestety. To mogę zebrać. Tam jest z powrotem piwnica, tutaj przejścia nie ma. Oj. Miej czas na streama. No chciałbym, no ale wiecie. A co jeżeli wam powiem, no słuchajcie, nowe zakończenie Phantom Liberty wrzucimy sobie na kanał za 2 tygodnie, bo dopiero za tydzień będzie czas, żeby zrobić streama, na którym tam inne wątki jeszcze sobie dokończymy, które jakby warto dokończyć przed obejrzeniem tego zakończenia. Bylibyście z tym cool? No właśnie, nie wiem, czy bylibyście z tym cool. Jakbym miał strzelać, to nie. Uwolnij więźniów, dodatkowy cel. Ale hej, nie mam tutaj celu pod postacią... Ty, w ogóle miałem sprawdzić, czy się ciało rozpuści, jak strzelę w tego. Ale nie będę marnował moich ostatnich noży. Czy mam automatyczne zbieranie itemów, jak w Valhalla bez klikania? Nie jestem pewien. W sumie nie jestem pewien. Nie sprawdzałem. Patrzyłem gdzieś tutaj w opcję tej gry, ale nie widziałem czegoś takiego. Czekajcie. Grafika, sterowanie, rozgrywka, efekty krwi, wstrząsy, poziom trudności, gwarantowana kradzież. Nie. Wspomaganie celowania. Tutaj są tylko ikonki. Brak naprowadzania, odległość ikon, najbliższa okazja. Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. W zewnętrznych tutaj są tylko te ustawienia do tej dziwnej kamizelki, która może nam symulować na naszym ciele prawdziwe uderzenia w nasze ciało. Enkidu nie jest dostępny, obviously. Dobra, jeszcze więcej wrogów wszędzie dookoła. Tamten się cały czas buja w tamtym miejscu. Właśnie, kurde, wiem, że mam tych cech więźniów, których mogę uwolnić, ale zdobyłem klucz, żeby ich uwolnić, ale nie potrafię w tej chwili sobie wyobrazić w głowie mapy tego miejsca, jak ja mam do nich, kurwa, trafić. Nie mam pojęcia, gdzie oni są. O, kurwa. O, wow. Oła! Jebańcze, samozwańcze. Dobra, YOLO. Tutaj skrytobójstwo. Tamtego mogę od razu wjechać. Może o mnie zapomną? Oczywiście, że o mnie zapomną. Dobra, na szczęście oni nie potrafią tak mocno drzeć japy, żeby usłyszeli ich inni ludzie na terenie tej placówki. Dobra, jest git. Tutaj mogę się wkraść? Co my tutaj mamy? Tererere. Nie ma dzisiaj odcinka, moi drodzy. No nie ma. No ileż mogę się was naprzepraszać? Niewystarczająco, to pewne. Dobra, ten grzmot tutaj już próbuje coś zrobić. Tam mamy chyba tych więźniów. Sugestia jest, rozumiem, taka, że ci więźniowie zamordują tego typa za mnie. No i bardzo chętnie bym to zrobił, bo to jeszcze jest, kurde, dodatkowy tutaj cel. Byczku! Chcesz wejść na schody, czy może tam chcesz umrzeć? Tam chcesz umrzeć? No dobra, no. No skoro tak bardzo chcesz, no to baj. Tam mamy kolejnego. Ty, to jest ten! Kurwa! Ja chciałem rzucić w losowego strażnika, który byłby tutaj obok, a zamordowałem mój cel główny, halo! Odebrałem teraz więźniom satysfakcję odjebania go. Dobra, okej. Tego to się nie spodziewałem. Lecimy do ciebie. Hejo! Mistrz przewrotów. Mini mistrz przewrotów.
No i co? No i jest zajebiście. Otwórz drzwi, więźniowie mogą wydupcać. Jeden więzień, drugi więzień, a ja muszę się tylko stąd wydostać. No to kurwa, powiem wam, fortuna mi sprzyja ewidentnie. Nie, jeszcze jakiś więzień gdzieś się tutaj musi kryć. Oczywiście, że piętro wyżej, goddammit. Musieliście tak na piętrowo rozmieszczać tych więźniów? Niewygodniej by było wjebać ich na jedno piętro? Oni jacyś tacy w ogóle niezbyt bojowi się też wydają być. Ale chyba tutaj żadnych kolejnych strażników nie ma. Dobra, masz szczęście, ziomeczku. Bum, bum. Dobra. Róbcie tutaj rozpierdol, macie moje szczodre pozwolenie na wymordowanie każdego strażnika. Ja się roluję przed siebie prosto do bezpieczeństwa. Task failed successfully. No, jakby w ostatniej chwili tak przeszło mi przez myśl, że cholera, klikam ten przycisk, ale ten znaczek to jest jakby głównego celu, ale już stwierdziłem, dobra, jebać. Odbiorę tym więźniom satysfakcję zabicia go, ale ostatecznie cel misji to cel misji. Tutaj to nawet nie muszę chyba za bardzo się starać, żeby się jakkolwiek kryć, mam wrażenie. O, siema. Ej, o, świetnie, dźgnąłem kurwa krzesło. A, można i tak. Dobra, jak dużo tutaj jest wrogów i jak bardzo dookoła mnie są. Czy ja mogę tutaj zrobić super zajebisty bajer? Mogę. Ej, raz, dwa. Cholera, chciałem tak fajnie flikiem kliknąć. I lecimy z nimi. I jeden, i drugi, i trzeci. Czy ja sobie jakoś sprytnie mogę sobie zeskoczyć? Potencjalnie tak. Mistrz uników, mistrz uników. Ej, oj, nie zrobiłem zajebistego przewrotu. Dobra, trudno się mówi. Gościu zabity, to jest mój kolejny rozpierdol w więzieniu, którego się podjąłem. I po raz kolejny pełen sukces. I dwa punkty umiejętności w końcu. Kiedy jakiś horror? O właśnie, przy okazji pytacie też, kiedy być może będzie dodatek do Residenta z Ave'ą. I powiem tak, być może zrobimy go sobie w późniejszym terminie, ale to się jeszcze wszystko okaże. Oczekujcie finalnej konfirmacji. Gdzieś na moich social mediach albo po prostu w jakichś planach odcinkowych. Zobaczymy. Grudzień wydaje się być jakby zapełniony na razie tylko i wyłącznie awatarem Frontiers of Pandora ubisoftowskim, na którego też mocno czekam, ale zobaczymy, czy właśnie nie będzie wtedy miejsca, żeby sobie też pobiegać trochę w tym rezydencie. Zbieranie tych noży może być dobrym bajerem. Muszę sobie wybrać jakiś skill, do którego chciałbym dążyć. Szybsze przyspieszenie skupienia może być dobre i sobie to kupię, jak tylko zrobimy kolejne zlecenie, więc to myślę będzie mój kolejny cel i więcej migania. Tak więc lecimy dalej. Kolejne zlecenia. Gdzie tutaj mamy jeszcze dwa punkty? Tutaj mamy to. Uratuj uczonego i dotrzyj do dzielnicy. Wykradnij na to dowody. No dobra, spróbujmy kradzieży w takim razie. Brakuje tylko Salta Jedi. Tak, Salto Jedi to też jest niesamowity trik. Mistrz uników, mistrz strzelania, Salto Jedi. Mamy pełen komplet wszystkich dostępnych tutaj machinacji moich. Patrycja, no zdążyłaś, aczkolwiek już prawie 3 godziny streama za nami, tak więc masz szczęście. Fajna gryka, w której można się fajnie pobawić i fajne jest to, że jest nacisk na to skrytobójstwo, którego mi brakowało po Valhalla. No tak, odkąd tylko Origin się pojawił i wszedł ten taki mocno rozbudowany system RPG-owy, tych umiejętności, skilli. W Odyseju była ta w ogóle dzida Leonidasa, w Valhalla też były jakieś dzikie umiejętności tam dostępne do walki, że można, nie wiem, dwiema tarczami przeciwnika nadupcać. No to jednak ten cały fokus na skrytobójstwa i bycie asasynem trochę zanikł, co też ludzie jakby zwracali na to uwagę praktycznie cały czas. I mocno się odwrócili niektórzy od Assassin's Creed'a, aczkolwiek moim zdaniem jakby jak nie ma rozwoju, to gra umiera. A przy tak dużej franczyzie jak Assassin's Creed, to cały czas jakaś ewolucja musi być obecna. No i w ramach tej trylogii, powiedzmy, która się pojawiła i zaczęła od Origins'a, to całkiem fajnie ta ewolucja poszła. Liczę na to, że kolejny duży Assassin rozpocznie kolejną przełomową jakąś trylogię i wprowadzi kolejne nowe rzeczy. No ale potem wiecie, jeżeli te trzy gry będą podobne do siebie, to dalej ludzie będą narzekali, że o tak, taki sam jak dwa poprzednie. No ale wiecie co, takie ogromne przeskoki nie są aż takie łatwe do uzyskania. Ale ja nie zapomnę, że jak pierwszy raz chwyciłem w swoje łapy Originsa na pokazie Ubisoftu za granicą, to byłem po prostu oniemiały. Byłem w ciężkim szoku, jak bardzo to wygląda kompletnie inaczej niż poprzednie Assassiny. Niektórzy mówili, że o, podobnie, tylko duży świat, a ja czułem, jakbym grał w kompletnie inny tytuł i byłem oczarowany. Sakelu, 23 miesiące, jebacza! Hej, o też późno, lepiej późno niż wcale. Dzisiaj bez odcinka widma, ale mogę wam już w tej chwili zagwarantować, że parę kolejnych mam już ponagrywanych i są całkiem zajebiste. Kurwa, oczywiście, że mają łucznika, jebany. Dobra, idziemy po niego. Nie byłem jeszcze nigdy w tej dzielnicy olejarskiej, serio? No nieważne, trudno się mówi. Przeszukaj dom, bardzo chętnie. To najpierw wymorduję pana snajpera. Zero litości dla osób, które normalnie nie szanują zwierząt.
i będą napierdalały zwierzątka. Dobra, jakby tam wskoczyć? Tu mamy jednego, tu mamy drugiego. Ty, a nie chciałbyś tutaj, byku? Wiu, wiu! No chodź, no chodź, jakie tutaj dziwne gwizdy, takie pojebane trochę. Bum! Błądowanie mu się z tymi nożami. Może? Dobra, tamtego sobie nie oznaczę. Jakoś tam muszę się dostać do środka. Mamy tutaj już rzeczy, które muszę przeszukać pooznaczane. No dobra, no. No dobra, to lecimy w takim razie przed siebie. Myślę, że powinno się to w miarę udać. Tego też tutaj będę mógł sobie zrzucić na dół. Chociaż nie jestem pewien, czy chcę tak naprawdę. Poczekam, aż on się zbliży tutaj w moim kierunku i zacznie na przykład iść na lewo. Chociaż, kurwa, jeżeli ten pójdzie i mnie zobaczy, to będzie buba wtedy. Dobra, okej, nie mam wyboru. Muszę to zrobić. Czy tamten z prawej tego nie zobaczy? Nie, oczywiście, są ślepi jak kury. Dobra, zajebiście. A tamtego jeszcze mogę może? Nie, chyba za daleko. Dobra, strzelec wyeliminowany, oni tutaj jakieś pierdoły gadają. Nie daj się wykryć. O! Nie sprawdziłem w sumie tych pobocznych celów. Już myślałem, że jest nikogo nie zabijaj, ale na szczęście... Tutaj ta misja akurat ma rikcz. Jak można zabraniać zabijania? Co to ma być za asasyn, jak zabijać nie można? Czy będzie możliwość później zobaczenia zapisek z gierki? Ale masz na myśli zapiski wewnątrz gry, czy zapis tego streama? Bo zapisków to raczej nigdzie nie kolekcjonuję, ale zapis tego streama to jak najbardziej będziesz mógł zobaczyć. Dobra, szukamy kolejnych grzmotów. Gdzie jesteście? O, oznacz go, Enkidu, nie wkurwiaj mnie nawet. Tutaj kolejny łazi, dalsi to już są chyba gdzieś tam po drugiej stronie, a może i nie, a może i tak. Dziękuję za dobrą grę, lecę, dobranoc wszystkim. Siema gangster, dobrej nocy życzę wszystkim, którzy uciekają. Godziny jednak mimo wszystko już jak na środek tygodnia robią się dość późne. Czekajcie, czy tutaj jacyś jeszcze na samym dole nie siedzą, czy mi się wydawało? Oczywiście, że mamy tutaj dwóch strażników. A Enkidu nie wyczuł, co to ma być za ptak? Basim to ten z Valhalla, Basim to dokładnie ten z Valhalla. Dobrze rozpoznane. To jest jego historia przed tym, jak go poznaliśmy w tym. Jak go poznaliśmy w Valhalla właśnie. Dobra, jak wbić do tego domu? Czy jest tutaj jakieś boczne wejście? Jakkolwiek dam radę się tam dostać w tej chwili? Mam jakiś klucz, nie klucz? Czy może klucznik jest gdzieś indziej? Nie mam zielonego pojęcia. Środek tygodnia jest poniedziałek. No dobra, okej. Okay. Źle się wyraziłem. Nie chodziło mi o środek tygodnia, tylko o dzień roboczy. O! No bo tam wiecie, piątek, godzina tam, nie wiem, 22:30 to jeszcze nie jest tragedia, ale jeżeli już mówimy tutaj o poniedziałku, no to wiele osób musi wstać do roboty. Dobra, nie. Jaki tam, come on, co ty pierdolisz? O! Aj, mnie kurwa wyczaił. Dobra, moment. Ej, kurwa, nie to! Cholera jasna, dobra, teraz chłopaki sobie przejebaliście. Chciałem do siana wskoczyć, dlaczego oni w ogóle zaczęli przeglądać to siano? Co to ma znaczyć? Dobra, ci dwaj nie żyją, tamtego jeszcze mogę wykończyć u góry rzutem nożem. No i zajebiście. Ktoś się jeszcze interesuje? Mam kurwa nadzieję, że nie, bo skończycie tak samo, okej? Okay? Zrozumieliśmy się? Zabarykadowane, żałosne. Zjem sobie trochę gulaszku, który sobie tutaj leży. Idę mordować kolejnych. W dupie was mam. Już się dałem wykryć, to już nie ma dla mnie niczego w tym świecie, na czym by mi zależało. Bum. Nadszedł w końcu czas, gdy ja wstaję do roboty. Macieju, ale w tej chwili wstajesz do roboty? Czy jakby musisz już iść, bo jutro wstajesz do roboty? Akcja by T-Volt. Tak, to było bardzo w moim stylu. W sensie, widzę, że gościu tam jest rozalarmowany i oczywiście co kurwa robię? Zeskakuję prosto do niego. Najgorsze jest to, że nie zdążyłem kliknąć tego pieprzonego skrytobójstwa, bo idealnie w tym samym czasie zaczął tą swoją szabelką smagać to sianko. No i wtedy już byłem w dupie, bo mnie wygonił ze środka. A mógłby Basi wziąć na klatę parę takich ciachnięć? Chociażby po to, żeby nie zostać wykrytym. Idealnie się stało w ogóle Tivurma Live'a, a ja od jutra L4, błąd symulacji na moją korzyść. Widzisz, Maciej, a może po prostu... Nie no, wczoraj raczej L4 nie dostałeś. Miałem mówić, że usłyszałeś na moim streamie, albo na odcinkach Miraża, że będzie stream i samoczynnie dążyłeś do choroby i krzywdy, żeby mieć L4. This does not look good for the perfume trader, but I need more proof. Cholera, no próbuję chować te butle, ale chcę ją też mieć w miarę w zasięgu. Niewygodnie się z tego pija, jak się nie ma słomki, ale nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Oczywiście do kogo uderzę, żeby mi powiedział, gdzie jest słomka? Do Tysi. albo ja po prostu muszę poszukać dokładnie, bo już czasu przed streamem nie było. Now I have all the proof I need to connect the perfume trader to the bandits. I should go before they catch my scent. A, dobra, wywąchają mnie. Hannibale jebani. Operują tylko i wyłącznie na podstawie węchu. O, i oczywiście mamy tutaj bambusy jakieś, nie bambusy, czy palmy rozsypane. No i zajebiście, porozmawiaj z delegatem.
Jeszcze muszę, widzę, oddać jakoś te misje. A Rui, Sporing Pospolity, dziękuję ci ślicznie za zostanie zielonym. Bardzo mi miło cię dowidzieć. Jak sobie myślę, że muszę iść na zajęcia do transfobicznej profesorki, to mnie coś gniecie w środku. No cóż, no, kto wie. Może za jakiś czas będziemy mieli prawa, które sprawią, że nie będzie można być transfobicznym profesorem. Zobaczymy. No cóż, współczuję. Też miałem w swojej historii nauczania parę osób, do których najchętniej na zajęcia, lekcje, laboratoria, wykłady w ogóle bym nie chodził, ale czasami wyboru nie ma. Jutro lecę do Włoch, więc mogę spokojnie obejrzeć i spać. No to head OPO... Head OPO shot. Słuchaj, pamiętaj, jeżeli masz samolot o godzinie X, to musisz koniecznie być na lotnisku 12 godzin wcześniej. Tak na wszelki wypadek. Wiesz, jak to bywa na lotniskach. Nie wiem... Ukradną ci wszystkie ubrania, ktoś ci podrzuci kałasznikowa do podręcznego bagażu i nagle masz przejebane i może uda ci się wejść na samolot, tak więc uważaj, nie siedź za dużo. Co na grzale? Nie wiem, jakieś tam owoce. Plus muszę czat przyznać, że ten strój, w którym teraz biegam, naprawdę mi się podoba. Nie jestem pewien, nie można tutaj za bardzo transmogów robić, jeżeli chodzi o, z tego co mi się wydaje, ubrania, tylko i wyłącznie o bronię, czyli miecz i sztylet, ale bardzo mi się podoba ten niebieski kolor. Pytanie, czy barwniki się znajduje, barwniki się tylko kupuje, nie mam pojęcia, jak tym dokładnie zarządzać. Ale pogadajmy z panem handlarzyną. Kupmy sobie zapasy naszych rzeczy. 19 sztonów kubieckich, goddammit. Basim jest Valhalla, Odyssey jakoś się łączy z pozostałymi dwiema. No serio, one się łączą tak naprawdę tylko i wyłącznie tym takim ogólnym lorem, który spowija to wszystko, czyli teraźniejszość, Animus, Templariusze kontra Asasyni oraz prekursorzy. Jasnobrązowe powstanie Zandrzy. Czy ja teraz nie mam... Dobra, jolo, kupuję, jestem bogaty wystarczająco. Sprzedaj drobiazgi. O, za dużo teraz nie kradnę na ulicy, więc nie mam tych drobiazgów. Trzymaj się, Rafał. Dobrej nocy każdemu uciekającemu. Tak czy siak bym powiedział, że mamy tutaj... No czekajcie, czy ja dobrze widzę, czat potwierdzi mi, że mamy 1800 ponad osób na streamku? Bo jeżeli tak, to powiem wam, jak na taką godzinę, jak na taką gierkę, to jestem bardzo zadowolony, że tyle osób przyszło tutaj, żeby po prostu pochillować bombę, pogadać sobie i spędzić w relaksie wieczór. Siema, King. Connect the perfume trader to the bandits. Good work. And I appreciate you getting the job done in a timelier fashion on this occasion. No, czyli dobrze mi mój tutaj batonik na stream decku mówi, tak więc czat, no. Ja i tak jestem pod wrażeniem, że tyle was tutaj jest o tej godzinie przy takiej grze, tak więc, znaczy przy takiej grze. Ciekawe jestem, ile was będzie, jak sobie odpalimy jakiegoś może streamka z Spidermana dwójki. Bo jak graliśmy w jedynkę i miałem do zrobienia parę jeszcze pobocznych rzeczy na mieście, to pamiętam było chyba 8 albo 10 tysięcy osób na streamie, jak po prostu latałem po mieście i napierdalałem kolejne obozy przeciwników. A Mirage to nie jest aż taka wielka premiera, a się was tutaj trochę zebrało, tak więc mam nadzieję, że się wszyscy dobrze bawicie. Dobra, uwaga. Mamy umiejki. Mogę sobie kupić teraz tego grzmota, żeby szybciej po prostu skupienie sobie ładować. Zależało mi na tym od chwili. I powoli zaczynamy dobijać do już ostatnich umiejętności w drzewkach, co oznacza potężną potęgę, moi drodzy. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy do roboty? Co tak naprawdę... fajnie by było zrobić. W sensie, z jednej strony miałbym ochotę sobie zdobyć... A zawsze jak alt-tabuję, to tak się wszystko zaczyna przewijać. Chciałbym sprawdzić, czy... O, ty, a jak tam wybory parlamentarne? Odświeżmy, jak już tutaj jestem. Ile głosów już zliczone? 98,72. Dobra, już się mandaty wszystkie liczą, ale wychodzi na to, że wynik jest mniej więcej podobny jak w tych polach. Bakaro, ty, a nawet jest niższy wynik PiSu niż był w late polu w tej chwili. Ojej. Ale też niższy wynik KO, ale wyższy wynik trzeciej drogi. Dobra, nieważne, miałem googlować w tej chwili. Grałem w Destiny 2, ludzie męczyli o Spidera. Cholera, to było wtedy, nawet nie pamiętam, że to tak się zgrywało. Czekajcie, AC Mirage, DICE na przykład, barwniki. O, lokalizacja wszystkich barwników i jak wyglądają. Ciekaw jestem, jakie tutaj w ogóle barwniki są. Są jakieś indygo, takie, nie takie. O cholera, jasne, że czarno-czerwony jest w DLC-ku. Mój ulubiony. Dobra, tutaj jakaś zagadka, nie zagadka. Patrzę na barwniki do strojów teraz, czat, żeby sobie wybrać może jakiegoś fajnego. Widzę, że do tego mojego stroju jest taki barwnik, ale też jest drugi za jakąś zagadkę, która się nazywa A Challenge. Nie będę ukrywał, że szczerze mówiąc nie interesuje mnie za bardzo rozwiązywanie tych zagadek, więc jestem gotów po prostu sobie wyczytać, jak ją zrobić i tyle.
Chronologicznie RPG idą tak. Odyssey, Origin, Mirage, Valhalla. Cassandra i syn Dariusa byli przodkami asasynki Ahmunet, czyli tam 350 lat różnicy. Potem 850 Origins, Mirage i 12 lat Mirage, Valhalla. Jezus Maria, to ciekawe jest to, bo jakby grając w tym Bagdadzie bym nie powiedział, że Miraża i Valhalla dzieli tylko 12 lat. Dobra. Basim w różu? Poproszę. Nie no, jaki tam róż? Czarno-czerwony. Czekajcie. Enigma. Tererere, Second Story Balcony, tererere. Dobra, mamy tutaj jakieś mapki, więc bardzo chętnie się tym zainteresuję, co? Bardzo chętnie. Dobra. Gdzie jest ta zagadka? Idę po nią w takim razie. Jako, że mamy tutaj już dużo rzeczy, dużo komponentów, to chciałbym się pobawić bardziej w dostosowanie Basima pod jakieś moje preferencje. Więc gdzie mamy tutaj? Skryptorium. Gdzie będzie skryptorium? A przynajmniej tak to się nazywa, skryptorium. Jezus Maria, to może nie być takie łatwe, żeby to tak szybko znaleźć. Które to jest miejsce? Kokaino. Gdzieś przy jakiejś wodzie, ale nie ma tam żadnego zakrętu. Może tutaj gdzieś jest skryptorium? Czekajcie. Hamam. Sati. Ja sobie jeżdżę od niedawna autobusami w Niemczech. Super ludzie. Kierownik do serca przyjrzał po prawie 60 lat. Jak przyjaciel. Chodzę z nim na siłkę, ale z Polski zostaje tylko ty. Zawsze z chęcią cię oglądam. O, dziękuję ślicznie za wsparcie. I bardzo mi miło w związku z tym. Przy Domu Mądrości, powiadacie. No w sumie ma to sens, by przy Domu Mądrości było skryptorium. Tak, faktycznie tutaj. I to jest zagadka, która mnie interesuje. Dobra, zasuwamy tam w takim razie. Nie jestem pewien, jaki to jest barwnik, ale wydaje się być całkiem okej. Okay. Plus, szczerze, muszę tylko potwierdzić, że to jest do tego stroju, który mnie interesuje. To jest do Rostam Outfit. No tak, no poznaję po tym. Hupsz. Jeden ma dwa barwniki. Drugi jest czarny. O kurwa. Dobra, okej. Okay. Lecimy po niego w takim razie. Zagadka musi zostać rozwiązana. Czarny barwnik to jest czarne życie, moi drodzy. Może lepiej nie w tę stronę. Zobaczymy, jak będziemy się prezentować. Ten Basim wygląda jak Vernon Roche, ale masz na myśli ten strój, który teraz przywdziałem, czy tak po prostu Basim wygląda jak Vernon Roche? Z twarzy bym nie powiedział. Ale ubranko muszę przyznać całkiem fajne. Szczególnie z tym barwnikiem, ponieważ to wiecie co, że barwnik jest niebieski, to na jednym ubraniu może wyglądać dobrze, a na drugim źle, a tutaj jakoś tak akurat fajnie się układa. Jaki masz model EPA? Zastanawiam się, jaki kupić, żeby nie śmiecić świata. Ja mam jakiś tam dół od, Jezus, jak to się nazywa, Geekvape Aegis, jakiś taki wodoodporny w każdym razie. Kurwa, ale skok dziki. A drugie to u góry mam tanka, który jakoś nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Gdzieś pudełko odłożyłem daleko. Jakiś WPU na WPU mat. My, a ty. Od firmy WPU. Na gotowe grzałki. Nie chce mi się jebać wiecie, z tymi grzałkami, wiązaniem ich, kurwa, robieniem cały czas. Więc idę na łatwiznę. Nie dużo u ciebie oglądam, jak grasz w Mirage, to sam sobie gram dzięki Ubisoft Plus. No i widzicie, Ubisoft Plus całkiem fajny bajer. Możecie dziabnąć trzy różne gierki za cenę jednego miesiąca abonamentu. Jak się zepniecie. Dobra, mamy zagadkę oczywiście. Jak teraz się te zagadki robi? Bo ja jeszcze w ogóle ani jednej nie rozwiązałem w tej grze, a mimo wszystko myślę, że warto. Tutaj gdzieś te wykrzykniki odznaczamy. Czat, czy wy też zawsze musicie mieć odznaczone te wykrzykniki, jak macie wolną chwilę? Bo ja tak. Pogłaskaj 10 kotów, zobaczysz easter egga. O Jezus, ale to musiałbym szukać tych kotów. Wyzwanie porzucone. Jezus Maria, jak to się nazywa teraz? Nawet nie wiem, które to będzie. Z tego co widzę... O, to jest to. Wyzwanie się to nazywa. Znajdź moją skrytkę. No dobra, nie będę się tutaj... Nie będę udawał w tej chwili, że chce mi się rozwiązywać zagadkę. Tererere. Obserwatorium w Via Siriach. No i dobra, no i mamy to. Stanisław Kosakowski, ale jeszcze ktoś się tutaj pojawił w tym czacie jako zielony, moi drodzy. Muszę to zbadać. Sprawdzam! Kto to był? Zekro, witam Cię we Wsporniku Pospolitym. I jeszcze Rivia, od 4 miesięcy chyba nie widziałem. Dziękuję ślicznie. Filip Adam, nie wiem czy Was odczytałem, jeżeli nie, to przepraszam. I Nomad.pl został wąsatym. Dziękuję Wam ślicznie za Wasze wsparcie. Miło mi Was widzieć w gronie zielonych. Ile Was w ogóle już jest? Jak teraz... O Jezus Maria, te rankingi teraz się jeszcze aktualizują, Chryste. 946. God fucking damn it. No jest grubo. Jest grubo w każdym razie. Dziękuję Wam ślicznie. Wracamy do rozgrywki. Musimy zdobyć jeszcze jakieś barwniki ciekawe. To jest mój ostateczny cel w tej chwili. Dobra, więc... tak, obserwatorium potrzebujemy. Obserwatorium w Jasirach, czyli gdzieś tutaj. Tylko gdzie jest obserwatorium? Skryptorium. Obserwatorium. Obserwatorium, myślę, że się tutaj po prostu przeniesiemy. I tutaj jest dalej napisane. Naprzeciwko obserwatorium, gdzie ścieżki wodne się rozdzielają,
jest jakaś tam paper mill, czy nie, przetwórnia papieru, gdzie będzie rozwiązanie tej zagadki. Brick 105, dziękuję ci ślicznie za wspornika pospolitego, witam cię w gronie. O kurwa, wyczyściłem. Nie mam już mojego chupsz, tego odgłosu. Wyczyściłem. Teraz sobie tym to zapomniałem. Zastąpiłem, zajebiście. Dziękuję ślicznie za wsparcie. Za 20 minut wszyscy macie spać. Dobra, okej, mamo. Mówiłem, że masz nie przychodzić na czat, nie pisać takich rzeczy, bo ludzie są niezadowoleni. Dobra, czekajcie teraz, gdzie te ścieżki się niby tutaj... Paper mill, potrzebny mi jest jakiś paper mill. Gdzieś, gdzie jakieś wodne ścieżki się rozdzielają. Czemu to nie może być, kurwa, jakieś bardziej bezpośrednie? Outfit die, tyryryru. Będzie LL? No myślę, że sobie jakiś jeden filmik puścimy, ale zobaczymy, czy to będzie tego warte. Będzie tutaj, nie tutaj, skryptorium, obserwatorium. Dobra, czekajcie, zobaczmy jeszcze raz tę zagadkę. Może będzie prościej. Czy będzie Dying Light 3? Myślę, że będzie. Ale muszą chyba trochę teraz inaczej podejść do tego wszystkiego z Dying Lightem, bo... No parę rzeczy nie wyszło w tym ostatnim, trzeba przyznać. Ale jeszcze trochę poczekamy, bo na razie mocno rozwijają tego. Plus ma być jeszcze jakiś dodatek. Znajdź wyspę, która wody dzieli, a kiedy przejść się w brud ośmielisz, po kilku krokach spójrz. Na mych bokach koła się kręcą, tam jest złożone coś. Niegdyś dumny, dziś ukorzony, o czym napisać, by można odejść, gdy w mury me wkroczysz, wkrótce zobaczysz swoją nagrodę. Dobra, na wschód od miejsca, gdzie uczeni widzą barana, wagę, tykwę. Dobra, czyli na wschód, gdzieś woda się dzieli. No dobra, to jak teraz już wiem, że mam szukać na wschód, powinno być prościej w takim razie. Czyli gdzieś tu. No nie, no na wschód, czyli w tym kierunku zatem? No chyba tutaj. Tutaj musi być w takim razie jakiś paper mill. Tererere, porwany, uczony, a dobra, kolejne zadania. No bo gdzie ta woda się może tutaj dzielić, no? Na wschód to będzie... Nie, co ja pierdolę, przecież tu jest wschód. Dobra, okej, czat. Nie. Dobra, nie. Nie słyszeliście tego, nie zwróciliście uwagę? Zajebiście. Tutaj mamy jakieś koło, które się kręci. Od samego początku wiedziałem, że wschód będzie na prawo. Lecimy tam. Bez najmniejszej dyskusji. O, moderatorzy, proszę usunąć wszystkie wiadomości, które kłamliwie sugerują, że myślałem, że wschód jest na lewo. Proszę, no kto by tak w ogóle mógł pomyśleć? Żenada. To zachód. Dobra, okej. Okay. Mały lag mózgu. A to ja się zawsze śmieję z Martyny, że nie ogarnia kierunków świata, tylko że jest prawo-lewo. Tutaj bardziej skomplikowana kwestia, wiecie? Wschód-zachód, te sprawy. Dobra, gdzie będzie ta cała nagroda? Dajcie mi ją teraz i w tej chwili. Tererere, muszę wkroczyć w progi tego całego miejsca. Może tutaj na przykład? To jest zabarykadowane gdzieś tam. Wschód to wzwód? No nie. Mówię o wzwodzie przy każdym wschodzie. No to jest taka piękna, poetycka forma opisania, wiecie, stawiania porannego namiotu. Co mamy tutaj? Dobra, to jest tylko jakiś nóż. Czy ja dam radę tutaj normalnie jakimś nożykiem? Bum! Dobra, zajebiście. Czy to będzie ten budynek? Mam szczerą nadzieję. Już tak poszło w świat i się ośmieszyłeś. Cholera. No, tak coś czułem, że w ten sposób dokładnie moja kariera się zakończy. Pojebałem wschód z zachodem i tyle. Do widzenia. Nikt już mi nie zaufa. Pandora Gate. No i co? No i mamy to. Barwnik do odzienia schowany w jakiejś pulpie. Zajebiście. Kto to tam schował? Czarny Rustam. A, nie wygląda do końca czarno, ale sprawdźmy to. Bo jeżeli to będzie dobrze wyglądało... Powiem wam, w szokującym obrocie spraw mam wrażenie, że równie dobrze wygląda niebieski, a pod pewnym kątem bym powiedział, że nawet lepiej, ale jestem zadowolony, muszę przyznać, fajny strój. Ja wiem, że to trochę nudne i takie sztampowe, że mam ochotę, żeby wszystkie moje stroje w grach były czarne albo czarno-czerwone, ale to po prostu zawsze wygląda tak zajebiście elegancko, że normalnie pały stają. Niech będzie. Odblokujmy sobie drzwi i wydupcamy. Najpierw latarka z lornetką, teraz wschód z zachodem. Nie! To jest po prostu, wiecie, upadek mojego umysłu. No ale cholera, no nie możecie powiedzieć, że nie wygląda to całkiem fajnie. Taki czarny strój. Z tymi takimi srebrnymi dodatkami, jakieś czarne opaski. Niebieski też jest spoko, bo ma takie złote dodatki, ale ten jest czarno-biały. I to jest w nim zajebiste. Pały stają, to będzie mandacik. Dobra, no to co my tam jeszcze mamy w tych wszystkich naszych barwnikach? Do jakich innych strojów mamy ciekawe barwniki? Mamy do naszego całego stroju podstawowego, bo to jest Initiate of Alamut. Tutaj jakieś, o Jezus Maria, jest ładny strój, złoto-niebieski, ale trzeba zebrać wszystkie historyczne tutaj dynksy Animusa, to prędzej mnie popierdoli. Tutaj mamy jeszcze jakiś Desert Sand, jak ma się Deluxe Packa, to już mam. Jest zielony, niebieski, turkusowy, czerwony właśnie za ten pakiet demoniczny.
Jeszcze jakieś kolory oaza. O nie! A jeden kolor był dostępny tylko jak się streama oglądało na Twitchu. God damn it. Dobra, widzę, że kolory do tego podstawowego są tylko za wbijanie kolejnych rang, więc robienie misji głównych. Mamy czarny kolor do tego takiego stroju a la Prince of Persia, Zanj Uprising, ale... Ale kurde, mamy tutaj barwniki do stroju. Tak, no barwniki kokainą. Są do zagadki. Dlaczego jest tyle barwników ukrytych w zagadkach? Kto to wymyślił? Jak nie latarka z lorynetką wschód-zachodem, pozdrawiam, dopiero co wbiłem, szkoda, że tak późno dowiedziałem się, to może nie poszedłbym na trening, pozderki. Lojlu, dziękuję ci ślicznie za twoje wsparcie. No przykro mi, bo postaram się następnym razem informować jeszcze wcześniej, bo wrzucałem wczoraj z Torasa, ale no mogło do was nie dotrzeć. Dobra, uwaga, chcę zobaczyć, patrzę na inne stroje, bo tutaj nie ma jakoś niesamowicie dużo tych barwników, ale... Hidden One. Właśnie jest jeszcze strój Hidden One, ale w takim razie Mirage Outfits. Outfits? Nie, bo to nie będzie Outfits. Tylko to będzie... Nie, bo są kostiumy i są outfity, a mnie interesuje nie wiem które. Bo jedne dają staty, a drugie... Dobra, okej, okay, to chodzi mi o outfity w takim razie. Dobra, piaskowe, Uprising, Hidden One. A, widzę, że ten Hidden One to można sobie po prostu w jakiejś skrzyni chyba znaleźć, ale nie będzie to takie kurwa proste. Ty, przepraszam. Przepraszam kurwa bardzo. Czy już nie mam tego stroju abasyckiego jakiegoś tam żołnierza? Oczywiście, że mam strój abasyckiego żołnierza. To ja nie wiem, czy ja do tego w ogóle chcę mieć jakikolwiek barwnik. No nie będę w hełmie popierdalał, bez przesady. Szanujmy się, to już wolę to. I szczerze mówię to z bólem serca, ale ten niebieski bardziej mi się podoba. Jakiś taki fajniejszy jest ten kolor, bardziej... No nie, no te złote dodatki robią tutaj robotę. Dobra, no to szczerze, jak tak patrzę na to wszystko, to nie ma tutaj chyba barwników dla ludzi z moim wykształceniem, tak więc sobie raczej odpuszczę już teraz. Możesz zebrać wszystkie tajemnicze odłamki, odblokować legendarny strój i broń. Bo Jezus, ja nie wiem, gdzie te wszystkie odłamki będą. W sensie, czy one będą w tym, wiecie, wewnętrznym mieście, czy one będą raczej w zewnętrznym mieście. Mam jeszcze te całe historie, które mogę sobie odblokować. Ile mam w ogóle moich tych komponentów? 256! Dobra, idziemy upgrade'ować. Idziemy upgrade'ować. Nie wiem, które gadżety jeszcze potrzebują upgrade, ale idziemy upgrade'ować. Ja sobie właśnie skończyłem ogrywać Dying Light 2. Grałem krótko po premierze, wiele się zmieniło na plus. Szkoda, że ten klan sprzedał się chińskiemu Tencentowi. Tak, to prawda. Dying Light się bardzo fajnie rozwinął w dobrym kierunku. Szczególnie ten update, który był w tym roku, który zmienił parkour i zmienił... No akurat parkour najgrubiej się zmienił i to na plus moim zdaniem. Bardzo przyjemnie się w tę gierkę gra. Te wszystkie teraz eventy sezonowe, te dynamiczne wydarzenia na mieście. Jest całkiem przyjemnie, ale nadal czekam na dodatek. Zapowiadali przełomowy na skalę followinga do pierwszej części dodatek i ani widu, ani słychu o nim na razie. Jak tam Leafik wygląda ta sytuacja? W sensie jest dobrze, jest źle? Jakieś jeszcze tam są dyskusje, rzeczy niepewne? Czy może już raczej jest ustalone co i jak? Zanik pamięci w ogóle. Ci, którzy są w dymie, zapominają o Basimie. A ten jest znowuż łatwopalny. Sam nie wiem. Myślę, że zanik pamięci będzie fajnym bajerem. Ale czy ja chcę w to inwestować teraz? Może te dwa poziomy będą ciekawsze. No ale 90-150 to jest 240. Stać mnie! Więc co mamy tutaj? Porażone eksplozją cele wpadają w panikę, uciekają. Dobra, wiecie co, ja pierdolę. Przecież ja mogę sobie odblokować te bajery. Strzałka berserka. Ten jeden cud, o którym ja mówię od samego początku gry. Że uwielbiam nastawiać przeciwników przeciwko sobie, żeby się nadupcali między sobą. Głębokie uśpienie, nie. Będziecie zabijali swoich kolegów, o to chodzi. Aktualny efekt strzałki na cały obszar działania. A, masowy berserk, to by było coś. Nie są usypiane, lecz otruwane. Większa moc nie może zostać przebudzony. Dobra, bierzemy to i bierzemy to. Ciekaw jestem, jaka będzie tego moc, jeżeli się to po prostu skombi. W okręgu bieskim różnica 309 głosów była o jeden mandat. God damn. Parę dziesiąt głosów może zadecydować. No dobra, ale czy jakby w tej chwili jest jakby spięta sytuacja, w której nie wiadomo w końcu, czy ten rząd będzie się zmieniał, czy jakby... Już takie, powiedzmy, pomniejsze rzeczy się ustalają, pomniejsze mandaty. Czy ogół jest nadal zagrożony, czy teraz już bardziej o szczegół trwa walka? Wiecie, o co chodzi. Ciekawe, czy jest to strój Eivora. Nie wydaje mi się, chociaż... Nie, przepraszam. Jest coś takiego, czekajcie. Tylko muszę sklep odpalić, ale to nie wymaga w ogóle sklepu. Nie wymaga sklepu, ale...
strój Ezio, strój Basima, właśnie. Nie ma Eivora, ale jest strój Basima wyciągnięty z Valhalla, tylko że trzeba zagrać na tym samym koncie w Valhalla. Nie wiem, jak to się odjebało, ale mam Valhalla na jakimś innym koncie ewidentnie, co nie jest jakby wykluczone, bo nie mam Valhalla tutaj i nigdy jej tu nie odpaliłem, więc nie mam tego stroju. Bardzo smutne, no ale trudno się mówi. Teraz pomniejsze ogólnie dobro wygrało. No i spoko. No, teraz wiele dup się pali. Ale zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Jak wiadomo, polityka to jest szataństwo. I ludzie, którzy mają z tym coś wspólnego, to też niestety ostatecznie popadają często w szataństwo. Ale trzeba liczyć, że nie. No dobra, mamy 22:52, moi drodzy. Czym byśmy się mogli tutaj jeszcze zająć? Odkrycie może tych wież chociaż? Taką przebieżkę zrobić, żeby mieć je wszystkie zaliczone, żeby po prostu mieć całą tę mapę odkrytą w pełni i wszystkie te bajery, które tutaj są dostępne. Brakuje mi jeszcze jednego poziomu zooma, takiego trochę dalszego niż ten, ale bliższego niż ten. No ale nie można mieć cudów. Może uda mi się wspiąć na tego jebańca tam u góry, na ten punkt widokowy. Całkiem kuszące. Co to jest? Kupuj mapy, by ujawniać lokalizację skrzyń, zagadek, zaginionych ksiąg. Ale tak za darmo? Znaczy w sensie za zwykłe pieniądze? Czy może za jakieś, wiecie, ekstra pieniądze? Bo wiem, że można kupić sobie po prostu takie mapy w sklepie ubisoftowskim. Dobra, chodźmy tutaj. Meanwhile Rogue. Musisz grać remaster ekskluzywny na PS, żeby nałożyć czaty Altaira, Ezio, Conora, Agu czy Bajeka. No cóż. Do której strumyk? Bo o 4:30 trzeba wstać. No myślę, że tak sobie jeszcze z 10 minut popykamy, spróbujemy tę jedną wieżę zrobić. Potem może jakiś jeden śmieszny filmik odpalimy i będziemy kończyć. Dobra, do czego ja chciałem się w tej chwili udać? Do... O Jezus Maria, no powiem wam, może być grubo. Mam wrażenie, że ta miejscuwa to jest lokalizacja jakiejś finalnej walki z największym mega giga złolem, a ja tam sobie w tej chwili chcę podejść, żeby zsynchronizować wieżę. Ale może w związku z tym, że idę tylko się wspiąć na dach, to nie będą mi takiej aż afery robili, takiego syfu. Ale to się okaże. Mnie policja do dwóch komisji przyjeżdża kilkukrotnie, bo się mieszkańcy wkurzali, że referendum im wciskają. Znaczy, no... dobra, nie ma co gadać. Ale tak, były różne afery. Jedni robili afery o to, że ktoś się ich pyta, czy chcą je dostać, a drudzy się wkurwiali, bo ludzie im dawali to referendum w komisjach, mimo iż oni o nie poprosili i tak dalej, no. Nie da się tutaj dojść do ładu. Zresztą było tyle afer z tymi wyborami, głównie związanych z tym, że karty się kończyły, musieli dowozić, ludzie siedzieli do 3 w nocy, nie było ostemplowanych tych kart. No i tutaj już od razu są jakieś potężne podejrzenia, wiecie, machinacji nielegalnych. W zwykłym rogu możesz mieć miecz Altaira, ale odzienie Altaira już nie. O, ty, dobra, chłopaki, wy dupcam już, dobra, nie ma mnie, dajcie mi spokój. Co to jest za popierdolone miejsce? Jak ja mam się tam w ogóle wbić? Jest jakiś sposób, żeby tam wejść? Mam wrażenie, że to jest jakieś giga chronione i jakby wcale nie tak łatwo się tam dostać. A na ten mur to nawet nie da się za bardzo wspiąć. A tamci dalej na mnie są wkurwieni. Dobra, spróbujmy. Jutro mi pierwszy lot samolotem, mam nadzieję, że to nie mój ostatni live. Nie no, snajper. Statystycznie rzecz ujmując, loty samolotami to jest najbezpieczniejsza forma transportu na świecie. Znaczy no, z takich wiecie, no może nie na świecie, ale w porównaniu na przykład do samochodów to tak. Bo jak wziąć pod uwagę ilość samolotów i wypadków samolotowych kontra ilość aut i wypadków aut, no to sprawa jest jasna. Ale bardzo ciekawe doświadczenie. Chciałbym... O kurwa, no nie, no normalnie nie da rady. Dobra, wiecie co, w dupie to mam, po prostu lecę przed siebie. Wbijam do tych ogrodów cudownych, czy co tutaj nie jest i zapierdalam przed siebie. Pałac Zielonej Kopuły, w dupie was wszystkich mam, lecę sobie synchronizować wieżę, okej? I dajcie mi spokój. Oczywiście, że wbiłem teraz do głównej bazy jakiegoś największego skurwola tutaj, jak nic. Zaczną do mnie teraz strzelać? Wespnę się tu? Oczywiście, że nie. Dobra, YOLO! Aha! Dobra, giga akcja. Co, o co oni tam napierdalają? Słyszałem uderzenie miecza o coś. Jee, posiłki, zajebiście. Chłopaki, jak chcę tylko pejzaże pooglądać. Wsadźcie se te miecze w dupę. Pozwolą mi w ogóle kliknąć synchronizację, jak tam wejdę ścigany? Tutaj jest ich jeszcze więcej, 7000 przeciwników, wszędzie dookoła. Okej, jestem coraz wyżej. Może oni nie potrafią wejść tak wysoko. Czy widziałem Mortal Kombat 1 Thriller Omnimana? Ja się w ogóle jakby Mortal... No i zapomnieli o mnie, znaczy zgubili mnie, przepraszam. No i jest, zajebiście. Omnimana, rozumiem, będą dodawali do Mortala tego z Invincible. Nie widziałem, ale też Mortalem się nie interesuje. Za to widziałem jakiś tam kawałeczek trailera nowego sezonu Invincible i... Nie widziałem go, ale czuję, że będzie zajebisty. Książki z tego pałacu nie zbierzesz przed zakończeniem fabuły. Książki? A tutaj jakaś książka jest? A faktycznie jest tam jakaś książka, ale co, czym ta książka dokładnie jest?
Zaginiona księga. Okej, okay. A ja nawet nie chciałem księgi. Ja chcę sobie synchronizować okolice. Czemu nie? Czołbi, zniknął cały dźwięk z gry. Statystycznie większa szansa jest na śmierć na rowerze niż przy ataku rekina, ale mimo wszystko wiem, które z tych dwóch wolę. No tak, to jest prawda. Kraków frekwencja prawie 82%. Jesus. Kraków pod górze, Nowa Huta powyżej 90%. No powiem tak. Nieprawdopodobne rzeczy się wydarzyły przy tych wyborach. I to powinno dać do myślenia bardzo wielu osobom, które myślały, że nie muszą się niczym przejmować. Dobra, czy gdzieś jeszcze tutaj się znajdzie? Tutaj mamy jednego ptaszora, ale najchętniej to bym się przeniósł. Nie przeniosę się, co? Oczywiście! Jestem w zakazanym terenie. Dobra, jolo. Jak ja mam teraz stąd spierdolić tak, żeby nie umrzeć w 38 sekund? Chociaż w sumie przed chwilą całkiem nieźle mi poszło tutaj skradanie się i wydupcenie stąd bezproblemowe. No dobra, jolo. Wyjdziemy zatem jakoś powolutku i zsynchronizujemy sobie jeszcze jednego tam ptaszora. Statystycznie człowiek ma jedną nogę. Znaczy cóż, zaokrąglając w dół, no to myślę, że tak. Dobra, jak tutaj teraz sprytnie przejść? Nawet nie zależy mi na tym, żeby nie zostać wykrytym. Chciałbym po prostu przeżyć. Ohoho! Okej, okay. No tak, Basim ma magiczne nogi. To trzeba mu przyznać. Statystycznie Basim jest po prostu super bohaterem. Jak zresztą wielu asasynów, których widzieliśmy. Czy głosy z zagranicy zostały już policzone? No biorąc pod uwagę, że już prawie 100% wszystkich głosów jest oznaczonych jako policzone, to zakładam, że głosy z zagranicy też wchodzą w to wszystko. Więc powiedziałbym, że pewnie tak. Dobra. Kurwa, kolce! Oczywiście, że kolce! Dajcie mi spokój, dajcie mi wyjść! Tamtędy może? Proszę? Tutaj mamy jakąś fontannę, nie fontannę. Najlepsze jest to, że wjebałem się tutaj do jakiegoś giga pałacu. No! No hopsaj! No widzę! Dasz radę! O skurwysynu jeden! Ej, moment. Nie ma tam jakiegoś przeciwnika po drugiej stronie? Wykorzystałbym go, żeby użyć mojej umiejki, żeby się tam tym moim zabójstwem przenieść, ale nie, nie ma tak dobrze. Statystycznie szybciej zginiesz na pasach niż w aucie. Większość nawet nie patrzy, czy auto jedzie. A, tu też jest prawda. Za jak wiele wypadków, ciekaw jestem, odpowiedzialni są nieodpowiedzialni piesi. No tak czy siak, ale kończąc ten temat, zazdroszczę pierwszego lotu samolotem, bardzo fajne uczucie, chciałbym to przeżyć jeszcze raz. Zdziwisz się, jak zaczniesz zapierdalać, a potem jak zaczniesz się unosić, ale bardzo fajne doświadczenie. Znajdź szczelinę w murze. Podoba mi się ta wiadomość na czacie. Jakbym nagle słyszał taki, wiecie, głos mojego cichego jakby wsparcia w grze. Głos mojego, nie wiem, no sumienie tutaj nie pasuje, ale głos takiego narratora. Znajdź szczelinę w murze. Ona pomoże ci uciec. Była imba, że z komisji zagranicznych nie przechodziły raporty, bo albo kawu nie podawała, czy przyjmują, albo zwraca do poprawek, więc ludzie mówili, że wstrzymują głosy. No dzisiaj podobno nawet, nie wiem, tam w Zakopanem czy gdzieś, ludzie nie odbierali telefonów w urzędach, nie przyjmowali kart, w ogóle nie chcieli jakby brać pod uwagę tego, że mają to podliczyć i mają taki obowiązek i tego po prostu nie robili, więc... No jest grubo. Karol Nowak, 12 miesięcy, statystycznie może zrobić 3 jednonożne przysiady. To już jakaś bardziej zaawansowana matematyka tutaj wchodzi. No i mamy piękny przewrót, zadupcamy do przodu, do ostatniej wieży. Chociaż nie, jeszcze jedna jest tam gdzieś chyba na południu. Dobra, kradzieże kieszonkowe to sobie porobię w wolnej chwili. Teraz przynajmniej będę czuł jakiś taki wewnętrzny luz w sobie, chociaż nie znajdę na to raczej czasu, żeby sobie dziabnąć jakieś rzeczy w Assassinie na własną rękę, bo już drugiego streama raczej robić nie będziemy. Myślę, że już będę się skupiał na ciśnięciu moich głównych celów i dążeniu do finału fabuły. Ale jak będę czuł taką potrzebę, to sobie już sam... To porobię. Uważaj, jest błąd, który uniemożliwia przejście gry w misji głównej sędzia i kadnie odpala się cutscenka. Ha! Cóż no, pytanie, czy to jest błąd, który jakby można naprawić wczytując wcześniejszy jakiś zapis. Chociaż, przepraszam, czy w Assassinie da się wczytywać ręcznie zapisy? Cóż no, pozostaje mi mieć nadzieję, że to jest spaczowane. Aktualizuję grę na bieżąco, ale jak mnie nagle zatnie i nie będę mógł przejść dalej, to skończy się to tak jak kurwa z Jediem. Że bardzo ambitnie chciałem to zrobić, kiedy do tego siadłem, okazało się, że mam zgliczowaną grę i jak już wydali tego patcha, to już nie miałem na to ani czasu, ani siły, ani ochoty. Mogę zrobić jednonożne przysiady pod rząd, 6. Okej. Może chwilę w stroju Altaira. Paradoksalnie nie jestem wielkim fanem stroju Altaira. Mi się wydaje, że te wszystkie asasyńskie stroje w kolejnych częściach gier bardzo mocno ewoluowały. Ja jakby... Fajny był strój Altaira, kiedy był tylko Altair, no bo nie było nic poza Altairem. Ale potem jak pojawiły się kolejne te postaci w loże asasyna, to dla mnie Altair spadł na dość dalekie miejsce. Nadal wspominam najlepiej, tak jak mówiłem wcześniej, czarny strój Ezio za ukończenie tych wszystkich katakumb z dwójki.
Średnio rzecz ujmując, każdy z nas ma po jednej pierści i piersi jednym jądrze. No i widzicie, tak powinno się patrzeć na świat. Nie byłoby podziałów. Nie wiem, czy to tak od razu by rozwiązało problemy podziałów na świecie, ale wiecie, o co chodzi. Liczą się intencje. Oj, Kamil, nie skończyłem. Bardzo ambitnie zapierdalałem do przodu i robiłem tych wszystkich najemników, żeby dotrzeć do tego finałowego, ale w pewnym momencie przestałem dostawać zlecenia na kolejnych. Wyczytałem, że to bug i już nigdy nie... Jak to spaczowali, to już nie chciało mi się wracać do tej gry. Powodzenia, panie Sławczan. Obyś ugotował wiele dań. No to co? Tutaj mamy zsynchronizowane. Mamy zsynchronizowane? Mamy. No to co? Chyba jeden tylko ptaszor nam został. Nie wiem, czy tutaj coś się dalej nie pojawi, jak pojadę, no ale to się dowiemy za chwilę. Więc wydupcamy tutaj na granicę miasta. Podjedziemy tam na dół. A i to będziemy tym kończyli. Czy są takie serie z gier u ciebie? Z gier, w które byś normalnie nie zagrał? Horrory! Absolutnie każdy horror, jaki pojawia się na moim kanale, to jest gra, w którą dla własnej przyjemności nigdy bym nie zagrał. Nigdy bym nie zagrał w żadnego Residenta, na pewno nie zagrałbym w żadną, a jak się nazywała ta dziwna gra, taka co chyba w lecie zeszłego roku grałem na M, pamiętam, nie pamiętam konkretnie. Prawdopodobnie żadnego horroru nigdy bym nie włączył, gdybym miał grać tylko i wyłącznie dla siebie, dla własnej przyjemności. Bo nie będę ukrywał, że jakby satysfakcja ze skończenia takiego tytułu jest. O, Madison, tak, Madison mam na myśli. Ale jakby wolałbym nigdy nie zagrać w tę grę, nawet kosztem jakby utracenia możliwości przejścia jej sobie. O! Pięknie. Jezus Maria, Shady Wolf! Twoje zdrowie, Tivo, leci miód pitny. Mordo, dziękuję ci bardzo za twoje wsparcie i bardzo propsuję miód pitny. Bo miód pitny jest zajebisty. Gdybym nie był dzisiaj na moich lekach, które raczej mają niewskazane spożycie alkoholu przy okazji, to może też bym się miodu napił. Bo lubię, jestem fanem. Ale mam takie poczucie, że miód pitny to jest zdradliwy trunek, bo bardzo łatwo jest wypić bardzo dużo. Szczególnie jak się słodkie lubi, a ja bardzo słodkie lubię. Nigdy nie zapomnę, jak przychodziłeś Pity na streamie. No to było bardzo ciekawe doświadczenie. Nexus event dla mnie, naprawdę. Pamiętam, jak googlowałem w internecie, kurwa, to jak cofać się do tyłu. Jak googlowałem, jakie tam cuda trzeba robić, żeby przejść dalej i pojebane jakieś rzeczy tam były, że trzeba coś powiedzieć do zestawu słuchawkowego. Ja nie wiedziałem, czy mi działa ten zestaw słuchawkowy w ogóle. I to nagle okazało się, że działa. Zesrany byłem też, w pewnym momencie już bardziej sfrustrowany. Numery telefonów odpowiednie do wybrania, ilość konkretna kroków do wykonania. Najlepsze jest to, że ludzie to sami rozkminili. Nie wiem jakim kurwa cudem. I to podobno w jakieś 2 dni od wyjścia tego PT. Kiedy sam Kojima mówił, że spodziewał się, że ludziom to z tydzień minimum zajmie. Haluksiara to było coś. Jezus Maria, no Haluksiara to było przerażające doświadczenie, naprawdę. Srałem w gacie przy tej grze jak mało przy której. Dobra. Synchronizacja kolejnego ptaszora. Zobaczymy, czy ukaże nam to jeszcze jakieś wieże synchronizacyjne. Chyba, że dostaniemy jakiś wygodny achievement, który nam powie, że już żadnych więcej nie ma. Zbierz. Przeszukuj skrzynię. Bum, bum, bum. Dobra. Komponenty! To rozumiem. Chociaż nie wiem, czy są jakby... Mam o... Basim! Kurwa. Ładnie się ubrałeś i od razu cwaniakujesz. Weź nie pierdol i właź na górę. Come on! Czasami naprawdę mam wrażenie, że parkour w Mirażu trochę ze mną walczy. Muszę sobie aż chyba odpalić w najbliższym czasie Assassin's Creed Unity, żeby faktycznie zobaczyć, czy tam naprawdę był najlepszy parkour w historii Assassina, czy tylko ludzie tak romantyzują, bo fajnie wyglądał. Shady Wolf, jebacz księżycowy! Dokładnie, dziękuję ci ślicznie i za twoją dotację przepotężną, i za twoje jebaczostwo księżycowe. Bardzo miło cię widzieć tutaj w tym jakże zacnym gronie, dziękuję ślicznie. Czy zagrałbym jeszcze raz w PT na streamie? Po pierwsze nie, a po drugie nie jest to możliwe, ponieważ nie da się już zagrać w PT, chyba że macie PlayStation chyba 3 albo 4, nie pamiętam na którym to było, na którym to jest zainstalowane, ponieważ dawno, dawno temu zostało usunięte z PlayStation Store'a i jedyne kopie jakie zostały to te, które zostały zainstalowane przed usunięciem. Tak więc przykro mi, ale pamiętam, że schodziły te konsole, pojedziemy sobie tam, zobaczymy, że coś tam się kryje. Potencjalnie kolejna wieża synchronizacyjna. Pamiętam, że jak tylko usunęli to demo PT, to te konsole, które miały je zainstalowane, schodziły za jakieś chore pieniądze na aukcjach internetowych, więc ludziom zależało. Ale nie powiem, jestem tu od kilku lat, ale jestem pijany. No i Shady Wolf, takie twoje prawo, no.
mimo wszystko, jak już ten alkohol jest, to póki się korzysta z niego odpowiedzialnie i po to, żeby się zrelaksować i nie codziennie, i nie nadmiarowo, to wszystko jest dla ludzi. Niska tolerancja horrorów, nie odpala horrorów w nocy przy zgaszonym świetle, psychika nie pozwoli, więc wiele filmów czy gier, które ludzie uważają za nie straszne, mnie przerażają. Ja na przykład kompletnie nie mam żadnego problemu z horrorami w formie filmu. W dupie je mam, naprawdę. Mógłbym oglądać i oglądać i oglądać i jasne, jumpscare'a się przestraszy, jeżeli nagle coś mi huknie, ale to jest taki naturalny odruch, bym powiedział, ale też nie każdego. Ale gry horrorowe pierdolca dostaję. Poczucie bycia wewnątrz tej całej akcji, a nie oglądania czegoś gotowego i nagranego, wyprowadza mnie totalnie z równowagi i nie mogę się opanować. Serce mi tak napierdala, że nie, horrory to rozkładają mnie na łopatki, nawet nie żartuję. Nigdy na ten temat nie żartowałem, dokładnie tak jest. Zresztą widać, może nie widać zawsze po moim tętnie, ale jestem mega zestresowany. A filmy horrorowe, nie pamiętam, kiedy ostatnio horror oglądałem, który by mnie przestraszył. Może oglądałem i stwierdziłem, dobrze zrobiony film, ale strach? Meh. Może jakiś na VR jakiś horrorek? No chyba by mnie popierdoliło, gdybym jeszcze w VR-ze miał to wszystko. Mam zamiar VR-owo co nieco więcej podziałać w przyszłości, jako że w moim nowym studiu planuję całkiem fajny space do VR-u, taki na parę metrów na parę metrów, znaczy no przeginam może, ale tak ze 3 na 3 metry chyba będę miał do tego VR-owania, tak więc będzie w co grać i będzie jak się tam poruszać i nawet będzie to tak ustawione, że będę mógł podnieść green screena i tą samą kamerką, która nagrywa mnie i jednocześnie nagrywać siebie na VR-ze w drugiej części pokoju. Ale horrory? No nie jestem pewien, czy jest mnie na tyle, żebym odpalał horrory na VR-ze. Jak wyślę do paczkomatu kopertę zwrotną, to wyślesz autograf? Nie, sorry. Aż takich skomplikowanych akcji się nie podejmuje w przypadku autografów. Obawiam się, że jeżeli bardzo chcesz mieć moją parawkę, to musimy się kiedyś spotkać na żywo. I tak to zrealizować. Kurwa, jest tutaj gdzieś ten... Jest tutaj jakaś wieża synchronizacyjna? Pokazałaby mi się chyba. Czy ja już tak po prostu biegam na Jana, bo myślę, że gdzieś by mi ją tutaj wyświetliło, gdyby była. Szczególnie po zsynchronizowaniu tej. To mam. To aż sobie normalnie mapy chyba odpalę. Mirage Interactive Map. Serię z jakiegoś starszego Assassin's Creed'a. No może fajnie by było kiedyś sobie... Kurwa, nie Counter-Strike Mirage, tylko Assassin's Creed. Nie ma tu wieży? Cholera. Szkoda. Ale i tak sobie zobaczę interaktywną mapę. Ale coś tak mi się wydaje, że faktycznie... Są tutaj jakieś bajery z tego, co widzę. Jakiś znacznik historyczny, jakaś zaginiona książka. Jakieś tam rozwiązanie zagadki, jakiś talizman. Ale poza tym faktycznie żadnej tutaj wieży synchronizacyjnej nie widzę. Ale dobra, jest w innym miejscu. Jest w innym miejscu. Czyli gdzieś się tutaj jeszcze kryje. Mam ją. Black Flag jeszcze raz? O, no to by było ciekawe, ale chyba zbyt długaśnie jest Black Flag, żeby w niego aż tyle czasu inwestować. Tutaj jedziemy! Tutaj chyba będzie ostatnia wieża synchronizacyjna. Mogłem to sprawdzić przed chwilą, ale już mniejsza. No właśnie, Blaze, dokładnie tak było. Wpisałem, znaczy no, po prawdzie wpisałem Mirage Interactive Map i autentycznie pierwsze co otworzyłem, to dopiero jak otworzyłem, zauważyłem, że to Counter-Strike. A do Miraża z Counter-Strike'a to mi akurat daleko. Co sądzisz o Seto, Hanta, Ziemniak, Ulfig i ten ostatni Enigma? Nie jestem pewien, kim jest Ulfig, ale każdy z pozostałych to sztywne gity. Kurwa, sztywny git. Dlaczego eksperymentuję ze sformułowaniami, których znaczenia do końca nie rozumiem? Może lepiej nie będę próbował. Zobacz, są ukryte stroje do zdobycia. Jest strój ukrytyk do zdobycia. To czy to satysfakcjonuje twoją potrzebę? Pewnie nie. O, już nie będziemy teraz ludzie tyle godzin, kolejnych godzin pakowali w poszukiwania jakichś ciekawostek, tajemnic i sekretów Miraża. Bo nie ma po prostu czasu. Ale ponownie. Dlaczego nie ma czasu? Dlatego, że szykują się ciekawe wydarzenia w ten weekend w Warszawie. Nie będę teraz dokładnie mówił, o co chodzi, ale śledźcie mojego Instagrama jutro, to wszystkiego się dowiecie. A jeżeli jesteście z Warszawy, to być może będziecie całkiem zadowoleni. Będzie fajna okazja na spiknięcie się i to w takich dość nietypowych i powiedziałbym całkiem ekskluzywnych warunkach, tak więc czajcie się, ponieważ ekskluzywne będą nie tylko z nazwy, ale też z możliwości wzięcia w tym udziału, ponieważ ilość miejsc będzie ograniczona. Nie przeze mnie, żeby nie było. O, Bartuno, 4 miesiące, dobry wieczór, człowiek wraca z pracy, a tu live i nic więcej do szczęścia nie potrzebuje. Cieszę się, że tak mówisz w takim razie. Niestety live już dobiega powoli końca.
Tak więc dużo szczęścia ci nie zagwarantuję, ale potem możesz obejrzeć go z powrotem. Bum. Co mamy tutaj w środku? Skrzynunia! Dziękuję bardzo. Ale skamerska, bo musiałem zużyć moje ostrze. A! O kurwencja. Dobra, myślałem, że zginę, ale na szczęście się to lepiej dla mnie skończyło. Chowaj miecza! Nie! Okej, okay, już myślałem, że zeskakuję. Sztywny git to zwód, wiem, bo brat o tym napierdalał. A bierzesz pod uwagę opcję, że brat cię oszukał? Tak jak na przykład, nie wiem, wkręcić młodszemu bratu, który jeszcze nie ogarnia świata, że palcówka to jest po prostu taki sposób pięknie, na pozdrowienie. Kurwa. Pięknie. Taki sposób na pozdrowienie na przykład kogoś i powiedzcie, żeby zaproponował na Wigilii babci palcówkę. To by była jakaś opcja. Otwórz mapę świata. No i co? Takim sposobem odkryliśmy, proszę Państwa, cały świat Bagdadu i okolic. Wszystkie wieże zsynchronizowane, gadżety zupgrade'owane, tajemnice poodkrywane. Nie mam całego sprzętu, jaki da się tutaj zdobyć, ale myślę, że satysfakcjonująco będziemy mogli powoli dążyć do finału całej tej historii. Szczególnie, że jeżeli chodzi o śledztwo, bezspoilerowo, został mi tutaj ten grzmot już do załatwienia, potem całe śledztwo tutaj, no a potem myślę, że w jakiejś formie dążenie do finału. Tak więc w przeciągu najbliższych tygodni to się wszystko pięknie rozwiąże. Tak więc, moi drodzy, ja wyłączam sobie już tutaj Assassina. Widzicie pięknie cel spełniony, niespełniony. Oczywiście, że niespełniony, ale to jak bardzo poszedł dzisiaj do przodu, przekroczyło trochę moje wszelkie oczekiwania. Nie wszystkie wieże? No dobra, to może nie wszystkie. Jakaś jeszcze pewnie by się może gdzieś znalazła, ale mniejsza z tym. A w innym terminie może się nimi zainteresujemy. A faktycznie, może tam jakaś jest? Nie. Patrzę teraz po tej mapie, co ja tutaj mogłem pominąć. A nie ukrywam, że mogłem. Kurwa, no i teraz muszę to sprawdzić, jak żeście mi to napisali. Czekajcie. Create filter, proszę mi wyłączyć wszystkie te filtry. All markers hide. I teraz gdzie będą... merchanty, nie merchanty, stable viewpointy. O, tam może jakiś jeszcze jest, kurwa, jeden ukryty. Trzy tam u góry, tutaj trzy takie. W mieście całkiem sporo. Dobra, nieważne, nieważne. Eksploracja, gra zapisana, możemy wychodzić. Wydaje mi się, że ma wszystkie... Nieważne są już teraz. Są procenty, a jak się ma ten cel procentowo-kwotowo? No, nie bez powodu ustawiłem tutaj procenty, bo nie chcę tutaj straszyć jakimiś ogromnymi kwotami, które się wyświetlają na ekranie. Po prostu procenty muszą być wystarczające. Ale Shady Wolf, jebaniutki! To powiem, że codziennie mam z tym problem i psychom mam wrażenie, że to pomaga, ale nie wiem, do czego to doprowadzi. Shady, słuchaj. Alkohol to jest bardzo zdradliwe zwierzę i myślę, że powinieneś się mieć na baczności, ponieważ nawet się nie obejrzysz, a drink każdego dnia staje się twoim standardem i niestety drink każdego dnia można już spokojnie podciągać pod jakąś formę alkoholizmu, więc trzymaj się uważnie. Okej. Chcecie Jula Wilusa? Dobrze, proszę, ale jeden filmik obejrzymy. Jeden filmik, bo godziny się już robią późne, tak więc żeby tutaj nie przeginać, coś sobie odpalimy, zobaczymy, czy będzie jakościowe. A może przypomnisz, ile procent dała dotacja 600 zł? A no nie, no. Nie, no dobra, mogę wam powiedzieć. Ja chuj, to Laseraptor. Na elewację ulubione AC. Bartono, tyle razy mówiłem. Dobra, jak muszę wybrać, to powiem... Albo Odyssey z tych nowszych, albo Brotherhood z tych starszych. To chyba moja finalna odpowiedź. Albo AC2, nie jestem pewien. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie. Ja tam wrzuciłem chyba, nie wiem, wydaje mi się 40 tysięcy złotych. Mniej więcej taką szacowaną cenę w tej chwili tej elewacji. Tak więc no, procenty zapierdalają. Zresztą jak widzicie. Nowe Unusual Videos, a jakiś Memerman może nowy. Wiecie co? Nie. Wiecie, jaki jest problem z robieniem jakiegokolwiek Jula Wilusa w tej chwili? Jako, że chcę opublikować ten odcinek w najbliższym czasie, nie chcę mieć absolutnie żadnych problemów z prawami autorskimi. A niestety wszelkie te filmiki, jak zresztą zauważyliście, mogą prowadzić do naprawdę negatywnych konsekwencji związanych z usuwaniem tych claimów, ponieważ filmy są blokowane na całym świecie, bo jak mi wyłączą zarabianie, to ja mam to gdzieś, ale niestety, jako że jest to stream sponsorowany i graliśmy w Assassina, ja nie mogę ryzykować, że ten film zostanie zablokowany z ryzykiem, że nie będzie się go dało sensownie przetworzyć w taki sposób, żeby dało się to odzyskać. Tyle wam mogę powiedzieć. Tak więc nie będziemy odpalali nowego streama, zrobimy taki deal. Nie będziemy robili dzisiaj Jula Wilusa i to w tej chwili jest moja decyzja finalna, ale będziemy streamowali jeszcze raz w przyszłym tygodniu. Wydaje mi się, że jakoś w okolicach premiery Cities Skylines 2,
ponieważ chciałbym pograć w tę gierkę i stworzyć najbardziej skasztanione miasto na świecie, w którym ludzie nadal będą żyli. I obiecuję wam, że zrobimy sobie wtedy potężną porcję Jula Viulusa, która będzie trwała dłużej niż trwałaby, gdybyśmy nie zawiązali teraz tego deala. Muszę wam zaproponować coś takiego, ponieważ mimo iż miałem dobre tutaj zamiary, to jednak nie mogę pozwolić na to, żeby mi tutaj wygrzmocili 7000 claimów, a potem jeszcze, żebym musiał to usuwać. Plus mamy stream sponsorowany, tak więc ograniczmy się może do po prostu grania w Assassina oraz tego typowego streamowego początku. Cały tydzień czekać. Wybacz, Endu. Pięknie, pięknie. O, oczywiście, że Gawku jeszcze Gawku, nie chciał na końcu. 150 zł. Siemano. Jezus Maria, wy jesteście nienormalni. Człowiek myśli, że se pogra w Assassina wieczorem, a potem dzieją się tak popierdolone rzeczy. No ale chyba sam sobie tutaj jakby, nie wiem, zasłużyłem? Nie wiem, to takie trochę zbyt cwaniackie słowo mam wrażenie opisujące tę sytuację. Cyberpunka byśmy woleli. Kaszmir, no ale może też się znajdzie chwilę na Cyberpunka. Spokojnie, do przyszłego tygodnia jeszcze nie skończymy wszystkich tych odcinków z Widma Wolności, bo się to tak będzie w taki sposób rozkładało. Tak więc zobaczycie na bieżąco, jak to będzie wyglądało. No i co? No i chyba tyle. Chyba będziemy kończyli. Mam już po 23 w środku tygodnia, żeby się trzymać mojej własnej tutaj, matematyki, którą wcześniej zastosowałem. Wytnę Jula Viulusa. Tak, i to wycinanie będzie trwało kolejny tydzień, przez co nie opublikuję zapisu tego streama i nagle będą ludzie się pytali na odcinkach z Assassina, dlaczego jest przeskok w moich umiejętnościach, odkryciu mapy, a ja nie mogę opublikować, tak jak było z tym pierwszym odcinkiem Cyberpunka, znaczy pierwszym streamem. I musiałem czekać z publikacją dwóch kolejnych cały tydzień, póki tamten pierwszy się przetworzył. Kokainą! Więc wybacz, Adix, wiem, że łamię wasze serduszka, ale mam nadzieję, że mimo wszystko poza tym dobrze się bawiliście na całym dzisiejszym streamie i pośmiejemy się i może nawet więcej tych śmiesznych filmików wyjdzie na czas następnego streama, który nie będzie już sponsorowany i nie będę musiał się czaić, żeby był jak najszybciej publiczny, bo tak to sobie po prostu zaplanowałem. Życie youtubera łatwe nie jest, co nie? Jak to było? Ciężkie życie youtubera, kurwa mać! Ozi Szczecin. Pozdrowionka z pobytu we Wrocławiu. Dziękuję ci ślicznie, Ozi, miłego pobytu we Wrocławiu. Wrocław pamiętam z jednego zajebiście ładne kamienice, ale słyszałem, że tam są konkursy na odnawianie kamienic. No i Gawku, nie wiem, co mam ci więcej powiedzieć, jako że powiedziałeś tylko siemano, więc ja też ci powiem siemano! Dziękuję ci ślicznie za wsparcie. No, pojebanie się wypełnił dzisiaj ten ranking. Dziękuję ślicznie za wasze wsparcie, za waszą dzisiejszą obecność. Czy planuję znowu miasto Rond? Kert, powiem ci... Myślę, że zobaczę, gdzie zabierze mnie... Jesteś pojebany! Gawku, 200 zł. Nie będzie Ilil? Nie, Gawku, nie będzie Ilila. Przed chwilą taką tutaj już monolog wygłosiłem, w sumie cały ten stream to monolog wygłosiłem na temat tego, dlaczego go nie będzie, ale są to powody czysto techniczne i moje serduszko też chciałoby go zrobić, ale wiem, że wolę zrobić dwa razy dłuższego następnym razem, niż zrobić teraz i potem żałować. Tak więc... Kończmy, proszę, bo moje serducho nie wytrzyma tego, co się dzieje. Dziękuję ci, Gawku, za przepotężne wsparcie i od razu oczywiście wskoczenie do tego rankingu dzisiaj. No i miasto Ślimako City, czemu nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy już siądziemy do tworzenia. Dziękuję wam ślicznie za dzisiejszy pobyt, dziękuję, Gawku, za twoje wsparcie, dziękuję wszystkim tym szaleńcom, którzy się tutaj dzisiaj pojawili. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli podobał się wam Assassin's Creed Mirage, macie w opisie linkacza, żeby go sobie załatwić dla siebie. I to tyle. Ja się przygotuję tutaj do puszczenia wam napisów, bo dzisiaj oczywiście wsparcia w postaci wsporników też była cała masa i mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś udaje mi się spełnić te moje postanowienia Stream Labs, postanowienia większej ilości streamów po tym, jak przez lata streamy były tak naprawdę... No cóż, rzadkością, a wszyscy, którzy byli wspornikami, robili to z dobroci serduszka i obiecanki streamów nigdy się nie spełniały. Mam, jak widzicie, szczere postanowienie, żeby jakoś to odmienić i mam nadzieję, że jakoś mi to idzie. Tak więc Mai wypierdziela z rządu? Mai? Kim jest Mai? No cóż, wyniki powinny być już w dużej mierze podsumowane, tak więc jutro będzie ciekawy dzień w mediach polskich. Tak więc no, streamy... się dzieją i streamy się dziać będą, a szykują się nam naprawdę bardzo intrygujące przyszłe tygodnie. Dwie duże premiery, trzy duże premiery, a w grudniu jeszcze czwarta, tak więc będzie grubo. Dziękuję wam ślicznie za dzisiejszą obecność.
Dziękuję za wsparcie, dziękuję za to, że jesteście. Jakie plany na resztę nocy? Coś bym zjadł pewnie, może pogramy z Tysią w coś, może obejrzymy trochę One Piece'a, a jutro powrót do nagrywania. Tak więc ja uciekam. Dzięki wielkie, trzymajcie się, łapa w górę i pa, pa. Przycisk mi nie działa. Kurioja! A bit home.